Reincarnation of TH Strongest Sword 726 726750. Reinkarnacja Najsilniejszego Boga Miecza. Rozdział 726 Wojna Gildii. Rozdział 726 Wojna Gildii. Odkąd Stony Forestown znalazło się pod kontrolą Zero Wing, miasto rozwijało się szybciej z dnia na dzień. Ze względu na góry kamiennego szponu, Stony Forestown stało się już miejscem schronienia dla elitarnych graczy. W mieście stale powstawały różne obiekty, miasto przechodziło niekończącej się zmiany i ulepszenia. W tym momencie miasto posiadało sześć kuźni. Było ponad 20 hoteli. Mimo że zgromadziło się więcej graczy niż wcześniej, nie było już długich kolejek, kiedy miasto po raz pierwszy wpadło w szpony Zerowing. Nie musieli już czekać kilku godzin na naprawę sprzętu. Jednak odkąd Zero Wing zrezygnowało z rozwijania samych gór kamiennych szponów i skupiło się na podbijaniu lochów drużyny i awansowaniu gdzie indziej, atmosfera Stony Forestown stała się niezwykle intensywna. Wydawało się, że w każdej chwili wybuchnie wojna między gildiami. Chociaż Zerowing zrezygnowało z rozwoju gór kamiennych szponów, liczba gildii i uzupełniających zapasy w stony Forestown nigdy nie zmniejszyła się. Wręcz przeciwnie, każdego dnia przybywało więcej gildii. Dzięki temu dochód magicznych kryształów za był stabilny. Różne duże gildie były bardzo zazdrosne i wszystkie pragnęły zastąpić za na stanowisku menedżera Stone Forestowna, wewnątrz rezydencji gildii i tajnego pawilonu. Wujku Iwan, tak nagle, wezwałaś nas tutaj. Czy wydarzyło się coś poważnego? zapytał młody mężczyzna. Ten młodzieniec nosił uzbrojenie ze srebrnej jółki i nosił na plecach ciężki miecz. Jego wyraz twarzy był obojętny, a rudy włosy nosił w szpiczasty sposób. Młodzieniec promieniował duszącą rządzą krwi, która nie pozwalała nikomu podejść do niego przypadkowo. Co więcej, poziom tej młodzieży był bardzo wysoki. Był poziomu 34. Mógłby znaleźć się na samym szczycie listy rankingowej Królestwa Starmoon. Oprócz tego młodzieńca w sali gildii czekało też sporo młodych mężczyzn i kobiet. Ci mężczyźni i kobiety również mieli bardzo wysokie poziomy, z najniższym z nich na poziomie 33. Najsłabszym elementem wyposażenia, który nosili, był poziom 30 finegold. Nawet w pierwszorzędnych gildiach takiej wysokopoziomowej i dobrze wyposażonej osoby były niezwykle rzadkie. Jednak prawie stu takich graczy stało w sali gildii tajnego pawilonu. Oczywiście, stało się coś dobrego. Zimna jesień? Nie mów mi, że nie zapomniałeś. Dlaczego przywódca gildii kazał ci tu przyjechać? Juan który osiągnął już poziom 35, i obecnie nosił zestaw długich czarnych szat, powiedział, chichocząc. Każda większa potęga wykształciłaby swoich własnych ekspertów. Tymczasem zimna jesień była najwybitniejszą postacią wśród nowej generacji tajnego pawilonu. Był także geniuszem, rozpoznawanym przez wielu starszych ich członków założycieli gildii. Ten rozdział załaduj najpierw na nowelbin. Co? He? Czy kwiat siedmiu grzechów wreszcie zaczął działać? Zapytała podekscytowana zimna jesień. Aby pozwolić im, nowemu pokoleniu gildii, poznać siłę kwiatu siedmiu grzechów, ich liber gildii wysłał ich w podróż do to pokazałoby im różnicę między ich władzą a władzą organizacji. Przynajmniej nie pozostaną ignorantami jak żaby na dnie studni. Chociaż sekretny pawilon był potężną siłą w wirtualnym świecie gier, w porównaniu z nieporównywalnie tajemniczym kwiatem Siedmiu Grzechów, pawilon był prawie niczym. W końcu kwiat Siedmiu Grzechów był organizacją, która budziła strach nawet w sercach Supergildii. Jednak słyszałem, że po kilku atakach kwiatu Siedmiu Grzechów członkowie zerowink stali się bardziej ostrożni i zachowali niski profil. Zarówno główne siły Gildii, jak i legion Mrocznego Boga albo trzymali się w boskim Koloseum, albo po przebraniu na wykonywanie zadań. Przestali tworzyć zespoły, aby awansować na polach. Nawet Kwiat Siedmiu Grzechów nie mógł znaleźć okazji do ataku. Jak organizacja mogła teraz znaleźć szansę na ruch? Czy mogą planować zamienić swoje życie, ignorując swoje bezpieczeństwo, aby zabić swoje cele? Zapytała Saltatum, zastanawiając się głośno. Widzieli kilka bitew pomiędzy zabójcami z Kwiatu Siedmiu Grzechów a Skrzydłami Zero. Jednak członkowie Zero Wing byli bez broni. Zanim zabójcy organizacji zdążyli wykorzystać pełnię swoich sił, gracze z Zero Wing zginęli. Zimna Jesień musiała jednak przyznać, że wśród Zero Wing było kilku potężnych ekspertów. W ostatniej tajnej bitwie między tymi dwiema organizacjami zero Wing miało dziesięciu członków po swojej stronie. Z drugiej strony kwiat siedmiu grzechów wysłał sześcioosobową drużynę, by zaatakowała Zero Wing. Podczas tej bitwy Asasyn o imieniu taniec ognia spisał się znakomicie. Walczyła z przywódcą partii zabójców do zastoju. W końcu aktywowała umiejętność Berserk, zabijając jednego z zabójców i uciekając z życiem. Jednak pod koniec tej bitwy Zero Wing poniosło 9 śmierci, podczas gdy jeden z kwiat o siedmiu grzechów zmarł. Mimo to był to niesamowity wynik, ponieważ podczas poprzednich rozmów między nimi Zero Skrzydło zawsze cierpiało całkowicie, podczas gdy kwiat siedmiu grzechów wychodził bez sztanku. Te bitwy nie były spowodowane tym, że Therowink miało słabych członków. Stało się tak dlatego, że Kwiat Siedmiu Grzechów był po prostu zbyt silny. Zimna Jesień zastanawiał się nad swoimi możliwościami w takiej sytuacji. W najlepszym razie był pewny, że będzie walczył od stóp do głów ze zwykłym członkiem Kwiatu Siedmiu Grzechów. Gdyby żadna ze strony nie miała przewagi klasowej, jego szanse na zwycięstwo wynosiłyby około 50%. Jeśli chodzi o walkę z liderem partii, różnica w sile była zbyt duża. Nie miały nawet szansy na przeżycie lub ucieczkę. Tym razem Kwiat Siedmiu Grzechów wysłał mniej niż 50 członków. Tymczasem ci, którzy mogliby zostać liderami partii w organizacji, byliby przynajmniej ekspertami od Flowing Water Realm. Sam zim na Jesień był zaledwie ekspertem półstopniowego królestwa wyrafinowania. Bez większych różnic pod względem atrybutów podstawowych miał zerowe szanse na wygraną z ekspertem z Flowing Water Realm. Nie wspominając, że jego sprzęt był gorszy od przywódców partii Kwiatu Siedmiu Grzechów. Nie tylko ich ekwipunek mogło znajdować się na samym szczycie boskiej domeny, ale przywódcy partyjni nauczyli się także wielu rzadkich umiejętności. Każdy z nich posiadał potężne umiejętności berserka i wszyscy byli nieludzko silni. Stąd zimna jesień zachwycała się tańcem ognia. Fakt, że taniec ognia mógł walczyć z liderem partii, a nawet zabić członka partii przed ucieczką, pokazał, że była znacznie silniejsza niż on. Jednak jednym z powodów, dla których taniec ognia mógł osiągnąć ten wyczyn, było to, że jej atrybuty przewyższały lidera drużyny Kwiatu Siedmiu Grzechów. Miała nawet umiejętność berserka, która trwała dziesięć minut. Bez tych zalet ona również podzieliłaby ten sam los, co członkowie jej zespołu. Ten rozdział załaduj najpierw na Novelbin. Co? To nie jest Kwiat Siedmiu Grzechów. To są już powiedział Yuan Kiekszin, klęcąc głową. Czy Sojusz Gwiezdny nie skupiał się na rozwoju Gór Kamiennych Szponów? Dlaczego nagle mieliby chcieć podbić Stony Forestown? Zimna jesień nie wierzyła, że jakakolwiek moc w boskim domenie jest w stanie zająć Stony Forestown. Przeciwko obecnym graczom strażnicy NPC poziomu 150 potrzebowali tylko jednego ciosu, aby zakończyć walkę. Mnóstwo wysoko postawionych strażników NPC również chroniło miasto. Zrozumiesz, gdy zobaczysz oficjalne fora powiedział Iwan ksin Zolt natychmiast otworzyło fora Starmon Kingdom. Rzeczywiście, na samej górze pierwszej strony, masywne litery zwracały uwagę na konkretny post. Co więcej, post został stworzony przez nikogo innego jak przywódcę gildii Star Alliance, Galaxy Past Star Alliance oficjalnie rzuca wyzwanie Zarowink Poczekamy w górach kamiennych szponów Ty odważysz się zaakceptować? Jeśli Zarowink nie ma odwagi podjąć tego wyzwania, możesz ukryć się w stronę forestowym do końca życia Chociaż stanowisko zostało właśnie wydane, wielu członków Star Alliance stale je popierało W komentarzach zdyskredytowali także Zarowink Czy Zarowink nie ma być imponujące? Ty odważycie się przyjąć nasze wyzwanie? Czarny Płomień, czy nie jesteś ekspertem numer jeden w Królestwie Księżyca? Jeśli jesteś wystarczająco silny, przestań się ukrywać i walcz ze mną. Pokaż mu światu, jak cię rozwaliłem na miazgę. Rzeczywiście, wszyscy członkowie Zero Wing to tchórze. Jedyne, co potrafią zrobić, to ukryć się w bezpiecznej strefie. A więc tak właśnie jest. Zimna jesień natychmiast zrozumiała, co się dzieje. Wygląda na to, że stara Alliance również nie radzi sobie teraz zbyt dobrze. Bez zaopatrzenia, które oferuje Stony Forestown, nawet z funduszami, rozwój Sojuszu Gwiezdnego w górach kamiennych szponów pozostaje w tyle za innymi gildiami. Oczywiście gildia nie może na to pozwolić. Teraz, gdy Kwiat Siedmiu Grzechów ma do czynienia z ekspertami Zerowing, jest to idealna szansa dla przymierza na zadanie potężnego ciosu gildii. Jeśli sojuszowi się powiedzie po zakończeniu okresu ochronnego Stone forestown, sojuszowi będzie o wiele łatwiej przejąć władzę, wyjaśnił Iwan Kekszin. Dlatego wezwałem was wszystkich tutaj, aby się przygotować. Rozumiem. Każe wszystkim się przygotować. Mam nadzieję, że Zerowing nie będzie próbował uniknąć tej bitwy. Solteuton uważał, że lider gildii Zerowing, Wing, Black Flama, nie był tak głupi, by dać się nabrać na tak żałosną prowokację. Jednak w przypadku gildii sprawa była inna. Gdyby Zero Wing chciało zachować swoją reputację, nie miałoby innego wyjścia, jak zaakceptować wyzwanie Star Alliance. Reinkarnacja najsilniejszego boga miecza. Rozdział 727 Wojna. 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 Rozdział 727 Wojna. 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 Winter University River rezydencja gildii Zero Wing. Z powodu nagłej prowokacji Star Alliance, Zero Wing było w rozsypce. Wcześniej brak reakcji gildii na unicestwienie Legionu Mrocznych Bogów powodowało, że wielu członków gildii czuło się przygnębionych. Gdyby nie akwarosy powstrzymujące wszystkich, wielu członków rzuciłoby się do gór kamiennych szponów w poszukiwaniu zemsty. Teraz, kiedy Star Alliance również rzucił takie wyzwanie, jak mogli powstrzymać swój gniew? Ponieważ trudno było zlokalizować niewielką liczbę niezależnych graczy, mogli zignorować poprzedni atak. Jednak w przypadku Star Alliance była to inna historia. Ich wróg przygotował nawet pole bitwy. Nawet jeśli sojusz gwiezdny był pierwszorzędną gildią i zastawił pułapkę, musieli pokazać wszystkim, że Terowink nie jest gildią, którą można prowokować. W najgorszym przypadku musieliby umrzeć tylko raz. Wiceliderka Akwa, wszyscy w Gildii są gotowi do walki. Jeśli dasz słowo, natychmiast odejdziemy i unicestwimy gwiezdny sojusz. Wielu kluczowych członków wystąpiło do przodu i zadeklarowało: Zero Wing nie było już tak słabą Gildią początkujących jak wcześniej. Teraz był władcą UE Periwers City. E. Gildia liczyła już ponad 100 tysięcy członków. Mieli nawet blisko 20 tysięcy elitarnych członków. Chociaż pozostali nie byli elitami, też nie byli od tego daleko. Zdecydowanie mogliby podjąć walkę z Sojuszem Gwiezdnym. Zbyt lekko podchodzicie do tej sytuacji. Ponieważ star Alliance odważył się otwarcie nas sprowokować, są pewni, że nas pokonają. Co więcej, Sojusz Gwiezdny nie jest naszym jedynym wrogiem, powiedziała akwarosa, potrząsając głową. Po obejrzeniu tego posta na forum byłoby kłamstwem, gdyby powiedziała, że nie jest wściekła. Gdyby była zwykłym członkiem Gildii, do tej pory rozerwałaby członków Sojuszu Gwiezdnego na polu bitwy. Nie była jednak zwyczajnym członkiem Gildii, więc nie mogła tego zrobić. Musiała wziąć pod uwagę Gildię jako całość. Dopóki nie była to jedna z ważnych postaci Gildii, nawet gdyby zginęły dziesiątki razy, nie miałoby to wpływu na Gildię. Gdyby jednak każdy członek Elity zginął choć raz, Gildia zostałaby ranna. Gdyby tak jak się stało, najlepszym scenariuszem byłoby spowolnienie rozwoju gildii i utrata dotychczasowych zalet. W poważniejszym przypadku rozwój gildii ulegnie stagnacji i od tego momentu gildia nie będzie już mogła walczyć o dominację nad domeną boga. Cały ich czas i wysiłki pójdą na marne. Taka sytuacja miała miejsce wielokrotnie w historii wirtualnego świata gier. Zaangażowane gildie już dawno zostały zapomniane. Dlatego gildia musiała być niezwykle ostrożna na każdym kroku, jaki robiła. Pasja nie wystarczyła, by gildia została władcą w boskim domenie. W przeciwnym razie nie byłoby tak mało pierwszorzędnych gildii. Jednak jeśli Zero władca University, nie zareaguje właściwie na prowokację Sojuszu Gwiezdnego, to wszelki prestiż, jaki zdobyła Gildia, zniknie jak dym. Kto w przyszłości dołączyłby do takiej Gildii? Ten rozdział załaduj najpierw na Co? Tym razem Star Alliance zniżył się. W rzeczywistości stosują technik czemną taktykę, powiedział Taniec Ognia, marszcząc brwi. Jednak jeśli przyjmiemy ich wyzwanie, Kwiat Siedmiu Grzechów pomoże im z boku, atakując ekspertów naszej Gildii. Inne Gildie mogą nawet spróbować wykorzystać sytuację i również uderzyć. Star Alliance nas pochłonie ogniu walczyłaś już z przywódcą partii z Kwiatu Siedmiu Grzechów. Czy nasze główne siły i legion rocznych bogów naprawdę nie mają z nimi szans? Zapytała Akwarosa, rzucając tańce ognia za niepokojone spojrzenie. Kwiat Siedmiu Grzechów ma sprzęt, który w niczym nie ustępuje naszemu głównemu oddziałowi. Tylko ci z nas, którzy noszą wyposażenie z zestawu jeden poziomu, są od nich nieco silniejsi. Są to jednak eksperci, którzy mają doświadczenie wieloletnich prób i udręk. Nawet najzwyklejszy członek organizacji jest tylko nieznacznie słabszy ode mnie pod względem technik walki. Większość ich członków jest znacznie silniejsza ode mnie. Gdyby nie moja broń kwipunek, a także Magic Scrolls i Power of Darkness, nie wytrzymałbym długo przeciwko temu liderowi drużyny. Kiedy spotkałem się z tym liderem partii, jego obrona była bez zarzutu. Był w stanie z łatwością przejrzeć wszystkie moje ataki i przygotować się. Czułem się, jakbym walczył z naszym przywódcą Gildii. Słysząc doświadczenie fiergance, każdy zaciągnął się chłodnym powietrzem, a ich poprzednia pasja całkowicie zniknęła. Wszyscy w końcu zrozumieli, jak przerażający był kwiat siedmiu grzechów. Techniki walki tańca ognia zajęły trzecie miejsce w zerowinki, tylko s mógł z nią wygrać z absolutną pewnością. Jednak tylko zwykły członek kwiatu siedmiu grzechów posiadał techniki walki, które były prawie takie same jak tańca ognia. Tymczasem zabójców było aż pięćdziesiąt. Walka z nimi byłaby jak zmierzenie się z pięćdziesiąt tańcami ognia. Co więcej, wśród tych pięćdziesiąt osób były potwory, które mogłyby rywalizować z czarnym płomieniem. Osiągnięcie zwycięstwa byłoby niemożliwe. Potwór taki jak Black Flame może odegrać niewyobrażalnie ogromną rolę w wojnie z dziesiątkami tysięcy graczy. Tymczasem musieli pokonać co najmniej sześć takich potworów. Prawdę mówiąc, kiedy czarny płomień zobaczył listę zabójców, nawet on był zaskoczony. Wiceli co mamy robić? Blackie zaczął trochę panikować. Ani walka, ani ukrywania się nie wchodzą w grę. Nie mogę podjąć tej decyzji. Skontaktujmy się najpierw z naszym liderem gildii. Prawdę mówiąc, Aquarosa wpadła na pomysł wysłać część członków gildii do walki, pozostawiając za sobą główną siłę gildii. W ten sposób, nawet gdyby ponieśli klęskę z rąk Sojuszu Gwiezdnego, zachowaliby podstawową siłę bojową gildii. Nadal będą mogli walczyć o supremację nad domeną Boga. Jednak tylko Black Flame mógł podjąć ostateczną decyzję. Wszyscy przytaknęli na zgodę. Kiedy Aquarosa wspomniała o swoim liderze gildii, w sercach wszystkich rozkwitło poczucie czci i pewności siebie. Dopóki ich przywódca gildii wydał rozkaz, nawet gdyby musieli walczyć do ostatniego człowieka i wielokrotnie ginąć, dopóki nie osiągnęli poziomu zero, zrobiliby to z własnej woli. Co najwyżej zaczęliby wszystko od nowa ze swoim liderem gildii. Ten rozdział załaduj najpierw na Nowelbin. Co? Nagle drzwi sali konferencyjnej się otworzyły. Znajoma postać pojawiła się przed Aquarosa i innymi. Przywódca gildii. Przywódca gildii? Wróciłeś? Natychmiast wszyscy w sali konferencyjnej wstali. Siedzieć. Już wiem, co się dzieje. Eshaifeng nie mógł powstrzymać swojego szczęśliwego uśmiechu, kiedy zobaczył wszystkich w pokoju. Wszyscy radzili sobie bardzo dobrze, powstrzymując się, nie dając Kwiatowi siedmiu grzechów szansy na atak. Teraz nadszedł czas, aby ich lider Gildi wszedł na scenę. Blackie, jaki jest status mojej poprzedniej prośby? Zapytał Eshaifeng. Kupiliśmy wszystko, co wpadło nam w ręce. Melancholik udał się nawet do innych królestw i imperiów, aby je kupić. Powinniśmy mieć wystarczająco dużo na nasze potrzeby, powiedział z przekonaniem Blackie. Dobrze. Zbierz dla mnie te materiały. Nie martw się o cenę. Dopóki cena nie przekroczy dwukrotnie wyższej ceny, kup wszystko powiedział S. Feng, kiwając głową. Następnie przekazał blackiemu listę materiałów potrzebnych do wytworzenia dziewięciogwiazdkowej domeny polarnej. Odwracając się do Aquarosa, powiedział: Ponieważ Sojusz Gwiezdny chce wojny, to wojna jest tym, co im damy. Aqua, wybierz 10 tysięcy elitarnych członków gildy i przygotuj ich do wyruszenia w góry kamiennego pazura. Wszyscy członkowie głównych sił i legion mrocznych bogów również powinni wyruszyć i uzupełnić swoje zapasy. Wszyscy, zniszczmy Sojusz Gwiezdny. Kiedy S. Feng skończył mówić, członkowie jego gildii byli zdumieni. Żaden z nich nie przypuszczał, że s haifeng będzie tak decydujący. Jednak w mgnieniu oka w sercach wszystkich pojawiła się duma. Ich lider gildii był zbyt fajny. Dzisiaj, nawet gdyby doznali całkowitej anihilacji, pokazaliby, że Wing nie było łatwe do zastraszenia. Reinkarnacja najsilniejszego Boga miecza. Rozdział 728 popularne góry kamiennych szponów. Rozdział 728 popularne góry kamiennych szponów. Po zakończeniu delegowania zadania z haifeng udał się do jednego ze specjalnych pomieszczeń kuźniczych w firmie handlującej przy świecach. Gwiezdny sojusz zniknął przez cały ten czas. Oczywiście gildia wysłałaby dużą liczbę swoich elitarnych członków. Na podstawie informacji uzyskanych przez Akwarosa, Star Alliance wysłał ponad 80 tysięcy elitarnych członków. Sojusz wysłał ponad czterokrotnie więcej niż posiadało skrzydło Zero. Co więcej, to nie był koniec. Oprócz Sojuszu Gwiezdnego, inne duże gildie potajemnie wysłały dużą liczbę graczy, aby pomóc Sojuszowi Gwiezdnemu. Zebrało się ponad 120 tysięcy elit. W starciu czołowym 0 Zero miał zerowe szanse na zwycięstwo. Sojusz Gwiezdny miał również pomoc ekspertów Kwiatu Siedmiu Grzechów. Dopóki Kwiat Siedmiu Grzechów przyszpilił lub zabił ekspertów Zero Wing, nie mieliby nadziei na ucieczkę przed rzezią. Chociaż Delikatny Śnieg powiedział, że pomoże, nawet jeśli uwzględnią moc Roborosa, wciąż nie wystarczają, aby zapewnić zwycięstwo. Lider gildii, oto wszystkie materiały, o które prosiłeś powiedziała Melancholic Smile, wchodząc do kuźni. Zaczęła układać materiały na kamiennym stole. Melancholic Smile rozumiał siłę star Alians. Zero Wing nie miało szans tym przeciwnikiem. Jednak w tak ważnym okresie Ace zamknął się w tej kuźni, produkując przedmioty. Była zdezorientowana. Czas mijał, krok po kroku. W Królestwie gwiezdno księżycowym zawrzał. Star Alliance, pierwszorzędna gildia, miała zmierzyć się z Zerowing w górach kamiennych szponów. Jak ktoś mógł nie być podekscytowany, wszyscy chcieli zobaczyć, kto zwycięży. Z jednej strony Star Alliance był pierwszorzędną gildią z potężnym zapleczem i niezliczoną liczbą członków. Tymczasem, chociaż zerowing nie liczyło tylu członków, posiadała armię ekspertów. Gildia miała nawet potworną postać, taką jak czarny płomień. Ten rozdział załaduj najpierw na Novelbin, Co? W zewnętrznym regionie gór kamiennych szponów. Odkąd sojusz gwiazdny wypowiedział wojnę Zero Wing, duży obszar w zewnętrznym regionie został oczyszczony, aby działał jako pole bitwy nadchodzącej bitwy. Sojusz Gwiezdny spokojnie czekał na przybycie Zero Wing. Gilde Leader Galaxy, jak przewidywaliśmy, Zero Wing zaczął gromadzić swoich członków. Wygląda na to, że planują walczyć do samego końca, powiedział ze śmiechem przywódca Gildeut Gloria Useho. Lider Gildieho, zapewniam, że nie zawiedziemy panny Wilnow. Dopóki Zero Wing pokaże ich twarze, pokażemy im całkowitą i całkowitą zagładę. Jeśli chodzi o ekspertów Zero Wing, zostawię ich tobie, powiedział Galaxy Past, śmiejąc się podobnie. Możesz być pewny. Reputacja kwiatu siedmiu grzechów nie jest niezasłużona. Dopóki wykonają ruch, nawet czarny płomień zerowinko oddał mu życie, powiedział Gloriaus Echo, pewnie poklepując go po klatce piersiowej. Wcześniej Gloriaus Echo słyszał tylko o kwiecie siedmiu grzechów. Tym razem osobiście był świadkiem potęgi organizacji. Żadna pierwszorzędna gildia nie miała tą potęgą. Do tej pory Loriaus Echo obejrzało nagranie bitewne z Kwiatu siedmiu Grzechów w starciu z Legionem rocznych Bogów ponad półtuzin razy. Pod względem wyposażenia Legion rocznych Bogów może plasować się na szczycie domen boga. Nawet najsilniejszy Legion Twilight nie mógł się równać z Legionem Mrocznych Bogów. Jednak tym, co najbardziej szokowało z Echo, była berserk skill Legionu. Wszyscy 300 członków Legionu posiadało umiejętność Berserk. Po aktywacji i umiejętności Berserk nawet najsłabszy członek miał siłę, by przytłoczyć eksperta z piątego piętra sprzętem z najwyższej półki. Ani Twili ani Star Alliance nie posiadały ponad 100 ekspertów, którzy przedarli się przez czwarte piętro Tower. Nawet Gildia Weteranów, taka jak Twili miała tylko około tuzina takich ekspertów więcej niż Sojusz Gwiezdny. Tymczasem ci eksperci byli uważani za posiadające najwyższą siłę bojową pierwszorzędne gildie, takie jak ich posiadane. Jak na drugorzędne gildie, nawet 30 takich ekspertów byłoby imponujące. Jednak Legion Mrocznych Bogów miał 300. Po obejrzeniu Legionu rocznych Bogów, Gloria Echo w końcu zdał sobie sprawę, dlaczego Black Flammy był tak pewny siebie i był w stanie spojrzeć w dół na Filitecho, posuwając się nawet do walki z Open Source Corporation. Mimo to 50 graczy w Lover of Seven się zniszczyło 300 rocznego Legionu. Pomimo przewagi liczebnej, Legion rocznych Bogów został prawie unicestwiony, a Kwiat Siedmiu Grzechów nie poniosła ani jednej śmierci. Ten rozdział załaduj najpierw na Co? Różnica była ogromna. W takim razie będę musiał ci za to podziękować. Galaktyczna przeszłość roześmiała się. W rzeczywistości, nawet bez kwiatu siedmiu grzechów, Galaxy Past był pewny, że pokona Zero Wing. Star Alliance i Overhelming smile potajemnie połączyły siły, a Overhelming smile wysłał dużą grupę ekspertów, aby wesprzeć Star Alliance. Wśród ekspertów było kilku, którzy mogliby nawet zagrozić Galaxy Past. Kapitan tych ekspertów, Wilk Wojenny, był nawet kimś, kogo Galaxy Past mądrzej się obawiał. Oprócz przytłaczającego uśmiechu, Sojusz Gwiezdny zawarł także tajne porozumienie z innymi dużymi gildiami, a te duże gildy wysłały również wielu ekspertów, aby wesprzeć Sojusz Opierając się na najnowszych statystykach Zero Wing, gildia liczyła ponad 200 członków, którzy przeszli przez czwarte piętro Tower. W królestwie gwiazdnego księżyca nie było ani jednej gildii, która mogłaby zbliżyć się do tej liczby. Jednak po uwzględnieniu ekspertów, których wysłały inne gildie, Galaxy Past liczyło po swojej stronie ponad tysiące ekspertów z piątego piętra. Czysto pod względem liczbowym już co najmniej 5 razy przekroczyły Zero Wing. Zero Wing nie miał szans na wygranie tej wojny. Jednak o ile nie dbali już o swoją reputację, Zero Wing nie mogło się wycofać. W przeciwnym razie Zero Wing stałby się pośmiewiskiem. Stracą prestiż, na który zasłużyli. Co więcej, Zero Wing nie miałby tyle szczęścia, co podczas wojny o stony forestown. Galaktyczna przeszłość wybrała do bitwy góry kamiennych szponów właśnie dlatego, że obawiał się, że Zero Wing w jakiś sposób wymyśli innego potężnego potwora. Jednak w zewnętrznym regionie gór kamiennych szponów nie było potwora, z którym sojusz gwiezdny nie mógłby sobie poradzić. W jednym z kamiennych lesów w górach kamiennych szponów członkowie przytłaczającego uśmiechu usunęli potwore. Na czele stał teczowy wojownik poziomu 34, który dzierżył masywną, ciemnoniebieską tarczę. Ten wojownik tarcz walczył obecnie z dwoma lordami jednak pomimo jednoczesnego otrzymywania ataków dwóch lordów, ten wojownik tarcz pozostał stabilny jak żelazna ściana. Bez względu na to, jak ciężko walczyli dwaj lordowie półarkowie, nie byli w stanie przebić się przez tarczę tego wojownika. Bo z Wolf, Zero Wing jest tym razem naprawdę skończony. Nie tylko musi stawić czoła Star Alliance, ale także musi stawić czoła nam. Dopóki zmiażdżymy Zero Wing, Winter University będzie należeć do Overhelming Smile. Szybujący wąż, który zbombardował lorda Płorków nie mógł powstrzymać podekscytowania siłą ich armii. Overhelming Smile i Star Alliance po prostu pracują, aby uzyskać to, czego każdy z nas chce. Co więcej, Zero wing nie jest naszym głównym celem. Zamiast tego musimy przeszkodzić Uroborosowi. Nie wolno ci się zemścić na Zero Wing pod wpływem impulsu, powiedział wilk wojenny o bladej twarzy. Spoglądając na Soaring znakę, kontynuował. Co więcej, jest za wcześnie, aby określić wynik tej bitwy. Nie zapomnij, jak mroczna gwiazda zginęła w rękach czarnego płomienia. W miarę możliwości lepiej unikać kłopotów. Szefie wilk, duża siostra Yowlan już mi o tym przypomniała. Dlaczego miałbym działać impulsywnie i ignorować szerszy obraz? Powiedział szybujący wąż, śmiejąc się. Podczas gdy różne duże gildie przygotowywały się do wojny, S. haifeng zakończył wytwarzanie przedmiotów w specjalnym pokoju kuźniczym firmy handlowej przy świecach. Akwa, każ głównemu oddziałowi i legionowi mrocznych bogów zebrać się w rezydencji w Stone Forestown. Reinkarnacja najsilniejszego boga miecza. Rozdział 729 Zasady Wojny. Rozdział 729 Zasady Wojny. Miasto Kamiennego Lasu. Pod dowództwem S. haifeng główne siły, zarobinki legionu mrocznych bogów szybko zebrały się w rezydencji w Gildii Stone Forestow. Słyszałem, że Star Alliance zgromadził wielu ekspertów. W końcu będę miał szansę rozciągnąć mięśnie, powiedział Berserker, Miecz Cienia, pieszcząc swoją broń poziomu 1, oddech burzy, a duch walki płonął mu w oczach. Stojąc obok Cola, Yfumian, Blade, Shadows Fort, Zola, Y-Wumian, Rampant Blade, Flaying Shadow, Minor Wind, Turtledowe i inni członkowie głównych sił Zero Wing skinęli głowami na znak zgody. Odkąd Kwiat Siedmiu Grzechów zaatakował główne siły Zero Wing, S-N nakazał im pozostać w mieście i trenować w boskim koloseum. Chociaż ich paski XP ledwo się poruszały w ciągu ostatnich kilku dni, ich techniki walki znacznie się poprawiły. Zwłaszcza wskaźnik ukończenia umiejętności u wszystkich poprawił się skokowo dzięki pomocy stuwina jagotowego. Wcześniej tylko taniec ognia, fioletowa chmura i róża wodna mogły utrzymywać swój wskaźnik ukończenia umiejętności na poziomie 85% i wyższym. Teraz jednak i oni mogli to zrobić. Chociaż ich techniki były wciąż słabsze niż taniec ognia i pozostałe dwie kobiety, z ich najlepszym wyposażeniem i klejnotami poziomu 3, zabójcy kwiatu siedmiu grzechów nie powinni mieli ich z celami. Po krótkim oczekiwaniu w sali gildii, S-Hyfeng pojawił się w sali rezydencji po użyciu zwoju transferu gildii. Członkowie zerowink natychmiast zasalutowali z szacunku. Aqua, skończyłeś organizować magiczny zespół klasowy? Zapytał S.H.I. Feng, odwracając się do Aquarosa. Uzyskał mnóstwo informacji na temat sojuszu gwiezdnego od Gentle Snow. Mając zaledwie 10 tysięcy elitarnych członków, nie mieli szans w starciu z armią ponad 100 tysięcy elitarnych graczy. Gdyby chcieli rzucić wyzwanie tak dużej armii, musieliby polegać na dziewięciogwiazdkowym domenie polarnym. Tymczasem najbezpieczniej było dla graczy utrzymujących intermediaty Magica Array, aby mieć jak najwięcej many. Dlatego s Feng poprosiła Qvarose, aby wybrała graczy klasy magicznej, którzy skupili swoje wolne punkty atrybutów na inteligencji. Wszystko zostało zaaranżowane. Zgodne z twoimi instrukcjami utworzyłem 20 grup po 9 graczy. Każdy gracz otrzymał mnóstwo zwojów izolacji i eliksirów niewidzialności, poinformowała Qvarose. W porządku. Daj im to. Każda osoba dostanie tylko jeden zwój, nie więcej. s Feng ujawnił nowo wyprodukowane dziewięciogwiazdkowe magiczne zwoje Polar Domain. Jeśli ktoś przystąpiłby do walki, straciłby efekty zarówno zwojów izolacji, jak i eliksirów niewidzialności. Byli jednak bardzo przydatni w zasadce. Ten rozdział załaduj najpierw na nowelbin. Bin. Co? Nagle do sali gildii wpadł melancholijny uśmiech. Dysząc, powiedziała, przywódca gildii, przyniosłem to, o co prosiłeś? Dobrze. Rozdaj je głównym siłom i rocznych mrocznych bogów. Każda osoba otrzyma 10 advanced frost grenades i 100 intermediate frost grenades. Dodatkowo członkowie głównego oddziału otrzymają dwie bomby odblaskowe. Wreszcie, elitarni członkowie biorący udział w wojnie otrzymają po 10 pośrednich granatów mrozowych po instruowała z Bomba odblaskowa była bardzo łatwa do wyprodukowania dla inżynierów i nie miała takiego samego czasu odnowienia jak granaty mrozowe. Co więcej, podobnie jak granat mroźny, bomba blasku była nieocenionym narzędziem wojennym. Niestety, S. H. Feng znalazł tylko jeden projekt. Nawet jeśli inżynier pośredni Starstrike Trading firm produkował je stale, zdołał stworzyć tylko około 200 bomb, ledwie wystarczających do zasilania głównej siły. Chociaż słowa S. H. Fenga były spokojne, jego podwładni byli szokowani. Wcześniej używali granatu mrozowego. Był to jeden z strategicznych przedmiotów gildii, które trzymali w rezerwie. Jednak chociaż wiedzieli, że przedmiot sprzedawany jest tylko w black City, żaden z nich nie wiedział dokładnie, gdzie można go kupić. Obecne jest q jawnił lokalizację jedynie i i mile. Średni granat lodowy. Skuteczny przeciwko potworom i graczom poniżej poziomu 70. Zadaje 800 obrażeń od mrozu w promieniu 12 metrów, zamraża cele na 5 sekund, a następnie zmniejsza prędkość ruchu o 60% na 12 sekund. Cena. 10 srebrników. Zaawansowany granat mrozowy. Skuteczny przeciwko potworom i graczom poniżej 120 poziomu. Zadaje 2000 obrażeń od mrozu w promieniu 15 metrów, zamraża cele na 5 sekund, a następnie zmniejsza prędkość ruchu o 60% na 12 sekund. Cena. 70 srebrników. Chociaż te narzędzia byłyby tylko w połowie mniej skuteczne przeciwko graczom, nadal miałyby wpływ. Tylko, że te przedmioty były niesamowicie drogie. Jednak do tej bitwy S-Hyfang przygotował tak wielu. Gilgia wydała 6800 zł na Główne Siły i Legion rocznych Bogów. Po uwzględnieniu lokacji dla 10 tysięcy elitarnych członków, Gilgia wydała łącznie 16800 zł. Nawet Star Alliance, który otrzymał wsparcie finansowe od Open Source Corporation, nigdy nie mógł wydać tylu monet na jednym tchu już nigdy dobrowolnie nie rozstałby się z taką sumą pieniędzy. Jednak S-Fank w ogóle się nie wahał. Nawet dla Zero Wing 16800 sztuk złota nie stanowiło kieszonkowego. To były pieniądze, które Zero zgromadził po wielu trudnościach. Jednak S-Fank nie przejmował się szczególnie wydatkami. Nie tylko poprosił melancholijny uśmiech o zakup granatów mrozu. Poprosił również o coś jeszcze potężniejszego. Ten przedmiot był droższy niż wszystkie granaty mrozowe, które kupili razem. Ten rozdział załaduj najpierw na Co? Innym może nie być łatwo poradzić sobie z armią ponad 100 tysięcy elitarnych graczy. Dla S. Fenga, który miał monety do wydania, nie było to wcale trudne. Nawet najlepsi gracze byliby ograniczeni pod żelaznym kopytem militarnej armii. Aby zwiększyć swoje szanse na pokonanie sojuszu Gwiezdnego, S. Feng musiał zwiększyć ogólną siłę gildii. Najlepszą metodą było uzbrojenie każdego członka elity w średnio zaawansowane granaty mrozowe. S. Feng grał w Domain od ponad 10 lat. Stracił rachubę liczby Wars, w których brał udział, dlatego był doskonale zaznajomiony z działaniem Guild Wars. Aby zapewnić zwycięstwo w wojnie gildii, poleganie na elitarnych i doświadczonych graczach nie wystarczyło, by zwyciężyć. W bitwach Boskiego Królestwa kluczowe były również magiczne narzędzia. Weźmy na przykład pierścień Podwójnego Węża, który kiedyś był sławny na całym kontynencie. Był to rodzaj strategicznej broni, która nawet w rękach zwykłego gracza mogła wysłać setki tysięcy elitarnych i doświadczonych graczy biegających z ogonami podwiniętymi między nogi. Była to broń, która mogła sprawić, że różne królestwa i imperia zadrżały ze strachu. W końcu, gdy różne królestwa i imperia zapłaciły niewyobrażalną cenę, udaje im się zniszczyć Pierścień Bliźniaczego Węża. Tak więc w przyszłości różne duże gildy desperacko inwestowały pieniądze w badania nad tymi przedmiotami, tylko że obecni gracze jeszcze nie zdali sobie sprawy, jak potężne mogą być magiczne narzędzia. Dlatego czuli, że mogą polegać na liczbach i ekspertach, aby zapewnić zwycięstwo w bitwie. Mimo że efekty Frost Grenades zostały zmniejszone o połowę przeciwko graczom, były one więcej niż wystarczające, aby dać Litom Star Alliance szansę na zdobycie pieniędzy. Przy odpowiednim użyciu granaty mrozowe mogą nawet dać Gwiazdnemu Przymierzu ważną lekcję. Bitwy w Królestwie Boga niekoniecznie mogły być wygrane większą armią. Można było też utopić przeciwników pieniędzmi na śmierć. Po tym, jak wszyscy z Zero Wing zostali wyposażeni w niezbędne zapasy, pod wodzą SH i Fenga, śmiało wyruszyli w kierunku gór kamiennych szponów. Szybkie spojrzenie. Pochodząc z Zero Wing, wow, oni naprawdę będą walczyć. Musieli stracić rozum. Co zamierzają zrobić z tak małą liczbą osób? Czy próbują się zabić? Wielu niezależnych graczy z pogardą oglądało armię Zero Wing, która składała się z nieco ponad 10 tysięcy graczy. Należy wiedzieć, że Star Alliance miał po swojej stronie ponad 100 tysięcy elitarnych graczy. Co próbuje zrobić czarny płomień? Dlaczego wysłał tak mało osób? Czekając przy wejściu do lochu gór kamiennych szponów, Gentle Snow zmarszczyła brwi, gdy zobaczyła zbliżającą się armię Zerowink. Czy mógł się poddać? Reinkarnacja najsilniejszego Boga Miecza. Rozdział 730, wydobyty miecz. Rozdział 730, wydobyty miecz. Za bramą transferową kurkamiennych kamiennych szponów elitarna armia Uruborosa czekała na swoich sojuszników. Bitwa z udziałem setek tysięcy graczy różniła się od bitew, w których uczestniczyły tylko setki lub tysiące graczy. Niewiele było miejsc, które mogłyby pomieścić bitwę na taką skalę. Jeszcze mniej prawdopodobne było znalezienie odpowiedniego obszaru wewnątrz lochu. Przed wybuchem wojny trzeba było najpierw zorganizować swoje wojska. Lekkomyślne wejście do bitwy doprowadziłoby tylko do zguby. Dlatego delikatny śnieg powstrzymał Uroborosa przed wejściem do gór Kamiennych szponów. Zamiast tego zdecydowała się poczekać na przybycie Zerowink. Ouroboros był pierwszorzędną gildią. Chociaż Gildia straciła sporo swoich elit w wyniku walk wewnętrznych, nadal posiadała pochodzenia z pierwszej klasy gildii. Co więcej, dzięki swojej rezydencji gildii w Stone Forestown, Ouroboros rozwijali się znacznie szybciej niż ich konkurenci. W tym momencie domena boga ewoluowała już od ery monet do ery magicznych kryształów. Mając wystarczającą ilość magicznych kryształów, pierwszorzędna gildia z silnym zapleczem mogłaby szybko wykształcić elitarnych graczy. Uroboros miał już ponad 60 tysięcy elitarnych członków. Mieli tylko nieco mniej niż wtedy, gdy podbili stony za pomocą zerowink. Jednak jeśli ktoś chciałby porównać jakości elitarnych członków, zerowink wciąż był nieco lepszy od Uroboros. S- zawsze był zwolennikiem jakości nad ilością. W przeciwnym razie zerowink miałoby 40 tysięcy lub 50 tysięcy elitarnych członków, a nie 20 tysięcy. Przywódca gildii Black Flame, co zaplanowałaś na wojnę z Sojuszem Gwiezdnym? Zapytała Gentle Snow, odwracając się do s FENGA. Początkowo Gentle Snow myślał, że s sprowadzi do tej wojny wszystkich członków swojej gildii powyżej 30 poziomu. Nigdy nie wyobrażała sobie, że wyśle tylko 10 tysięcy elitarnych członków. Jeśli tak, nie miała innego wyjścia, jak tylko zmienić swój pierwotny plan. Po stronie Star Alliance było ponad 100 tysięcy graczy. Według ostatnich raportów, które otrzymała, mieli ponad 150 tysięcy elit. Gdyby Zero Wing przyniosło wszystkich swoich członków na poziomie 30 i wyższym, po uwzględnieniu elitarnych członków o Uroboros, mieliby również ponad 100 tysięcy graczy. Prawdę mówiąc, wielu zwykłych członków Zarowingu byłoby uważanych za elity w innych gildiach. Ten rozdział załaduj najpierw na Nowelbin.com. Jednak Zero Wing było bardzo surowe w stosunku do swoich elitarnych członków. Nie tylko trzeba trafić w cel zarówno pod względem poziomu, jak i technik walki, ale musi także być w stanie pokonać elitarnego potwora na tym samym poziomie. Stąd nawet do tej pory gildia nie miała wielu elitarnych członków. Gdyby Zero Wing wysłało 40 tysięcy członków, ogólna siła bojowa armii byłaby najprawdopodobniej wyższa niż armia 40 tysięcy elitarnych członków innych gildii. Dlatego nawet gdyby zmierzyli się z armią Star Alliance składającą się ze 150 tysięcy elit, ich armia licząca 100 tysięcy graczy nadal miałaby szansę na zwycięstwo. Jednak s Feng tego nie zrobił. Zero Wing ściągnie ogień wroga, podczas gdy Uroboros zaatakuje szczypcami z boków, powiedział bardzo prosto s Feng. Zanim Sojusz Gwiezdny rzucił wyzwanie, s Feng sformułował już plan poradzenia sobie z wrogą gildią. Chociaż góry kamiennego Pazura były rozległe, lochy pokryte były gęstymi lasami i górzystymi regionami. Obszar ten miał niewiele równin, a także były one niewielkie. Nigdzie nie było wystarczająco dużo, by rozegrać bitwę setek tysięcy. Byłoby cudem, gdyby w jednej strefie bitwy mogło zmieścić się kilka tysięcy graczy. Dlatego s Feng zdecydował się wysłać tylko dziesięć tysięcy elitarnych członków. Gdyby wysłał ich więcej, nie mieliby wystarczającej liczby dziewięciogwiazdkowych, magicznych tablic domeny polarnej. Naprawdę nie potrzebujesz żadnego z naszych członków. Delikatny śnieg przywiązywał wielką wagę do tej wojny gildii. Ouroboros był już w tej samej łodzi co Zero Wing. Jeśli Zerowink poniesie porażkę, Uroboros również ucierpi w górach kamiennych szponów. Gwiezdny Sojusz i ich sojusznicy dopilnują tego. Musieli pokonać gwiezdny sojusz bez względu na wszystko. Jeśli usuną sojusz Gwiezdny z obrazka, inne gildzień zawahają się, zanim ruszą przeciwko nim. Oczywiście delikatny śnieg nie zapomniał o problemie z kwiatem siedmiu grzechów. Jednak zabójcy z kwiatu siedmiu grzechów będą atakować tylko ekspertów Zero Wing. Nie braliby udziału w bitwie pomiędzy elitarnymi członkami. Dlatego niekoniecznie musiałyby wpłynąć na wynik wojny. Dopóki szybko zmiażdżą elitarną armię sojuszu gwiezdnego, sojusz gwiezdny będzie walczył o powrót do rozgłosu. Nie ma potrzeby. Już się przygotowałem. Kiedy nadejdzie czas, musisz tylko pamiętać o swoim pragnieniu wyeliminowania Sojuszu Gwiezdnego, powiedział S. Haifeng, Jego usta wykrzywiły się w pewnym uśmiechu. Następnie, gdy obie Gildian zakończyły przygotowania, weszły w góry kamiennego pazura. Główna siła, podążaj za mną. Legion mrocznych bogów będzie grotem i przeniknie do rdzenia Sojuszu Gwiezdnego. Wszyscy inni, jak już rozmawialiśmy, podzielili się na dziesięć legionów i posuwali się powoli. S. Haifeng wykrzykiwał swoje rozkazy po wejściu do gór kamiennych szponów. Decyzja S. Feng zmyliły Akwarosa i pozostałych. W tak ogromnej bitwie chciał, aby wszyscy eksperci za rowing zebrali się w jednym miejscu. Odrzuciliby zalety eksperta na polu bitwy. Ten rozdział załaduj najpierw na Nowelbin. Co? Na tak dużym polu bitwy ich wrogowie się rozproszyli. Skupiając wszystkich swoich ekspertów w jednym punkcie, chociaż ich siła bojowa była zdumiewająca, byliby w stanie odebrać tylko ograniczoną liczbę istnień. Nie byliby tak skuteczni na polu bitwy, jak mogliby być. W porządku, dość marzeń. Przenosić. Rozkazał Elshai Oczywiście rozumiał obawy wszystkich. Nie miał jednak czasu na wyjaśnienie swojego planu. Chociaż formacja ta nie przeniosłaby korzyści Gildii na polu bitwy, nie dałaby jednak Kwiatowi Siedmiu Grzechów dobrej okazji do uderzenia. Co więcej, mogliby zmniejszyć liczbę ofiar Legionów Elitarnych. Kwiat Siedmiu Grzechów był organizacją zabójców. Zostali wynajęci tylko do jednej rzeczy na tym polu bitwy do zabicia ekspertów Zero S. Hyfeng potwierdził to w sekretnym pawilonie. Dopóki nie było ekspertów w Elitarnych Legionach, Kwiat Siedmiu Grzechów nie zawracał sobie głowy pomaganiem Gwiezdnemu Sojuszowi, zabijając elitarnych członków Zero Wing. Gdyby jednak ekspert pojawił się wśród elitarnych legionów, nawet jeśli zabójcy byli niechętni, nie mieliby innego wyboru, jak tylko usunąć elitarnych członków blokujących im drogę. Zadałoby to śmiertelny cios. S. Hyphen był ekspertem od królestw płynącej wody, więc rozumiał, jak korzystne dla ekspertów od królestw wyrafinowania był tak wąski teren. Wiedział też, jak skuteczni są tacy eksperci w bitwie z udziałem tysięcy graczy. Dlatego eksperci zarówno musieli się skupić. To był jego pierwszy powód. Jego drugim powodem było wypędzenie zabójców w jedno miejsce. W ten sposób nie musiałby tracić czasu na ich poszukiwanie. Mógł zastawić pułapkę, żeby ich złapać od razu. Pod dowództwem s Fenga wszyscy natychmiast zaczęli się ruszać. s Hi Feng bezpośrednio poprowadził 100 głównych żołnierzy w szarży na najwyższy szczyt w zewnętrznym regionie Gór Kamiennych Szponów. Obszar ten był ulubionym miejscem bitwy na dużą skalę. Stamtąd mógł widzieć ogólną sytuację i kierować swoją armią. Ouroboros okrążył również skraj Gór Kamiennych Szponów. Tymczasem na szczycie wzgórza w zewnętrznym regionie Gór Kamiennych Szponów, galaktyka Lider Gildii, Zero Zerowink wkroczyła w góry Kamiennego Pazura. Jednak Zero Wing przyniosło tylko 10 elitarnych członków. Wygląda na to, że stara Alliance nie zobaczy zbyt wiele akcji. Jeśli nie będziesz działać szybko, inne gildi mogą zdziesiątkować skrzydło zero, zanim zobaczysz jakąkolwiek akcję Gloria sachę, ostrzegł bezczelnie drugiego lidera gildii. Nie mógł powstrzymać się od śmiechu, kiedy otrzymał raport o przybyciu zero wink. Możesz nawet nie dostać udziału w sprzęcie, które upuszczają. Słysząc to, Galaksy past potrząsnął głową i roześmiał się, mówiąc, w końcu wygląda na to, że black flamy nie jest wystarczająco odważny, by zająć ostatnie miejsce. Właściwie wysłał tak niewielu ludzi. Purpurowy, wydawaj moje rozkazy. Niech czerwone pióro natychmiast poprowadzi do bitwy 30 tysięcy elitarnych żołnierzy. Nie możemy pozwolić, by inny gildie ukradła nagrodę. Zrozumiany. Purpurowe oko skontaktowało się z czerwonym piórem. Reinkarnacja najsilniejszego Boga miecza. Rozdział 731 flury. Rozdział 731 flury. Po tym, jak duże gildie otrzymały doniesienia, że Zerowing wysłało 10 tysięcy elitarnych członków do gór kamiennych szponów, rozpoczęli mobilizację swoich żołnierzy. Chociaż różne duże gildii wysłały tylko niewielką liczbę elit i ekspertów, istniało kilkanaście dużych gildii wspierających sojusz gwiazdny. W rzeczywistości całkowita liczba elit i ekspertów wysłanych przez różne duże gildie była tylko nieznacznie mniejsza niż armia sojuszu gwiezdnego. W sumie mieli ponad 70 tysięcy graczy. Gdyby różne gildie poszły na całość, mogłyby zgromadzić więcej elitarnych graczy niż razem star Alliance Euroboros. 10 tysięcy elit nie wystarczy nawet, aby wypełnić luki między naszymi zębami. Oczywiście, Zero Wing jest tutaj tylko po to, by się pojawić. Nie mają odwagi stawić nam czoła. Obecnie jesteśmy najbliżej wejścia do lochów, więc ekwipunek Zero Wing będzie nasz do wzięcia. W Królestwie Starmo on Zero Wing słynęło z posiadania sprzętu z najwyższej półki. Pomimo poziomu 31 lub 32, elitarni członkowie zwykłych gildii zwykle nosili tajemnicze żelazo i tajne srebro na poziomie 25, a bardzo niewielu posiadało tajemnicze żelazne sprzęty na poziomie 30. Jeśli chodzi o broni i wyposażenie zęszlachetnego złota na poziomie 25, tylko niewielka liczba elitarnych graczy miała przywilej posiadania jakiejkolwiek broni. Tymczasem sekretny srebrny sprzęt poziomu 30 był uważany za luksus. Jeśli chodzi o przedmioty z cienkiego złota na poziomie 30, uważano je za wyposażenie najwyższej klasy i tylko najważniejsi członkowie gildii mieli szczęście nosić taki sprzęt. W końcu ekwipunek z szlachetnego złota miał tylko nieznacznie wyższą częstotliwość wypadania w dużych lochach drużynowych. Jednak drużyny, które mogły napadać na lochy drużynowe na poziomie 30 na dużą skalę, były rzadkie. Nawet pierwszorzędne gildy miały tylko kilkaset drużyn zdolnych do najeżdżania takich lochów. W związku z tym sprzęt poziomu 30 Fine gold był niezwykle rzadki. A co z elitarnymi członkami Zero Najgorszy sprzęt, jaki nosili, to tajny srebrny sprzęt poziomu 25. Wielu z nich miało nawet jeden lub dwa elementy drobnego złotego ekwipunku poziomu 25, a niektórzy mieli nawet tajemny srebrny ekwipunek poziomu 30. Nie trzeba było wspominać o podstawowych członkach zerowink i głównych członkach sił. Plony, które mogliby zyskać z zabicie dwóch lub trzech elitarnych członków zero byłyby jak zabicie woda na poziomie 30 lub wyższym. Jednak jak rzadkie i trudne było radzenie sobie z potworami rangi HTTI, nawet przy drużynie złożonej z 20 alitarnych graczy poświęcenia nie było konieczne, aby zabić woda na poziomie 30. Istniało nawet ryzyko wyczyszczenia zespołu. Jednak to była inna historia, gdyby ich przeciwnicy byli elitarnymi graczami. Kiewtainy polowe będą rosły w siłę w zależności od liczby graczy, którzy ich najeżdżają. Elitarni gracze nie zrobiliby tego, co znacznie ułatwiłoby im radzenie sobie z nimi. Gdy różne duże gildie po cichu zbliżyły się do wejścia do lochu, wielu graczy, których zadaniem była obrona strategicznych miejsc, zaczęło narzekać. Powiedz, dlaczego nasze szczęście jest takie złe? Jaki jest sens przebywania nas w tym zapomnianym przez Boga miejscu? Inni prawdopodobnie zniszczą zero wing, zanim zbliżą się do nas. Podczas gdy wszyscy inni mogą ugryźć kawałek ciasta, my nawet nie poczujemy okruchów. Wiem, prawda? Przełożeni powiedzieli nawet, że możemy zatrzymać połowę łupów, które otrzymujemy od zabitych wrogów. Ostatnim razem zatrzymaliśmy tylko jedną czwartą łupów. Nawet teraz nadal nie zdobyłem żadnego złotego wyposażenia poziomu 30. Tym draniom, którzy poszli do przodu, poszczęściło się tym razem. Ten rozdział załaduj najpierw na nowelbin. Co? Gdybym wiedział, że coś takiego się wydarzy, nie zgłosiłbym się na ochotnika do obrony tego obszaru. Mogłem zabić kilku członków zarobinki i ulepszyć mój sprzęt. Elitarny legion liczący dwa tysiące ludzi, stojący na szczycie góry, jęknął, gdy z zazdrością obserwowali ognie bitwy w pewnej odległości, prawie śliniąc się. W międzyczasie, pod dowództwem S. Fenga, główne siły zarowink dotarły do podnóża tej góry niepostrzeżeniem za pomocą zwojów izolacji i mikstur niewidzialności. Mając te dwa przedmioty, nawet co Oko Rangera ich nie wykryją. Grupie bardzo łatwo było okrążyć armię różnych dużych gildii. Lider gildii, zbadałem sytuację za pomocą Sokolego oka. Na szczycie góry powinno być około 2000 graczy, wśród nich ponad 20 posiada doskonały sprzęt. Powinni być ekspertami relacjonował Minor Wind na czacie zespołu. Ponad 20 ekspertów. S- nie mógł powstrzymać się od śmiechu. Ci ludzie traktują ten szczyt zbyt lekko. Ogień, prowadź swoją grupę, pozbądź się najpierw ich uzdrowicieli. Wszyscy pozostali skupcie się na swoich pozycjach. Zbierz się razem, jak to tylko możliwe, zanim użyjesz umiejętności OE. S- w ogóle nie traktował poważnie 2000 elitarnych graczy. Sprzęt noszony przez główne siły Zero Wing był uważany za jeden z najlepszych w całej dominie boga. Mieli co najmniej podwójne atrybuty swoich wrogów. Nawet Legion rocznych Bogów mógł z łatwością pokonać 2000 elitarnych graczy. Jedynymi, którzy mogliby rzeczywiście stanowić zagrożenie, byłoby ponad 20 ekspertów. Obecnie tymi, których można uznać za ekspertów, byli gracze, którzy dotarli przynajmniej na piąte piętro Trial tower. Niestety, nawet najsłabsi członkowie Głównych Sił Zero byli ekspertami od szóstego piętra. Dlatego S- nie miał cienia wątpliwości, że jego drużyna wymorduje armię 2000 elitarnych graczy. Strażnicy, którzy obserwowali sytuację na górze, nie wykryli podejścia S- i innych. Lider Gildii, jesteśmy na pozycji. Fire Dance, który stał w niewielkiej odległości od wrogiej drużyny uzdrowicieli, powiedział cicho przez czat drużynowy. Latający cień i ośmiu innych asesynów towarzyszyło tańcowi ognia. Lider gildii, dotarliśmy do magicznej drużyny wroga, zameldowała cicho Cola. S. Feng stał w niewielkiej odległości od ponad dwudziestu ekspertów. Dzięki połączeniu kroków, pustki i efektów mikstury niewidzialności nawet łowca lub druid z wyostrzonymi zmysłami nie wykryłby S. Hyfeng. Zabij ich. S. Hyfeng warknął. Natychmiast wszyscy ruszyli do akcji. Taniec ognia aktywował dodatkową umiejętność zestawu ekwipunku poziomu 1 dla zabójców, poruszenie, zwiększając jej szybkość ruchu i szybkość ataku o 50% na 20 sekund. Następnie wykonała zasadzkę i wbiła swój płonący krótki miecz w plecy kapła na 32 poziomu. Ten rozdział załaduj najpierw na nowelbin.com. 15 267 Kleryk, który miał blisko 7000 PW, zginął natychmiast. Klasy magiczne były bardzo kruche. Nie tylko posiadali bardzo małą obronę, ale także brakowało im umiejętności pasywnych, które zmniejszały obrażenia. Przeciwko tańcowi ognia, który szczycił się zarówno wysoką siłą ataku, jak i współczynnikiem trafień krytycznych, klasy magiczne nie wytrzymały nawet jednego ciosu. Nawet bez trafienia krytycznego, taniec ognia może zabić kleryka z ponad 7000 HP jednym ruchem. Wraz z nagłą śmiercią kleryka pozostali uzdrowiciele byli oszołomieni. Uzdrowiciele byli zazwyczaj bezpieczni w sercu legionu. Dotarcie do nich niepostrzeżenie było prawie niemożliwe, a jednak ich wróg właśnie to zrobił. Jednak najbardziej przerażającym aspektem tańca ognia były jej obrażenia. Natychmiast zabiła kleryka z prawie 7000 PW, tak po prostu, po tym, jak taniec ognia zabił, kleryka 32 poziomu, natychmiast wykonała cios w plecy, jej krótki miecz zatopił się w pobliskiej wyroczni. 11485. Zadając kolejne krytyczne uderzenie, Firedance natychmiast zabił wyrocznię z ponad 6000 HP. W tym samym czasie Flying Shadows i pozostali rozpoczęli własne szaleństwo zabijania. W jednej chwili zespół uzdrowicieli liczący ponad 200 członków stracił ponad 10 graczy. Wpadamy w zasadzkę. Nagle krzyknął gracz. Jednak gdy tylko ten gracz ogłosił atak, usłyszał krzyki. Ogień wojny oświetlił okolice. Aktywując szarżę, Miecz Cienia przybył przed Elementalistą o poziomu 32. Zanim ten Elementalista mógł użyć mrugnięcia, Berserkier zmusił go do w Shadowsford następnie wykonał cięcie trąby powietrznej, obrażenia ponad 4500 punktów pojawiające się nad głowami wszystkich wrogów w promieniu 8 yardów, niektórzy otrzymali nawet krytyczne obrażenia o wartości ponad 9000 punktów. Nawet doświadczeni gracze z klasą magiczną na poziomie powyżej 30. Rzadko mieliby więcej niż 8000 HP. W mgnieniu oka Shadowsford zabił trzech graczy, podczas gdy czterech utrzymało się na nitce HP. Jednak miecz cienia, swoim poprzednim atakiem, aktywował również umiejętność pasywną miecza obośnego niebieskiego ognia, taniec niebieskiego ognia. Machając gwałtownie mieczem, Shadow Sword wysłał przed siebie stożek niebieskiego ognia, zadając ponad 7600 obrażeń i zabijając kolejnych 8 graczy. Główne siły Zero Wing dopiero rozpoczęły swój atak, ale w mgnieniu oka padło blisko 300 elitarnych graczy. Dla głównej siły Zero Wing ci elitarni gracze byli jeszcze mniejszym wyzwaniem niż zwykłe elitarne potwory. Przywódco, spadamy w zasadzkę. Niektórzy bystrzy gracze pospiesznie wezwali na pomoc swojego lidera zespołu. Jednak, gdy ci gracze przesunęli wzrok w kierunku lidera zespołu, wszyscy byli oszołomieni. Niezliczone boskie, złote miecze spadły na ich przywódcę i innych ekspertów, a nad ich głowami pojawiły się obrażenia o wartości ponad 5500 punktów. Ci, którzy otrzymali trafienia krytyczne, otrzymali ponad 10 tysięcy obrażeń każdym błyszczącym ostrzem. W mgnieniu oka połowa z ponad 20 ekspertów zginęła, podczas gdy wszyscy pozostali zostali zamknięci w obszarze działania Squiff Reinkarnacja najsilniejszego Boga Miecza. Rozdział 732 Niepowstrzymany miecz. Rozdział 732 Niepowstrzymany Miecz. Czarny płomień. Kilkunastu ekspertów odwróciło się, by spojrzeć na SH Fenga, który nagle się pojawił, a ich oczy rozszerzyły się w szoku. Wyższe szczeble różnych gildy już dawno wyryły w swoich umysłach imię czarnego płomienia. Stąd bardzo dobrze znali jego wygląd. Nosił całkowicie czarną zbroję, łącznie z płaszczem narzuconym na ramiona, nawet jego oczy przypominały nocne niebo. Z pasa zwisały mu dwa przepiękne miecze, jeden z Inżmaragdu, a drugi lśniący czarny. Czarny płomień po prostu tam stał, ale wydawało się, że stał się ogniskiem tego pola bitwy. Ich instynkty krzyczały ostrzegawczo. Wszyscy bądźcie ostrożni, nie walcz z nim w zwarciu. Endless Plains, ranger na poziomie 33, który dowodził tym militarnym legionem, pospiesznie ostrzegł swoich towarzyszy. Używaj ataków dystansowych. W odpowiedzi pozostali przy życiu eksperci pokiwali głowami, a na ich twarzach pojawiły się poważne miny. Reputacja Czarnego Płomienia była po prostu zbyt potworna. Miał nawet tytuł na sura. Nawet najlepsi eksperci z goty z byli w stanie wytrzymać tylko kilka ruchów przeciwko niemu. Kilka filmów bitewnych Czarnego Płomienia zostało nawet uznanych za nauczanie pisma dla szermierzy. Znajomość czasu i umiejętności black Flamy całkowicie przewyższyła innych doświadczonych szermierzy o kilka poziomów. Chociaż żaden z nich nigdy nie wierzył, że może wygrać z czarnym płomieniem w walce jeden na jednego, nigdy nie wyobrażali sobie, że po osobistym spotkaniu z czarnym płomieniem mężczyzna będzie tak przerażający. Pomimo bycia szermierzem, Black Klamy zbliżył się do nich niepostrzeżenie, opierając się na zwoju izolacji i miksturze niewidzialności. Jego atak z zaskoczenia był tak szybki, że nie zdążyli zareagować. Co więcej, nie tylko atak czarnego płomienia ich złapał, ale ten pojedynczy atak pochłonął prawie połowę ich liczebności. Nawet ich Defense i HP Guardian Knixt i Shield Warriors stracili blisko 4000 HP. Co gorsza, była to tylko umiejętność typu kontrolującego. Logicznie rzecz biorąc, takie umiejętności zwykle zadają niskie obrażenia. Jednak moc ukradła jedną trzecią hakę strażników i wojowników tarcz. Gdyby czarny płomień użył umiejętności zadającej wysokie obrażenia, konsekwencje byłyby niewyobrażalne. Tysiąc polowań ja go powstrzymamy. Szukaj okazji, by go zaatakować. Nie martw się, że nas uderzysz, powiedział tarczowy wojownik poziomu 34 o imieniu World Defender, podnosząc swoją zadziorowaną tarczę w kształcie diamentu i rzucając się do przodu. Surowo powiedział: Tysiące, jeśli czarny płomień się poruszy, natychmiast aktywuj wszystkie umiejętności obronne. Niczego nie zatrzymuj. Rozumiem, strażnik rycerz imieniem tysiąc skinął głową, stając na czele swojej drużyny. Absolutnie nie mogli sobie pozwolić na nieostrożność wobec czarnego płomienia. Rozumiał, że jeśli nie rozpoczną walki ze wszystkim, co mają, prawdopodobnie ten szermierz natychmiast odbierze im życie. Powodzenia! Pozostali członkowie zespołu rzucili się na skraj domeny miecza. Dla nich siła World Defender i to usand Hunts była uspokajająca. Ci dwaj byli znanymi ekspertami w wirtualnym świecie gier. Chociaż nie mogli się równać z ukrytymi ekspertami, takimi jak Warwolf, nadal mogli plasować się w czołówce wśród MP w królestwie Gwiezdno księżycowym. Wcześniej otrzymali tylko tyle obrażeń, ponieważ czarny płomień zaskoczył ich swoją zasadzką. Teraz, gdy ci dwaj szli na całość, nawet najlepsi eksperci z Królestwa Gwiezdnego Księżyca nie będą mieli łatwo przebić się przez ich obronę. Wygląda na to, że odrobiliście pracę domową stwierdził S Hyfeng, spoglądając na dwunastu pozostałych ekspertów. Wśród tych ludzi znał wielu z tych ekspertów. Ten rozdział załaduj najpierw na Nowelbin. Com Endless Plains, z drugorzędnej Gildii Winckfiry. World Defenders, z drugorzędnej Gildii Arogancja. Hunt z drugorzędnej Gildii, Secluded Fantasy. W przeszłości podziwiał tych ekspertów. Nigdy nie śnił, że zmierzy się z nimi. Nie spodziewał się też zmiany ich pozycji. W przeszłości, nawet gdyby poszedł na całość i wytężył zmysły do granic możliwości, ledwo byłby w stanie zmierzyć się z którymkolwiek z tych ekspertów, ale teraz ci eksperci musieli współpracować i walczyć ze wszystkim, co mieli, aby mieć jakiekolwiek szanse na przeżycie przeciwko niemu. Chociaż ci ludzie pracowali razem po raz pierwszy, bezproblemowo wpadli w formację defensywną, pomimo wcześniejszego ataku z zaskoczenia. Spokojnie rozważali i realizowali najlepszą strategię, jak sobie z nim poradzić. Zakres ich doświadczenia bojowego był oczywisty. Właśnie tego najbardziej brakowało tańcu ognia i innym. Chociaż Feng zaatakował swojego wroga po użyciu Elsford, Endless Playing wystrzelił burzę strzał w chwili, gdy postawił stopę w królestwie miecza. Ataki Rangera były nie tylko bardzo szybkie, ale także ograniczały zakres ruchu Fenga, zmuszając go do konfrontacji z dwoma nadchodzącymi MT. Czarny płomień, pokaż mi, jaki jesteś dobry. Wysoki i krzepki obrońca świata stanął dumnie przed S.H.I., gdy szybko aktywował serię umiejętności ratujących życie. Krwieżer umiejętność poziomu 1. Odzyskuje 3% HP co sekundę przez 10 sekund. Ściana tarcz umiejętność 1. poziomu. Zmniejsza wszystkie obrażenia o 60% na 18 sekund. Ostatni bastion umiejętność 1 poziomu zwiększa maksymalne HP o 30% na 30 sekund. Nagle HP World Defendera wzrosło z blisko 12 tysięcy do prawie 15 600. Odzyskał także ponad 10 tysięcy HP. Stojąc w niewielkiej odległości, to Usand Hunt podobnie aktywował swoje umiejętności ratowania życia. Użył również świętej tarczy poziomu 1, która mogła zaabsorbować na sobie ponad 2000 punktów obrażeń. Kiedy tarcza pęknie, wyleczy gracza o ponad 1000 HP. Następnie to Hunt zaktywował Rek Sprawiedliwości. Wrogowie, gracze lub potwory dotknięte umiejętnością musiałyby go zaatakować. Jeśli tego nie zrobią, otrzyma premię do swojej szybkości i obrażeń. Czując skutki ryku sprawiedliwości tysiąca łowów, s Haifeng nie mógł zignorować rycerza strażnika. Pędząc do tysiąca polowań, ostrze otchłani przekształciło się w liczne czarne smugi światła, które opadły na ciało strażnika rycerza. Tak szybko. To usent był w szoku. Nigdy nie wyobrażał sobie, że szybkość ataku S-Hi będzie tak duża, nie mógł nawet zobaczyć powidoków ataków S-High Na szczęście dzierżył tarcze. W porównaniu do graczy tarczy łatwiej mu broniło się przed atakami. Dopóki lekko poruszał tarczą, mógł blokować blisko połowę swojego ciała, przez co bardzo trudno było go uderzyć. Ten rozdział załaduj najpierw na Nowel Bin. Com? To szybko poruszył swoją tarczą, blokując ostrze otchłani. Jednak z hajfenk nie zwracał sobie głowy zmianą trajektorii ostrze otchłani, zamiast tego kontynuował mechanie magiczną bronią na tysiąc polowań. Iluzoryczny cień. Ostrze otchłani przeszło przez tarczę strażnika rycerza, a sześć czarnych smok światła przebiło świętą ochronę tarczy, zanim ugryzło się w tysiąc słowów. 1274- 2604-1295. 2582, 3829, 1285 Sześć kolejnych uszkodzeń pojawiło się nad głową to Usant Hunts, a jego HP, który wynosił ponad 9000, spadło do zera. Jak to możliwe? To Usant Hunts nie mógł wierzyć to, co zobaczył. Pomimo błogosławieństwa ochrony, zmniejszając otrzymywane obrażenia o 60%, czarny płomień zabił go bez pocenia się. Pozostali eksperci byli podobnie oszołomieni. Strażnik rycerz, który pozostało ponad 9000, p.w. i błogosławieństwo ochrony, zginął natychmiast. Jak wysoka jest jego siła ataku? World Defender nie odważył się już marnować czasu na ataki. Zamiast tego użył szarży na szermierza. Odwracając się, s haifeng użył cichych kroków, pojawiając się za World Defender i wymachując killing krajem. Jego świadkowie widzieli tylko błysk szmaragdu. Piorunujący błysk. Jak ryczący smog, trzy niebieskie smugi błyskawic natychmiast pochłonęły World Defender. 2746. 7087. 4424. HP World Defendera, które było ponad 10 tysięcy, zniknęło natychmiast, a jego ciało powoli spadło na ziemię. Reinkarnacja najsilniejszego Boga miecza. Rozdział 733 nie do powstrzymania. Rozdział 733 nie do powstrzymania. Jak to możliwe? Szok strząsnych sercem dla Plains, gdy zobaczył martwe ciała World Defender i to usant Homs na ziemi. Nie mógł dłużej zachować swojego poprzedniego spokoju. Obejmte aktywowali wszystkie swoje umiejętności ratowania życia, ale każdy z nich wytrzymał tylko jeden ruch przeciwko Czarnemu płomieniu. Stracili życie, zanim mogli pracować z kimkolwiek innym w zespole, aby poradzić sobie z bladklamy. Czy on naprawdę jest graczem? Nie mogli pomóc, ale pamiętali tytuł na Hitasura Black Klamy. Jednak wszyscy w końcu coś zrozumieli, przeciwko atakom Czarnego Płomienia, jedyną rzeczą, jaką mogli zrobić, był unik. To dwa. Szybka śmierć World Defendera nie zaskoczyła specjalnie S. Highfenga. W końcu nie tylko jego jednoręczne mistrzostwo miecza osiągnęło standard podstawowego króla miecza, ale aura ognia również zwiększyła jego obrażenia o kolejne 50%. Nawet ten z aktywnymi wszystkimi umiejętnościami ratowania życia byłby papierem przed swoimi mieczami. S. Highfeng przeniósł wtedy wzrok na najbliższego asasyna. Ostrze wiatru. Nagle S. hyfeng zostawił po sobie powidok, gdy pojawił się przed zabójcą poziomu 33, a jego zabójczy promień przecinał powietrze. Nie myśl, że tak łatwo mnie zabić. Zabójca nagle się wycofał, gdy S. hyfeng pojawił się przed nimi i próbował aktywować zniknięcie. Po aktywacji Wanisz zapewnił prawie nietykalność. W ciągu tej sekundy wszystkie ataki na niego byłyby bezużyteczne. Jednak zadziałał efekt Killing Kray jest Lichtning. W momencie, w którym S. hyfeng zamachnął się Killing Krayem, zyskał 50% premii do swojej szybkości ataku. Jak błysk światła, Killing Kray tańczył po cieleń zabójcy. 13548. To była kolejna natychmiastowa śmierć. Jakby to była wskazówka, reszta drużyny zbombardowała s Fenga atakami. Liczne strzały i zaklęcia poleciały na s Fenga. uchylając się, S-Haifeng skoczył w powietrze, unikając nadchodzących ataków. Następnie odwrócił się i wydobył płonący meteor. Machnięciem nadgarstka z ręki s fenga wyleciał meteor. Płomień gniewu Boga. Gniew ognistego Boga. Zadaje obrażenia fizyczne i od ognia wrogom w promieniu 43 jardów. Zadaje 900% obrażeń początkowemu celowi, a obrażenia zmniejszają się o 10% z każdym kolejnym trafionym wrogiem do minimum 500% obrażeń. XU. Ten rozdział załaduj najpierw na Nowel Bin. Com. Elementalista, zaklinacz klątwy i przywoływacz, którzy byli w trakcie rzucania zaklęć, nie mogli uniknąć ataku na czas, szkarłatne płomienie pochłonęło ich w jednej chwili. Pozostali eksperci byli szokowani. Nigdy nie wyobrażali sobie, że czarny płomień będzie również posiadał tak potężne możliwości ataku dalekiego zasięgu. Gdy tylko s SHIFEN wylądował, spadło na niego kilkanaście mroźnych strzał. Endless plane spojrł moment jego ataku. Nie tylko przewidział pozycję lądowania S. Haifenga, ale także jego strzały zablokowały ścieżkę odwrotu S. Haifengowi. Wycelował kilka innych strzałów w witalne punkty S. Haifenga, Cholera, cholera, cholera. Zanim pięć lodowych strzał zdołało trafić S. Haifenga, uderzyły w szmaragdowe ostrzań szermierza. Pozostałe im strzały po prostu otarły się o ciało S. Fenga, nie zadając żadnych obrażeń. Pierdolić moje życie. Endless Plains patrzyło oszołomiony. Pomimo idealnego kąta ataku i wyczucia czasu, wydawało się, że jego strzały rzeczywiście próbowały uniknąć czarnego płumienia. Po uporaniu się z atakami S. Feng wydał niski okrzyk. Oddech smoka wystrzelił z ust biały promień. Endless Plains odrzucił swoje ciało na bok, mając nadzieję, że uniknie nadlatującego promienia. Jednak, jakby ten biały promień przewidział działania Ranger'a, promień wbił się w Ranger'a. S-Haing dokonał kolejnego natychmiastowego zabójstwa. Nawet po śmierci Endless Plains był zdezorientowany. Bez względu na to, jak o tym myślał, dlaczego miałby wskoczyć na ścieżkę smoczego oddechu? Jednak Violet Cloud, która szczęśliwie zmasakrowała Elitarny Legion, nie była ani trochę zdziwiona, gdy zobaczyła tę scenę. S-Haing dotarł już do krainy płynącej wody w krainach wyrafinowania. Potrafił łatwo przewidzieć ruchy zawodnika obserwując jego ciało W związku z tym, po zapoznaniu się z intencją Endless Plains, Dostosował trajektorię smoczego oddechu przed odpaleniem umiejętności Chociaż dzieliło ich prawie 20 yardów, Endless Plains jeszcze nie postawiło stopy w Realms of Refinement Brakowało mu wystarczającej kontroli fizycznej W tak szybkich bitwach nie mógł zareagować wystarczająco szybko, by uniknąć oddechu smoka Fioletowa chmura westchnęła To był przełom jeden wśród najwyższej klasy ekspertów Chociaż różnica wydawała się nieznaczna, jej wpływ na wynik bitwy byłby zdumiewający Niezwykle niewielu zwykłych graczy w Dominie Boga mogło wypężać swoje wirtualne ciała do granic możliwości. Z drugiej strony, dzięki swojej wyrafinowanej kontroli nad własnymi ciałami, doświadczeni gracze mogli czasami popychać swoje wirtualne ciała do granic możliwości. Oczywiście, jeśli obie strony miały równe poziomy i atrybuty, doświadczeni gracze byli znacznie potężniejsi. Jednak nawet ekspertom z najwyższej półki byłoby niezwykle trudno dostosować swój ruch w tak tak ludzkiej, szybkiej bitwie. Zatrzymanie się po biegu na pełnej prędkości było jak trudność sprintera. W tak szybkiej bitwie można było po prostu zatrzymać się bez wysiłku. Jednak eksperci, którzy dotarli do krain wyrafinowania, byli do tego zdolni. Chociaż nie wyglądało to imponująco, możliwość nagłego przyspieszania i zatrzymywania oznaczała, że gracz mógł nagle zmienić trajektorię ataku, dezorientując wroga. Ten rozdział załaduj najpierw na, Nowel Bin. Co? Violet Slow dotarła już do królestwa udoskonalenia półstopniowego. Jednak nawet teraz nie mogła przebić się przez tę ostatnią barierę. Dlatego Violet Sloat uważnie obserwowała bitwę z halfank jednocześnie walcząc z własną, mając nadzieję na zyskanie wyglądu. To, elitarni gracze, którzy zamierzali pomóc, byli zdumieni. W ciągu zaledwie dwóch sekund, s zabił siedmiu swoich ekspertów, żaden z nich nie był w stanie wytrzymać nawet jednego z jego ataków. Gdyby nawet eksperci nie mieli przed nim obrony, co mogliby osiągnąć elitarni gracze tacy jak oni? Ci, którzy zamierzali przybiec i pomóc, natychmiast stracili całą swoją odwagę. Krzyki odbijały się echem z całego szczytu. Nawet elitarnym graczom niezwykle trudno było wytężyć ciało do granic możliwości. Nie wspominając o tym, że wszyscy członkowie głównych sił Zerowink mieli bardzo wysokie atrybuty. ich limity były znacznie wyższe niż elitarnych graczy. To już nie była bitwa. To była masakra. Przemykając się przez tłum, Fire Dance poruszał się szybciej niż którykolwiek z tych elitarnych graczy mógł śledzić. A kiedy się poruszała, taniec ognia wbijało strzał Tulafira w każdego mianego gracza, odbierając im życie zaledwie kilkoma ciosami. Już po krótkiej chwili trupy zaśmiecały pole. Wbiegając w tłum, Shadow wymachiwał Fort wymachiwał swoim obosiecznym mieczem blue Fire. Wysłał kilku wojowników tarcz, którzy na niego zaatakowali. Berserker następnie wykonał flamę Flash. Niebieski ogień natychmiast pochłonął tych tarczowych wojowników. Użył Irwin Slash, aby je wykończyć. Stojąc na naturalnym wzniesieniu, minor Wind wystrzelił ciągły strumień potężnych strzał swoim windchaserem. Moc jednej strzały wystarczyła, by odepchnąć berserkera, klasę znaną ze swojej siły. Mimo, że wielu elitarnych graczy próbowało zbliżyć się do rangera, wbrew dziesiątkom strzał, ci elitarni gracze stali się niczym więcej niż martwymi poduszkami do szpilek. Aquarose, Blackie i inne magiczne klasy wypuszczały jedno zaklęcie obszarowe po drugim, zabijając dziesiątki graczy każdym atakiem. W ciągu zaledwie kilku minut w liczącym 2000 osób elitarnym legionie pozostało mniej niż 1000 graczy. W przeciwieństwie do tego, główne siły zerowink nie poniosły jeszcze ani jednej ofiary. Dlaczego są tak silni? Czy naprawdę są ludźmi? Nie chcę już walczyć. Chcę iść do domu. Ta sytuacja nie przypominała obejrzanych przez nich filmów, w których eksperci wymieniają się ruchami. Teraz, gdy byli świadkami prawdziwej bitwy między ekspertami, w końcu zrozumieli, jak ogromna jest przepaść między nimi a doświadczonymi graczami. Nagle przez pole bitwy ogarnął strach. Członkowie elitarnego legionu odmówili dalszej walki, uciekając we wszystkich kierunkach. Podczas gdy główne siły Zero Wing walczyły, sytuacja w górach kamiennych szponów stawała się coraz bardziej intensywna. Armia obu stron w końcu rozpoczęły walkę w niewielkiej odległości od podnóża góry. Jak śmierć stawić nam czoła z zaledwie 10 tysięcy graczy? Wszyscy? Szarszcie. Zabić ich wszystkich. Retwa szyderczo spojrzał na litarnych członków Zero Wing. Uwagi dotyczące TL. Jeden przedział wodne zdarzenie lub okres wyznaczający punkt zwrotny w sytuacji? NP. Dzieła te były przełomem w historii muzyki. Reinkarnacja najsilniejszego boga miecza. Rozdział 734 Cicho Pole Bitwy. Rozdział 734 Cicho Pole Bitwy. W zewnętrznym regionie Gór Kamiennych Szponów 10 litarnych drużyn Zero Wing, liczących tysiąc osób, w końcu zmierzyło się z Legionami Sojuszu Gwiezdnego i innych wrogich gildii. Jednak elitarne legiony Zero Wing były w niekorzystnej sytuacji. Ich przeciwnik przewyższał ich liczebnie ponad 10 razy. Wygląda na to, że Zero Wing naprawdę chce tu umrzeć. Pomimo tak małej liczby graczy, nadal dzielą się tak rzadko. Nie możemy pozwolić, aby inne gildie miały przewagę nad nami. Redfeater nakazał również swojej armii składającej się z 30 tysięcy elitarnych legionów, aby otoczyć Zero Wing, obawiając się, że stracą elitarnych członków Zero Wing na rzecz różnych dużych gildii. Pozostałe gildie wysłały łącznie ponad 70 tysięcy elit. Armia była więcej niż wystarczająca, aby poradzić sobie z 10 tysięcy elitarnych graczy Zero Wing. Gdy Red Theater poprowadził armię Gwiezdnego Przymierza do pozycji Zero Wing, inne gildie zaczęły ścierać się z wrogiem. Jednak elitarni członkowie Zero Wing mieli nieco lepszy sprzęt. Co więcej, pole bitwy było tylko tak duże, tylko tylu graczy dystansowych mogło zaatakować na raz. Stąd, jeśli chodzi o siłę ognia dystansowego, Zero Wing miał niewielką przewagę. Po kilku wymianach wróg Zero Wing poniósł już ponad 100 ofiar. Z drugiej strony Zero Wing straciło zaledwie kilkunastu członków. Poza różnicą w obrażeniach, elitarni członkowie Zero Wing byli znacznie bardziej biegli w unikaniu ataków. Ponadto ich HP i zdolność leczenia były znacznie wyższe. Gracze walczące na dystans w Zero Wing potrzebowali tylko 3-4 trafień, aby zabić wrogą elitę. Jednakże, jeśli różne gildii chciały wykończyć jedno z Zero Wing, musiały wyprowadzić około 6 ataków. Jednak w starciu z Zero Wing gildii mogły uniknąć 3 lub 4 na 10 ataków. Z drugiej strony elity Zerowink potrafiły uniknąć co najmniej pięciu ataków. Różnica w wyposażeniu, atrybutach i technikach walki, choć niewielka, była widoczna dla wszystkich. Ostatecznie ta niewielka różnica znacząco wpłynęła na wyniki. Cholera, wszyscy MT naprzód. Gracze dystansowi, osłaniajcie ich. Uzdrowiciele, podążajcie. Zabójcy, okrążaj i rozprawiaj się z ich uzdrowicielami. Nie bój się. Przewyższamy liczebnie Zerowink. Kiedy do nich dotrzemy, zwycięstwo będzie nasze. Wyższe szczeble szybko wydały rozkazy szarży do przodu, gdy zauważyły strategię ataku i odwrotu Zerowink. Ten rozdział załaduj najpierw na są. Natychmiast z elitarnej armii gildii wyłoniła się kolekcja wojowników tarczy i rycerzy strażników, którzy aktywowali swoje umiejętności ratowania życia, gdy szaleńczo szarżowali na członków Zero Wing. Uzdrowiciele dostarczali tym te niekończące się strumienie zaklęć przywracających zdrowie z bezpiecznej odległości. Jednak bez względu na to, jak bardzo ci tarczowi wojownicy i rycerze strażnicy próbowali uniknąć, bez względu na to, ile otrzymali leczenia lub jak podnieśli swoje tarcze, gdy posuwali się do przodu, zginęli bezradnie, gdy setki graczy walczących na dystans z Zero Wing przesłoniły niebo deszcz, ognistych kul, mroźnych strzał i zwykłych strzał. Jeśli ktoś patrzył z daleka, widziałby rząd za rządem wojowników tarczy rycerzy strażników spadających na ziemię. W jaki sposób siła ognia zerowing jest tak potężna? Tylko 40 jardów rozciągało się między dwiema armiami. Jednak, aby skrócić dystans o 20 jardów, różny gildień stracił ponad 300 graczy walczących w zwarciu. Nawet wyższe szczeble wzdrygnęły się na brutalność tego spektaklu. Nigdy nie wyobrażali sobie, że ataki dystansowe zerowing będą tak potężne. Zanim zdążyli dotrzeć do elity zerowing, ich legion, który zaczynał od ponad 4000 graczy, stracił blisko 500 członków. Początkowo różne duże gildie myślały, że będzie to łatwa bitwa. W końcu mieli ogromną przewagę liczebną. Jednak po obejrzeniu metody walki Zarowing zdali sobie sprawę z jednej rzeczy. Rzeczywiście mieli przewagę liczebną, ale niestety teren gór kamiennych szponów uniemożliwiał im wykorzystanie tej przewagi. Jednak różne duże gildy nie dbały już o to. Wszyscy zacisnęli zęby, gdy rzucili się do przodu. Gdyby dziś nie pozbyli się elitarnej armii Zerowing, nigdy by się nie podnieśli. Co więcej, wojownicy tarcz, rycerze i strażnicy, berserkowie, szermierze i asesy z różnych gildii byli na tyle blisko, że mogli efektywnie wykorzystywać swoje umiejętności. Jeśli teraz nie walczyli, to kiedy? Zabij ich. Zarobimy wszystko z powrotem, gdy splądrujemy sprzęt zerowink. Nagle klasy walczące gildii awansowały, a w ich oczach pojawiła się rządza krwi. Jednak, gdy różni gracze walczący w zwarciu aktywowali swoje umiejętności, każda elita zerowink odzyskała pośredni granat mroźny, obrzucając zbliżającego się wroga. Pęk, pęk, pęk. Nagle setki średnio zaawansowanych granatów mrozowych zbombardowało zbliżający się tłum, przekształcając tętniący życiem las w świat lodu, śniegu i śmierci. Jeśli chodzi o walczącym zwarciu elity z różnych dużych gildii, zastygli w lodowych rzeźbach. Kiedy wiął delikatny wiatr, każda z tych elitarnych rzeźb lodowych rozbiła się, dekorując pole bitwy sprzętem. Mimo, że niektórzy asasyjni i szermierze zareagowali wystarczająco szybko i aktywowali swoje umiejętności ratujące życie na czas, ich umiejętności ratujące życie mogły odbić tylko ograniczoną liczbę ataków. Czasy trwania tych umiejętności były również niezwykle krótkie. Jednak bombardowanie setkami granatów lodowych trwało prawie 6 sekund. W końcu ci gracze wciąż padali pod deszcz granatów mrzowych. Każdy średnio zaawansowany granat mroźny mógł zadać graczom około 400 obrażeń i miał efektywny promień 12 jardów. 100 granatów zadałoby około 40 tysięcy obrażeń. Ten rozdział załaduj najpierw na Nowel Co? Na tym etapie gry żaden z istniejących graczy nie miał więcej niż 40 tysięcy hp. Co więcej, zero Wing nie im wyrzuciło tylko 100 granatów. Ten, dowódcy różnych Gildii byli szokowani, oni mieli. Pozostali elitarni gracze również zatrzymali się, każdy z nich miał oszołomiony wyraz twarzy. Miłe. wspaniały. Wymyśleliście, że robicie im wrażenie? Co? Teraz rozumiesz moc zero Wing. Kiedy członkowie zero Wing zobaczyli, jak upadli prawie wszyscy wrogowie walczący w zwarciu, duma i radość nagle wyzbrały w ich sercach. Czuli także nieskończony szacunek dla swojego lidera Gildii, Black Flamy. Oni również myśleli, że ich porażka jest nieunikniona. Jednak ta scena oczyściła ich umysły z wszelkich wątpliwości. W mgnieniu oka zgładzili tysiące wrogów. Te kilkaset średnio zaawansowanych granatów mrozu było znacznie potężniejszych niż zaklęcie zniszczenia na dużą skalę. Gdyby mogli walczyć tutaj, w wąskiej dolinie gór kamiennych szponów, nie obawialiby się nawet dwa razy tylu przeciwników. Różne bitwy, które szalały gdzie indziej, spotkały się z podobnymi sytuacjami. Elitarne legiony wielkich gildi poniosły ogromne straty podczas bombardowania granatami mrozowymi pośrednimi. Ich liczba zgonów przekroczyła już 10 tysięcy, podczas gdy zerowink straciło do tej pory tylko około 100 członków. Duże gildie zostały zmuszone do ponownej oceny siły bojowej elitarnej armii Zero Wing. Tymczasem na najwyższym szczycie w zewnętrznym regionie Gór Kamiennych Szponów, mniej więcej 10 minut po rozpoczęciu bitwy, elitarny legion liczący dwa tysiące graczy stracił ponad 80% swoich członków. Nieliczni ocaleni rozproszyli się i uciekli. Kiedy Fjerdance i inni mieli ruszyć w pościg, s ich powstrzymał. W porządku, wystarczy. Ignoruj ich. Nie musimy tracić czasu na ich polwanie Mamy ważniejsze rzeczy do zrobienia, powiedział S. High Feng na czacie zespołu. Jego głównym celem było zajęcie tej strategicznej lokalizacji z dobrym widokiem na pole bitwy, a nie zabijanie tych elitarnych graczy. Co więcej, nawet gdyby pozwolili uciec kilku elitarnym graczom, nie wpłynęłoby to na wynik wojny. Przywódca gildi, co teraz zrobimy? Spytała Elkwarosen z zaciekawieniem. Pozostali członkowie zespołu byli równie chętni do nauki kolejnego kroku. S. Feng przeprowadził przeprowadziłeś przez okrążenia sojuszu gwiezdnego i zajął tę wyżynę. Jaki dokładnie był jego cel? Będziemy tu na nich czekać, powiedział ze śmiechem S. Feng. Jednak my też nie możemy próżnować. Akwa i Blackie, chodźcie ze mną. Ogień, twoja grupa oczyści pole bitwy. Wszyscy inni zwróćcie uwagę na swoje otoczenie. Uważaj na wszelkie zasadzki ze strony Star Alliance. Aquarosy i Blackie ostro skinęli głowami. Podążyli za S-Hajfengiem i, i wspierali się na jeszcze wyższy punkt widokowy. Firedanca następnie zorganizowała swoją drużynę, aby strzegła otoczenia. Reinkarnacja najsilniejszego Boga Miecza. Rozdział 735, narzędzie wojny. Rozdział 735, narzędzie wojny. Wieści o różnych dużych gildiach w górach kamiennych szponów, które zostały poważnie zniszczone, rozprzestrzeniły się lotem błyskawicy. Gracze w całym królestwie gwiezdno księżycowym zwracali bardzo baczną uwagę na te wojny gildii. Dlatego w momencie, gdy ta wiadomość pojawiła się na oficjalnych forach, natychmiast eksplodowała, szokując wielu graczy w całym królestwie. Przesłane filmy bitewne z wojny jeszcze bardziej je oszołomili. Setki średnio zamarzających granatów mrozowych nieustannie eksplodowały, wypełniając ziemię lodowymi kwiatami i barwiącą ją na śnieżno-biały kolor. Kilka tysięcy elitarnych graczy nagle stało się niczym więcej jak martwymi rzeźbami z lodu, skazanymi na rozbicie się i rozproszenie przez wiatr. Samo zobaczenie tej sceny może przyprawić o dreszcze. elitarni gracze? Jaka taktyka zergów? Pod bombardowaniem granatów mrozowych wszystko było nieistotne. Bez użycia słów Zero udowodniło wszystkim, że jego siła nie jest błahostką. Nawet w starciu z ponad 100 tysięcy elitarnych graczy zerowink nie bał się. Dzięki poświęceniu kilkunastu graczy, Zero Wing zdołało wymordować tysiące elitarnych graczy. Zero Wing jest po prostu zbyt potężny. W rzeczywistości są w stanie uzyskać tak wiele narzędzi ataku obszarowego. Efekty tego przedmiotu są tak dobre, że powinien być bardzo rzadki i drogi, prawda? To narzędzie inżynierskie. Kupiłem już wcześniej narzędzia inżynierskie, więc wiem, jak niesamowicie drogie są te rzeczy. Ponieważ przedmiot, którego użyli, jest praktycznie narzędziem wojny, jest zdecydowanie droższy. Mimo to Zero Wing jest w stanie od nich cenia wyrzucić tak wiele, jakby były tylko zabawkami. Zero Wing jest po prostu zbyt bogaty. Wielu graczy na oficjalnych forach rozpoczęło gorącą dyskusję na temat siły finansowej Zero Wing. Chociaż wszyscy byli niejasni co do dokładnej ceny pośrednich granatów mrozowych, nadal mogli oszacować zakres cenowy granatu mrozowego na podstawie jego efektów. Po dokonaniu przybliżonych szacunków obliczyli liczbę użytych granatów mrozowych Zero Wing. Nagle wszyscy byli w szoku. Już pierwsza fala granatów lodowych zerowing, rzucona na jedno pole bitwy, kosztowała dziesiątki złota. Ponieważ było w sumie 10 pól bitewnych, oznaczało to, że Zero Wing wydał kilkaset złota tylko na pierwszą falę granatów lodowych. W domenach boga płynne fundusze wielu gildii nie sięgały nawet kilkuset sztuk złota, ale zerowing właśnie przypadkowo wyrzucił tę sumę, zużywając płynne fundusze całej gildii w mgnieniu oka. Zero Wing nie walczyło już przy użyciu graczy. Gildia praktycznie tonęła swoich wrogów pieniędzmi. Nikt jednak nie mógł skrytykować efektów tej strategii. Opierając się na wstępnych szacunkach, liczba zgonów, które poniosły różne gildie, przekroczyła już 10 tysięcy. Ten rozdział załaduj najpierw na Nowel Bin. Con. Po obejrzeniu tej sceny nie można było nie przyznać, że te pieniądze zostały dobrze wydane. Jeśli zarownik miałoby polegać na członkach gildii, którzy twierdzą, że liczba zabójstw jest taka sama, całkowity koszt utraconego sprzętu i przyznanych odszkodowań rzeczywiście byłby o wiele wyższy. Ze względu na przerażające wyniki Zarowinki, prestiż gildii, który wcześniej stale spadał, nagle zaczął gwałtownie rosnąć. Wielu graczy, którzy początkowo umniejszali jego szanse w tej wojnie, również zaczęło przewidywać ostateczny wynik. Tymczasem tymi, których ten nagły obrót wydarzeń wpłynął najbardziej emocjonalnie, byłyby niektóre inne jak gildie, które przyglądały się z boku. W tym momencie wszyscy w duchu świętowali fakt, że nie pospieszyli z dołączeniem do koalicji Star Alliance. Wynik tej wojny, która początkowo była przeciwna łascy Zarowink, nagle przybrała wielki obrót. Gildie bezpośrednio uczestniczącym w tej wojnie, gdyby sojusz gwiezdny odniósł zwycięstwo, z pewnością skorzystałyby w przyszłości z gór kamiennych szponów. Jednakże, jeśli Zarowing wygra, wtedy Zarowing z pewnością usunie z stony Forestown każdą gildię, która zaatakowała. Te gildie miałyby wtedy znacznie trudniejszy rozwój w górach kamiennych szponów. Więc to jest jego karta atutowa. Nic dziwnego, że uparł się, by być grotem i przyciągać do siebie ogień wroga. Gentlesnow nie mógł powstrzymać uśmiechu po obejrzeniu filmu pokazującego sytuację na polu bitwy. Wygląda na to, że naprawdę go nie doceniłem. Black Flamę celowo zlikwidował tylko 10 tysięcy członków, dając swoim wrogom wrażenie, że Zero Wing jest bezbronny. Następnie wydobył granaty mrozowe i zeskoczył wrogów. Chociaż strona Star Alliance straciła ponad 10 tysięcy graczy, wpływ na ogólną sytuację tej wojny był znikomy. Jednak wciąż budziło przekonanie, że Zero Wing może zwyciężyć w tej wojnie. Ten kontratak Zero Wing wywołał również niepokój w Sojuszu Gwiezdnym. Przywódca Gildii, co powinniśmy teraz zrobić? Jeśli Zero Wing posiada takie narzędzie wojny, zginiemy tylko wtedy, gdy ruszymy naprzód, ale nie możemy się równać z Zero Wing w walce dystansowej. Nie możemy również wykorzystać naszej przewagi liczbowej, powiedział Retreater. Kiedy Retreater otrzymał wiadomość o tej sytuacji, natychmiast poinformował o tym Galaxy Past. Ze względu na kontratak Zero Wing, różne duże gilby nie odważyły się już zbliżać, walcząc tylko na odległość. Jednak takie walki dystansowe były niezwykle czasochłonne i bardzo niekorzystne dla koalicji Star Alliance. Kiedy ich członkowie zginęli, musieli podróżować ponad 10 godzin, aby wrócić na pole bitwy w górach Kamiennych Szponów. Jednak kiedy członkowie Zero Wing zginęli, potrzebowali tylko godziny, aby ponownie dołączyć do wojny. Jeśli chodzi o posiłki, Zero Wing był zdecydowanie lepszy od Star Alliance. Niekorzystna dla koalicji była wojna na wyniszczenie. Nie powinni mieć zbyt wielu takich narzędzi. Mamy przewagę liczebną. Kontynuuj wysyłanie osób do przodu, ale zmniejsz liczbę osób pobierających opłaty za jednym razem. Najlepiej byłoby, gdyby ludzie atakowali rowing ze wszystkich stron. Chcę zobaczyć, ile pieniędzy Zarowink musi wydać. Galaxy Past tym razem zdawał sobie sprawę z powagi sytuacji. Dlatego zdecydowanie podjął tak kosztowną decyzję. Rozumiem. Kiedy ratweater to usłyszał, natychmiast zdał sobie sprawę z ograniczeń granatu rozowego. Granat lodowy nie był umiejętnością o nieograniczonym zastosowaniu. Ponadto granat nie powinien być tani. Dzięki swojej liczbie mogli po prostu użyć niewielkiej części, aby zwabić Zero Wing, aby użyć granatów mrozowych. Gdy zerowing wyczerpie swoje zapasy, jego elitarna armia będzie tylko owcami na rzeź. Dopóki pokonali Zarowinki i zdobyli Stony Fallstone, wszystkie straty, jakie ponieśli teraz, byłyby znikome. Potem, jak różne duże gildie otrzymały wskazówki od Sojuszu Gwiezdnego, zaczęły również atakować elitarne legiony zerowing z wielu miejsc, a także wykorzystywać życie swoich członków do wyciągania granatów mrozowych zerowing. Ten rozdział załaduj najpierw na Novelbin. Co? Czas płynął powoli. Walka między obiema stronami stawała się coraz bardziej intensywna i coraz bardziej skoncentrowana. Chociaż efekt granatów mrozowych był rzeczywiście uderzający, teraz wyniki były znacznie bardziej stonowane w porównaniu z pierwszym użyciem narzędzi wojennych przez Zero Wing. Po kilku próbach ładowania ze strony Star Alliance Zero Wing wyczerpało zapas granatów mrozowych. Jednak Star Alliance poniósł tylko 40 tysięcy ofiar. Pod względem liczby liternych członków Star Alliance wciąż przewyższał zarówno Zero Wing, jak i Euroboros Bez granatów mrozowych straty w Zero Wing również zaczęły gwałtownie rosnąć. Hahaha. Ha, ha. Zero Wing już zabrakło narzędzi ataku ale... Bracia, nadszedł czas, aby Zero Wing dowiedziało się, jak niesamowity jest Star Alliance. Bracia, szarż. Nagle gwiezdny sojusz i różne duże gildie zainicjowały totalną szarżę. Zespołem szturmowym towarzyszyło wielu doświadczonych graczy, którzy mogli wywierać ogromną siłę niszczącą. Ci eksperci mogli zabić elitarnego gracza Zero Wing w zaledwie kilku trafieniach. Jednak nikt nie był w stanie powstrzymać tych ekspertów. Lider gildii, jeśli to się utrzyma, nasi ludzie nie będą w stanie długo przetrwać. Dlaczego nie pokieruję zespołem, który wyczyści niektóre zespoły Star Alliance? Firedance podjął inicjatywę, by zapytać. Nie mogła dłużej patrzeć na tę jednostronną bitwę. Eksperci gwiezdnego sojuszu już zaczęli się poruszać i od zabijali swoich towarzyszy. Tymczasem oni, eksperci za Rowing, mogli tylko stać i patrzeć z boku. Ta bezczynność sprawiła, że poczuli się bardzo zaniepokojeni. Stojąc na szczycie góry, S. Haifeng potrząsnął głową, mówiąc, Twoim obowiązkiem jest strzec tego miejsca, a nie zabijać elity. Ponieważ wytrzymałość była czynnikiem ograniczającym w Dominie Boga, nawet ekspert taki jak on wciąż powoli utonął na śmierć w powodzi graczy. Stąd wymiana wytrzymałości ekspertów na życie członków elity wrogę była nieuzasadniona. To byłaby inna historia, gdyby mieli dużą liczbę doświadczonych graczy. Jednak Zarowink miał znacznie mniej ekspertów niż ich przeciwnicy. Ale Firedance naprawdę nie mógł zrozumieć, dlaczego S- chciał, żeby strzegli tego miejsca. Zrelaksować się. Kiedy walczymy z elitarnymi graczami, naturalnie musimy użyć metody radzenia sobie z elitarnymi graczami. S- roześmiał się. Następnie przemówił przez czat zespołu, mówiąc, Akwa, czy jesteście już gotowi na swoją stronę? Jeśli wkrótce nie podejmiesz działań, ogień zacznie się niepokoić. Zanim przybył do gór kamiennych szponów, już myślał o sposobie radzenia sobie z armią Sojuszu Gwiezdnego. Nigdy nie pomyślał, żeby wygrać tę wojnę wyłącznie z granatami mrozu. Jego prawdziwym atutem był kolejny przedmiot, o którego zakup poprosił melancholijny uśmiech: Podstawowe Działo Pulsacyjne Many. Wydał całe 20 tysięcy sztuk złota na zakup tej rzeczy. Aby jednak użyć tego przedmiotu, musieli go przymocować do podłoża i nie mogli go przesunąć. Co więcej, jego montaż i demontaż był niezwykle uciążliwym procesem. Został też bardzo łatwo zniszczony. Generalnie był narzędziem wojny używanym w obronie miast i miasteczek. Pomimo tego, że jest to tylko podstawowe działo impulsowe many, moc zawarta w jednym strzale może konkurować nawet z zaklęciem niszczącym cztery poziomu na dużą skalę. Działo miało strzelnice 15 tysięcy yardów i było narzędziem często spotykanym w wojnach, które miały miejsce w późniejszych etapach Królestwa Bożego. Przywódca gildii, gotowe. Teraz tylko czekamy na twoje rozkazy odpowiedziała Akwarosy przez czat zespołowy, uśmiechając się. Reinkarnacja najsilniejszego boga miecza. Rozdział 736 Dominator Pola Bitwy. Rozdział 736 Dominator Pola Bitwy. Teraz, gdy Zero Wing złożyły swoje granaty mrozowe, nie mają już na czym polegać. Chociaż Legion Mrocznych Bogów morduje elitarne legiony Gwiezdnego Sojuszu, Sojusz wysłał już ponad 500 ekspertów, aby powstrzymać Legion. Gdy czas trwania umiejętności Berserk Legionu Mrocznych Bogów dobiegnie końca, Legion Mrocznych Bogów Zero Wing również zostanie ukończony. Nawet jeśli 100 ekspertów z głównych sił Zero Wing podjęłoby teraz działania, zabójcy Kwiatu Siedmiu Grzechów zablokują ich. Ta bitwa powinna teraz dobiegać końca. Jesień, niech inni się przygotują. Udajemy się na wyżyny, które zajęło czarny Płomień. Teraz, gdy wynik tej wojny ma zostać określony, nadszedł czas, aby kwiat siedmiu grzechów wykonał swój ruch. Yuan Teksin, który stał obserwując z podniesionej pozycji, nie mógł powstrzymać się od potrząsania głową. Ostatecznie walka z głównymi siłami Domen Boga była po prostu niemożliwa dla początkującej gildii bezpła. Jednak nawet jeśli zerownik zostało pokonane, fakt, że gildia była w stanie przetrwać do tego momentu, był już powodem do dumy. Wujku Yuan, czy nie istnieje jeszcze 60 tysięczna elitarna armia uroborosa, Zimna jesień przeczytała wcześniej raport o Ouroboros. Armia dowodzona przez Boginię śniegu, delikatnego śniegu nie była czymś do przecenienia. Ponadto ze strony Ouroborosa było też kilku godnych uwagi i ekspertów. Obecnie różnica w liczebności elit między obiema stronami nie była już tak duża, jak na początku wojny. Było jeszcze za wcześnie, aby ustalić wynik tej wojny. Gdyby Sojusz Gwiezdny i Przytłaczający Uśmiech nie posiadały tej karty atutowej, wynik tej wojny byłby rzeczywiście niepewny powiedział Yuan uśmiechając się i potrząsając głową. Karta atutowa Gwiezdnego Sojuszu? Zimna jesień spojrzała na Yuan Tiexin bardzo ciekawie. Wojna z udziałem ponad 100 tysięcy elitarnych graczy nie była czymś, co można było rozstrzygnąć zwykłą kartą atutową jednak sądząc po tym, jak pewny był Yuan Tiexin, karta atutowa była dokładnie tak potężna. Słyszałem też te informacje tylko od przywódcy gildii. Niedawno Star Alliance i Overhelming Smiley wydali niezwykle ogromną sumę na zakup dwóch zwojów przywołania poziomu 3 od supergildii powiedział Yuan Tiexin. Z zazdrością dodał, zwoje przywołania poziomu 3 są niezwykle rzadkie w Królestwie Bożym. Mogą być bardzo pomocne w przejmowaniu miast lub w Guild Wars. Nawet sekretny pawilon zdołał zebrać tylko kilka kawałków po przejściu wielu trudności. Każda sztuka to skarb, którego nie można kupić nawet za tysiące złotych monet. Miejsce o takim wąskim terenie rzeczywiście nie nadaje się do bitew na dużą skalę. Jest to jednak najlepsze środowisko dla stworzenia poziomu 3, aby wykorzystać swoje zalety. Stworzenie stopnia 3 może służyć jako najlepsze tarcze i miecz w tej wojnie. Z pomocą dużej grupy elitarnych graczy, stwór poziomu 3 może z łatwością unicestwić armię kilku tysięcy elitarnych graczy. Co więcej, z dwoma stworzeniami stopnia 3, bez wystarczającej liczby ekspertów, którzy mogliby je przygwoździć, te potwory zabiją elitarnych graczy. Zero Wing i Ouroboros nie będą miały szans w starciu z tymi potworami. Ten rozdział załaduj najpierw na Co? Kiedy Soltautun i inni to usłyszeli, mimowolnie zadrżeli. Moc, jaką mogli wykorzystać dwaj wielcy lordowie kontrolowani przez graczy, była po prostu niewyobrażalna. Przy obecnej sile graczy, poradzenie sobie z tymi potworami było niemożliwe. Mogli polegać tylko na taktyce zergów, aby zabić wielkich lordów. Jednak liczba wymaganych do tego ofiar byłaby przerażająca. Dla zarobinki Euroboros ich mniejszą siłę bojową, ta karta atutowa Sojuszu Gwiezdnego byłaby śmiertelna. Tymczasem na polu bitwy Euroboros i Sojuszu Gwiezdnego, ponieważ obie strony były prawie równe, liczba ofiar po obu stronach była prawie równa. Ponieważ Zerowink jest prawie ukończone, purpurowo, zadaj Roborosowi ostateczny cios szepnął do purpurowego oka Galaksy Past, który dowodził bitwą. Na tę wojnę przywieźli dwa zwoje przywołania stopnia 3. Jeden był w rękach purpurowego oka, a drugi w rękach wilka wojennego przytłaczającego uśmiechu. Galaksy Past nie kontrolował zwoju przywołania poziomu 3 w posiadaniu Overhelming Smile. Jednak widząc, że rowink już stał się owcą na rzeź, nie chciał, aby sojusz gwiezdny nadal tracił więcej elitarnych członków. Rozumiem odparła purpurowe oko, która walczyła na linii frontu, a jej usta wykrzywiły się w uśmiechu. Następnie podekscytowana wyjęła zwój przywołania stopnia 3 w swojej torbie. Rozwijając zwój, krzyknęła cicho, wzywam cię, gigant górski. Nagle, w samym sercu intensywnego pola bitwy, w powietrzu pojawił się potężny magiczny szyk. W następnej chwili z magicznego zestawu akwamarynow spadł górski olbrzym ocieleń zbudowany w całości ze skału. Górski gigant miał ponad 50 metrów wysokości, a wszyscy gracze przed jego kolosalnym ciałem nie różnili się niczym od mrówek. Górski gigant istota żywiołów, wielki lord. Poziom 54. HP 20, 000 000 20 000 000 000. Purpurowe oko było obecnie na poziomie 34. W międzyczasie stworzenia przywołane za pomocą zwojów przywołania byłyby o 20 poziomów wyższe niż ich przywoływacze. W związku z tym przyzwany górski gigant miał poziom 54. W tym samym czasie jego kontrola również spadła na purpurowe oko. Jako numer jeden elementalista w Star Alliance, standard purple Y pod względem technik był nieco wyższy nawet od Galaxy Past. Ten rozdział załaduj najpierw na Nowel Bean. Com. W chwili, gdy pojawił się górski olbrzym, purpurowe oko natychmiast go kontrolowało, by wymordować setki elitarnych członków Ouroborosa. Zaraz potem górski olbrzym gwałtownie nadepnął na ziemię, a ziemia w odległości 120 metrów od stóp wielkiego pana zadrżała. W następnej chwili, w tylnej linii legionu Ouroborosa, z ziemi wystrzelił ustalny kolec o promieniu 20 jardów, natychmiast unicestwiając dziesiątki uzdrowicieli Ouroborosa i wywołując panikę u pozostałych. Wcześniej walka między obiema stronami pozostawała w sytuacji patowej, jednak wraz z pojawieniem się górskiego giganta od razu stało się to jednostronną walką. Kiedy ataki uroborosa wylądowały na górskim giganta, żaden z nich nie zadał więcej niż 100 obrażeń z powodu obniżenia poziomu i poziomu. Nawet po sumowaniu wysiłków kilkuset graczy suma wynosiła zaledwie dziesiątki tysięcy. Górskiemu gigantowi, który miał 20 milionów PW, o tej ilości uszkodzeń nie warto było wspominać. Samo odzyskanie bitew może utrzymać go na pełnym HP. Górski gigant był zasadniczo wielkim lordem o sile. Jednym ciosem może natychmiast zabić elitarnego czołgu średniego poziomu 30 HP z pełnym HP. Co więcej, ponieważ wszystkie ataki górskiego olbrzyma były atakami obszarowymi, gdy dochodziło do zatłoczonego pola bitwy, pojedynczy cios mógł zabić od kilku do kilkunastu graczy. Górski gigant całkowicie zdominował całe to pole bitwy z przytłaczającą siłą. W niecałe 5 minut jeden z liczących 3000 tysiące osób elitarnych legionów o został zniszczony. Ta scena szokowała inne elitarne legiony do ciągłego odwrotu. Niedługo po pojawieniu się górskiego olbrzyma, po stronie pola bitwy, po stronie przytłaczającego uśmiechu, pojawił się trójgłowy ogar o 54 wielkiego lorda. Cerber Mroczny Stwór, Wielki Lord, poziom 54, 17, 500, 000, 17, 500, 000 PW. Chociaż Cerberus nie miał tak dużo HP jak górski gigant, był znacznie lepszy od górskiego giganta pod względem obrażeń magicznych. Jego prędkość ruchu i prędkość ataku również były znacznie szybsze. Jeśli chodzi o zabijanie litarnych graczy na polu bitwy, był jeszcze skuteczniejszy niż gigant górski. Po tym, jak do pola bitwy dołączyli dwaj wielcy lordowie poziomu 54, członkowie Ouroborosa natychmiast wpadli w panikę. Obaj wielcy lordowie posiadali sporo umiejętności ataku obszarowego. W bitwie tysięcy mogli z łatwością zbierać życie setek elitarnych graczy w każdej chwili. O, Uroboros nie mógł ustawić żadnego oporu. Śniegu, co powinniśmy teraz zrobić? Skaular poczuła mrowienie skóry głowy i drżenie ciała, gdy spojrzała na dwóch wielkich lordów. Gdyby nie mogli poradzić sobie z tymi dwoma wielkimi lordami, Uroboros nie miałby żadnych szans na zwycięstwo. Nie mamy innego wyboru. Użyjmy naszej ostatniej karty. Chociaż nie może powstrzymać tych dwóch wielkich lordów, będzie w stanie uwięzić ich na krótki czas. To powinno dać nam wystarczająco dużo czasu na ucieczkę przed ich pościgiem, powiedziała delikatna śnieżka, zaciskając zęby. Wewnętrznie czuła wielką frustrację. Nigdy nie wyobrażała sobie, że tak po prostu przegrają te wojnę. W obliczu dwóch wielkich lordów wybór bezpośredniej konfrontacji tylko zwiększyłby ich straty. Jeśli chodzi o czekanie, aż skończy się czas wezwania dwóch wielkich lordów, do tego czasu wszyscy z uroboros najprawdopodobniej już nie żyją. W chwili, gdy dwaj wielcy lordowie bezlitośnie parli naprzód, z odległego szczytu góry spłynął promień na czarnych i białych świateł, bezpośrednio przebijając zbliżającego się górskiego olbrzyma. Następnie pojawił się czarno biały słup światła, pożerający obszar 200 metrów wokół górskiego olbrzyma. Kiedy słup światła zniknął, w promieniu 200 jardów nie pozostało nawet źdźbło trawy. Pozostał tylko duży krater i wpół klęczący olbrzym górski. Reinkarnacja najsilniejszego boga miecza. Rozdział 737 władza absolutna. Rozdział 737 władza absolutna. Pojawienie się i zniknięcie czarno-białego słupa światła oszołomiło wszystkich. Siła tego nagłego ataku była po prostu niszczycielska. Szokująca scena wyryła się głęboko w umysłach wszystkich. Trudno było zapomnieć, nawet gdyby się chciał. Co to było? W tej chwili, patrząc na nawpół klęczącego górskiego olbrzyma, szok, jaki odczuwał w Snow, był nie do opisania słowami. Byłoby dobrze, gdyby słup światła zabił właśnie każdego gracza w promieniu 200 metrów. Jednak niszczycielski atak nie tylko zadał ponad 4 miliony obrażeń wielkiemu lordowi poziomu 54, ale także umieścił górskiego olbrzyma w stanie ciężko rannym, unieruchamiając go. Chociaż górski gigant wciąż mógł walczyć, jego kontroler, purpurowe oko, już zginął w słupie światła. Normalnie przywołane stworzenia mogły poruszać się tylko w pewnym zasięgu od ich przywoływaczy, nie mogli opuścić tego obszaru. Tymczasem, jeśli przywoływacz zginie, przyzwany stwór również zniknie. Można powiedzieć, że ta zależność od przywoływacza była słabością zwoju przywołania poziomu 3. Początkowo delikatny śnieg rozważał również zabicie gracza kontrolującego Wielkiego Lorda. Jednak po prostu nie mogli krążyć wokół Wielkiego Lorda i przebić się przez licznych elitarnych graczy chroniących przywoływacza. Dlatego mogli się wycofać tylko w porażce. Ale z tą niszczycielską mocą, nie wspominając o zabiciu kontrolera, nawet zabicie Wielkiego Lorda nie stanowiłoby problemu. W porównaniu z szokiem, jaki odczuwali Gentle Snow i pozostali członkowie Euroboros, członkowie Star Alliance byli kompletnie oszołomieni. Gdyby tylko jeden atak mógł zabić ponad tysiąc graczy, to nie wystarczyłby tylko moment, aby wykończyć dziesiątki tysięcy graczy? Jak mieli się przeciwstawić tej mocy? Pomijając fakt, że atak obejmował promień 200 jardów, prędkość tego ataku po prostu nie była taka, której gracze mogli uniknąć. Można powiedzieć, że i w chwili, gdy pojawił się czarno-biały promień światła, na wszystkich w jego zasięgu czekała tylko śmierć. Nagle wszyscy nie mogli nie odwrócić się, by spojrzeć na pochodzenie tego promienia światła. Czarny płomień. Oczy galakty past natychmiast stały się szkarłatne z wściekłości, a wyraz jego twarzy stał się niezwykle brzydki Galaktyczna przeszłość znała lokalizację głównych sił zerowink od czasu, gdy S. Haifeng zaatakował elitarny legion stacjonujący na górze. Jedynym powodem, dla którego nikogo za nimi nie wysłał, było to, że nie zamierzał, aby Kwiat Siedmiu Grzechów dokończył robotę. Nigdy nie przypuszczał, że S. Haifeng też będzie miał taką kartę. Ten rozdział załaduj najpierw na Novel Co? W jednym ataku S. Haifeng zniszczył jedną ze swoich atutowych kart. Sojusz Gwiezdny zapłacił niewyobrażalną cenę za zdobycie zwoju przywołania poziomu 3. Co więcej, cena ta nie przybrała formy monet. Zamiast tego to magiczne kryształy, które są sojusz gwiezdny zgromadził z dużym trudem w tym okresie. Jednak teraz, zanim górski olbrzym mógł w ogóle zacząć pokazywać swoją siłę, s Haifeng zdążył już wymazać go z istnienia. W tym momencie Galaksy Past żałował, że nie może własnoręcznie ręcznie wyrwać S-Hajfenowi serca. Zabić! Zabić ich wszystkich! Tego rodzaju atak powinien być możliwy do użycia tylko raz. Zwycięstwo nadal należy do nas. Galaxy Past natychmiast powiadomił wszystkich, gdy zaczął szaleńczo atakować członków Ouroboros. Dzięki przypomnieniu Galaksy Past wszyscy z Star Alliance szybko odzyskali zmysły. Wykonanie takiego przeczącego niebiosa ataku nawet teraz była już niesamowita. Możliwość wykonania kolejnego takiego ataku przez Zerowink powinna być ekstremalnie niska. Obecnie, chociaż jeden z ich dwóch wielkich lordów został pokonany, wciąż im pozostał jeden. Przewaga, jaką posiadała ich strona, jeszcze nie zniknęła. Zerowink i Ouroboros nadal przegrywali. Aqua, ile czasu pozostało do następnego strzału? S. Haifeng nie mógł się powstrzymać od pytania, widząc, że sojusz gwiezdny ponownie wchodzi do akcji. Wymagania dotyczące korzystania z działka Mana Pulse były niezwykle surowe. Miał swoje ograniczenia. Po pierwsze, działo nie mogło być używany w lochach. W przeciwnym razie poradzenie sobie z bossami lochów byłoby półką z masłem. Wystarczyłoby kilka strzałów, by oczyścić loch. Po drugie, działo miało stosunkowo długi czas odnowienia po wystrzeleniu, zanim mogło ponownie wystrzelić. Normalnie ten czas odnowienia trwał około 3 do 4 minut. Po trzecie, strzelanie z armaty było niezwykle kosztowne, a każdy strzał kosztował tysiąc magicznych kryształów. Nawet zwykłe duże gildiery raczej nie zdołają zdobyć 1000 magicznych kryształów w ciągu dnia. Jednak podstawowe działo pulsacyjne many potrzebowało tylko chwili, aby wszystko zmarnować. Jeśli chodzi o monety, wystrzelenie z armaty za każdym razem kosztuje ponad 200 sztuk złota. Dla pierwszorzędnych gildii 200 sztuk złota to nie mało, nie mówiąc już o tysiąc magicznych kryształów. Nawet jeśli pierwszorzędne gildie posiadały podstawowe działo impulsowe many, nie byłby go używać, chyba że jest to absolutnie konieczne. Jest jeszcze kolejne 30 sekund, Aquarosa, która kontrolowała mana pulsę Cannon, natychmiast odpowiedziała po spojrzeniu na czas odnowienia. Wcześniej czuła się nieco zdezorientowana, gdy z poprosił ją i Blackiego, aby poszli za nim. Jednak po tym, jak z Hyeng wyjęła podstawowe działo pulsowe many, przez długi czas była oszołomiona. Nigdy nie wyobrażała sobie, że taka przerażająca broń będzie istniała nawet w domenie Boga. Oczywiście, aby użyć tej straszliwej broni, potrzebna była również spora siła finansowa. Przede wszystkim cena sprzedaży podstawowego działa pulsacyjnego many, wynosząca 20 tysięcy sztuk złota, wystarczyła, by zniechęcić większość gildii w boskiej domenie do jego zakupu. Następna część była paliwem tysiąc magicznych kryształów. Ten rozdział załaduj najpierw na Nowel Bin. Com. Gdyby zarownik zajmowało stony i nie mogło codziennie zbierać dużej ilości magicznych kryształów z różnych dużych gildii, używanie manapulsa cannon byłoby naprawdę zbyt drogie. Jednak nie mogła również nie przyznać, że te pieniądze zostały dobrze wydane. Tylko jeden strzał bezpośrednio ogłuszył wszystkich w górach kamiennych szponów. Jednak w porównaniu z rzeczywistymi efektami działa, jego wpływ na morale był znacznie bardziej niesamowity. W czasie wojny, gdyby rozpęd jednej strony był tłumiony przez drugą, miałoby to ogromny wpływ na duchy obu stron, niezależnie od tego, czy była to strona silniejsza czy słabsza. W porządku, następnym celem będzie cerber. Upewnij się, że nie pozwolisz przywoływaczowi uciec rozkazał El Feng. Następnie wysłał wiadomość do delikatnego śniegu, aby zwabiła Cerberusa jak najbliżej podstawowego działa pulsacyjnego many. Podstawowe działy impulsowe many miało zasięg zaledwie 15 tysięcy yardów. Poza tym zasięgiem armata stanowiła zagrożenia. Po otrzymaniu wiadomości od El Fenga, Gentle Snow natychmiast zaczął kierować armią Uroborosa z nową energią, aby zbliżyć się do lokalizacji S.H.I. Fenga. Widząc uciekających członków Uroboros, gracze po stronie Star Alliance naturalnie ruszyli w pościg. Czas trwania przywołanej istoty był ograniczony. Oczywiście w tym czasie musieli osiągnąć jak najlepsze wyniki. Szybko minęło 30 sekund. Jesteś następny. Akwarosen wycelowała w zbliżającego się Cerberusa i ponownie wystrzeliła z mana pulsa cannon. Ixio, Czarno-biały promień światła wystrzelił prosto w trójgłowego psa. Pomimo odległości kilku tysięcy yardów, impuls energii z mana Cannon uderzył w miejsce blisko Cerberusa. Kiedy czarno-biały słup światła pojawił się ponownie w górach kamiennych szponów, każdy gracz w zewnętrznym obszarze lochu był w stanie go wyraźnie zobaczyć. Wilk wojenny zauważył puls energii w chwili, gdy się pojawił. Jednak od razu wiedział, że było już za późno, by tego uniknąć. Jedyne, co mógł zrobić, to aktywować wszystkie posiadane umiejętności ratujące życie. Jednak puls energii, który miał moc zaklęcia niszczącego stopnia 4 na dużą skalę, nie był czymś, przed czym nędzny gracz stopnia 1 mógłby się bronić. Nawet dla S. Haifeng jedyną opcją w walce z tym atakiem byłoby aktywowanie ruchu kosmicznego w celu ucieczki. Aura absolutnej obrony Ziemi może nawet nie być w stanie obronić się przed tym ruchem, ponieważ nietykalność w domenie Boga nie była absolutna. Jeśli atak przekroczył granicę, jaką może wytrzymać umiejętność, również przebiję się przez umiejętność. Potem, jak zgodnie z oczekiwaniami, czarno-biały słup świetlny zniknął, wilk wojenny wpadł w puls energii. Serber zniknął wraz z wilkiem wojennym. W tym samym czasie ponad tysiąc członków Owhelming Smile również zostało zamienionych w popiół, pozostawiając jedynie krater wypełniony sprzętem. Reinkarnacja najsilniejszego Boga miecza. Rozdział 738 grzechów podejmuje działania. Rozdział 738 Siedem grzechów podejmuje działania. Ponowne pojawienie się czarno-białego słupa światła i nowa fala dewastacji, która z nim nastąpiła, zeskoczyła prawie wszystkich w górach kamiennych szponów, po raz kolejny miła wszystkich w górach kamiennych szponów. Na chwilę zapomnieli walczyć, gdy odwrócili się, by popatrzeć na słup światła. W obliczu tej przerażającej mocy, sprawność dziesiątek tysięcy graczy była żartem. Całkowite mnóstwo nie mogło nastąpić w każdej chwili. Chociaż impuls energii zabił tylko ponad tysiąc graczy, głęboki strach przed bronią przeniknął do ich kości. Nikt nie chciał być celem tego ataku, rozpadając się w tył. Nagle wszyscy gracze ze Star Alians różnych gildii zaczęli się bać za rowing. Bardzo obawiali się, że ten rowing przypuści kolejny taki atak. Po pojawieniu się pierwszego impulsu energetycznego pocieszyli się, że nie można dwukrotnie zastosować takiego ataku. Pocieszenie to jednak zniknęło po drugim impulsem energetycznym. Po śmierci gracze straciliby jeden poziom. Jednak utrata poziomu w latach 30 wymagałaby kilku dni na odzyskanie. Myśląc o utracie życia w wyniku pojedynczego ataku, Stara Alliance i jego sojusznicy zaczęli działać ostrożnie. Różne oddziały jarzmili rządze krwi. W końcu, jeśli przyciągną zbyt dużo uwagi, Armagedon może zapukać do ich drzwi jako następny. W przeciwieństwie do tego, morale uroborosa i zarowienka kwipu, członkowie obu gildii i pasją rozpoczynali kontrataki. Jedna strona powstrzymywała się ostrożnie, podczas gdy druga strona forsowała z płonącymi pistoletami. Wynik bitwy był oczywisty. Cholera, skąd czarny płomień wziął to coś? Galaktyczna przeszłość skrzywiła się. Ten atak pulsu energetycznego był po prostu zbyt dużym zagrożeniem dla Sojuszu Gwiezdnego. Jeśli szybko się z tym nie poradzą, na pewno przegrają tę wojnę. Przegrana w tej wojnie byłaby śmiertelnym ciosem dla gildii. Utrata XP i sprzętu była drugorzędnym problemem. Co najważniejsze, zniknie prestiż Gwiezdnego Sojuszu jako pierwszorzędnej gildii. Sojusz Gwiezdny nie tylko rzucił wyzwanie gildii początkującej, takiej jak Zero Wing, ale nawet przegrał żałośnie. Jak w przyszłości Sojusz miał konkurować z Uroborosem w Thermolon City? Ten rozdział załaduj najpierw na Nowelbin. Co? Tymczasem, jeśli Zarowing wygra tę wojnę, nie tylko zyska więcej prestiżu, ale także Gildia zobaczyłaby napływ graczy próbujących dołączyć, co z kolei pozwoliłoby na wzrost siły gildii. Jak gwiezdny sojusz miał zdobyć Stone Forest Town czerwone pióro poprowadzić główną armię i zniszcz Czarny Płomień. Nie możemy pozwolić, żeby znowu odpalił to coś. Po rozważaniu jego opcji, galaxy Past nie wierzy, że mogą pozwolić Zero-Wingowi dłużej zajmować tę górę. Dzięki punktowi obserwacyjnemu na górze Zero-Wing może wystrzelić ten impuls energii w dowolne miejsce na polu bitwy, jakie tylko zechce. Gdyby mogli szybko eksmitować Zero-Wing, zmniejszyłoby się groźba masowego zniszczenia. Dlatego konieczne było usunięcie Zero-Wing z góry. Jeśli chodzi o elitarną armię zero Wing nie było to już ważne. Bądź pewny, lideru gildii. Poprowadzę jednostkę do unicestwienia czarnego płomienia. Czerwone pióro rozumiało wagę swojego zadania. Co więcej, była to doskonała okazja, by pomścić upokorzenie, którego wcześniej doznał. Wysłał swoich podwładnych tylko, by rozprawili się z czarnym płomieniem podczas bitwy w City, ale ostatecznie żaden z sześciu podwładnych, których wysłał, nie wrócił żywy. Tym razem zamierzał osobiście poradzić sobie z największym ekspertem królestwa gwiezdnego księżyca. Bracie chwalebne, będę musiał cię trudzić, aby poinformować kwiat siedmiu grzechów. Miejmy nadzieję, że mogą działać tak szybko, jak to możliwe. W ten sposób będziemy mogli zakończyć tę bitwę nieco wcześniej, zamiast marnować zasoby. W ramach ubezpieczenia Galaxy Past nadal zdecydowało się wdrożyć kwiat siedmiu grzechów. Wzorowa Willow zamierzała zmusić czarny płomień do posmakowania rozpaczy. Dlatego kazała im zgładzić te zarowink przed polowaniem na czarny płomień i wyższe szczeble zerowink. Jednak ten plan nie był już wykonalny. Ten puls energetyczny był po prostu zbyt dużym zagrożeniem. Tymczasem główne siły zerowink zajęły miejsce, które było łatwe do utrzymania, ale trudne do zaatakowania. Dzięki sile bojowej głównych sił Zero Wing, chociaż czerwone pióro dowodziło wieloma elitarnymi członkami, nie mogli oni wykorzystać swojej maksymalnej siły. Nikt nie był pewien, czy uda im się wygonić black flame i jego drużynę z tej góry. Jeśli bitwa się przeciągnie, a Zero Wing będzie mógł wystrzelić ten impuls energii jeszcze kilka razy, może to odwrócić losy tej wojny. Dlatego, ze względu na bezpieczeństwo, zabójcy z Kwiatu siedmiu grzechów podejmą działania bardziej efektywnie. Gdyby kwiat siedmiu grzechów mógł szybko zniszczyć górne szczeble Zero Wing, mógłby zadać potężny cios zarówno Zero Wingowi, jak i uroborosowi. Star Alliance mógłby w pełni odzyskać utracony impet. Znacznie łatwiej byłoby unicestwić pozostałych członków elitarnych dwóch gildii. Zaraz ich powiadomie odpowiedział Gloriausecho. On również zdawał sobie sprawę z powagi sytuacji. Jego poprzednia beztroska mina zniknęła. Wojna, która wyraźnie była na ich korzyść, nagle obróciła się o 180 stopni. Gdyby byli bezczynni, ta wojna straciłaby wszelkie znaczenie, nawet jeśli zabiliby wyższe szczeble zarowinków. Wzorowe Willow, oprócz rozpaczy czarnego płomienia, pragnęła miażdżącego zwycięstwa. Gdyby powiedział wzorcowej wierzby, że odnieśli zwycięstwo w Pyrusie I, kobieta może nawet obedrzeć go żywcem ze skóry. Ten rozdział załaduj najpierw na Novelbin. Co, nareszcie chcesz, żebyśmy dołączyli do walki? Zapytał mężczyzna w srebrnej szacie. Ten mężczyzna w średnim wieku, nosił na plecach czarną włócznię i zachichotał, gdy otrzymał wezwanie Gloria Secho. Tak, mam nadzieję, że jak najszybciej dokończysz pracę. Wspaniały, Echo skinął głową. Zrelaksować się. Dopóki wykonamy jakiś ruch, czas czarnego płomienia na tym świecie będzie ograniczony, roześmiał się mężczyzna w srebrnych szatach. Następnie rozłączył się i spojrzał na pozostałych, mówiąc: "Zacznijmy. Nie zapomnij o swoich celach. Możesz atakować kogoś innego tylko wtedy, gdy twój cel zginie." Chociaż wszyscy byli niezwykle potężnymi, najwyższej klasy ekspertami, kiedy mieli do czynienia z tym mężczyzną w srebrnych szatach, nie mogli powstrzymać się od dreszczy, gdy z szacunkiem kiwali głowami. Kwiat Siedmiu Grzechów był organizacją, w której siła oznaczała wszystko. Mężczyzna w srebrnych szatach był silniejszy niż każdy z nich. Stąd miał pełną kontrolę nad tą operacją. Gdy zabójcy Kwiatu Siedmiu Grzechów zmierzali ku szczytowi S.Haifeng, członkowie sekretnego pawilonu, którzy obserwowali go z daleka, zaczęli się poruszać. Nie spodziewałem się, że Terowing otrzyma tak strategiczne narzędzie. Nic dziwnego, że znowu powstała i Gilgi wyrosła do obecnej potęgi. Gdyby nie kwiat siedmiu grzechów, Zero Wing może naprawdę wygrać tę wojnę. Yuan de wzdrygnął się, gdy przypomniał sobie wcześniejsze zniszczenia. Jeśli Zero Wing mógłby zdobyć kilka dodatkowych narzędzi, kto mógłby się temu przeciwstawić w przyszłości? Jednak to wydarzenie przypomniało mu jedną rzecz. Wojny w królestwie Boga nie zostały wygrane tylko dzięki elitarnym i doświadczonym graczom. Takie strategiczne narzędzia były równie ważne. Podczas gdy gwiezdny sojusz zmobilizował jednostkę, zbliżając się do pozycji S-Haifenga, S-Haifeng SH wykorzystał ten czas, by jeszcze kilka razy wystrzelić mana Pulse Cannon, unicestwiając tysiące członków Star Alliance. Zespół ekspertów Star Alliance, który stawił czoła legionowi Mrocznych bogów, również otrzymał strzał. Impuls energetyczny natychmiast rozpadł się prawie połowę zespołu ekspertów, łagodząc presję wywieraną na legion Mrocznych bogów. Ta sytuacja prawie doprowadziła do omdlenia wyższych szczebli sojuszu Gwiezdnego i różnych innych gildii. Lider Gildii, zgodnie z oczekiwaniami, zbliżają się. Czy powinniśmy skierować w naszą stronę pobliski elitarny legion i pomóc nam? W ten sposób będzie nam łatwiej utrzymać ten obszar. zapytał taniec ognia SHIFENG, obserwując, jak elitarna armia zbiera się pod góry. Mając tylko główne siły zero Wing, bardzo trudno byłoby zabezpieczyć to miejsce. Nie ma potrzeby. Posiadanie większej liczby ludzi tylko nam utrudni. S. Haifeng machnął ręką. Następnie wyjął z torby biblię ciemności i zwój magicznego wzmocnienia poziomu 3, uśmiechając się słabo. Uwagi dotyczące PL. Jeden pirusowe zwycięstwo, zwycięstwo, które zadaje zwycięzcy tak niszczące żniwo, że jest równoznaczne z porażką. Ktoś, kto wygrał pirusowe zwycięstwo, również zebrał ciężkie żniwo, które neguje wszelkie prawdziwe poczucie osiągnięcia. Reinkarnacja najsilniejszego Boga Miecza. Rozdział 739 100 kontra 20 tysięcy. Rozdział 739 100 kontra 20 tysięcy. Staraliant wysłał armię 20 tysięcy elitarnych graczy, aby otoczyć szczyt góry S. Feng. Nawet gdyby S. Highfang i inni byli potężniejsi, nigdy nie uciekną przed armią 20 tysięcy elitarnych graczy i licznych ekspertów. Wszyscy, podzielcie się jak najwięcej i atakujcie w grupach. Uważaj na zaklęcia obszarowe Zero Wing, rozkazał Czerwone Pióro. Sojusz Gwiezdny dokładnie zbadał głównych członków sił Zero Wing. Stars of Bladkiego i Burza Ognia S. Feng był największymi zagrożeniami dla armii. Te dwa zaklęcia wielokrotnie pokazywały swoją przerażającą, niszczącą moc w przeszłości. Gdyby szarżowali jak jeden, nie byliby niczym więcej niż tylko ćwiczeniem celu. Nawet bez kwiatu siedmiu grzechów 20 tysięcy elitarnych graczy jest więcej niż wystarczające, aby utopić stoosobową grupę Black Solt Autumn, która obserwowała z pobliskiego szczytu góry, nie mogła powstrzymać westchnienia przed morzem graczy, gdy wspinali się na górę. Wytrzymałość graczy w Królestwie Boga nie była nieograniczona. Mogłoby być w porządku, gdyby Zerowing walczyło z zwykłymi graczami, ale nie tylko każdy członek 20 tysięcznej armii była elitą, ale armia zawierała również wielu ekspertów. Ta bitwa nie skończyła się szybko. Gdyby zerowing stawił czoła tylko zwykłym potworom, może mieć szansę na zwycięstwo. W końcu zwykłe potwory nie wymagały wiele od graczy. Nie trzeba było popychać się do granic walki z takimi przeciwnikami. W normalnej bitwie gracze mogli walczyć bardzo długo. Jednak to była inna historia w bitwie na wysokich obrotach, gdzie trzeba było pozostać na szczycie. Wymagałoby to wysokiego zapotrzebowania na wytrzymałość i koncentrację. To było jak bieganie w maratonie. Biegacz może mieć wytrzymałość na bieganie 10 km, ale nie z pełną prędkością. Byłoby cudem, gdyby doświadczony biegacz mógł przebiec cały kilometr z pełną prędkością. Tak samo było z utrzymaniem szczytu podczas walki. Gdyby to oni, młodsze pokolenie tajnego pawilonu, walczyli w tej bitwie, nie mówiąc już o 20 tysięcy graczy, nawet 10 tysięcy graczy byłoby więcej niż wystarczające, aby utopić ich na śmierć. Mogli się wycofać tylko wtedy, gdy chcieli przeżyć. Wybranie walki doprowadziłoby po prostu do ich grobu. Fakt, że gwiezdny sojusz wysłał 20 tysięcy elit, by uwięzić czarny płomień jego zespół, pokazał, jak bardzo sojusz bał się szermierza. Zwykli eksperci najwyższej klasy nie uzasadnialiby takiego traktowania. Tymczasem, gdy szalała wojna, oficjalne fora eksplodowały komentarzami. Zero wing jest zbyt niesamowity. W rzeczywistości grają przeciwko 20 tysięcy osób w 100-osobowym zespole. Zastanawiam się, kto wygra? Chciałbym osobiście obejrzeć tę bitwę. Domyślam się, że Zero Wing się wyczyści. Mówimy o 20 tysięcy elitarnych członków gildii. Ten rozdział załaduj najpierw na Nowel Bin. Co? Rzeczywiście. To 20 tysięcy elitarnych graczy, a nie 20 tysięcy zwykłych potworów. Jeśli Zero Wing wyjdzie zwycięsko, stanie się legendą w Dominie Boga. Zastanawiam się, ile osób zabije 100 członków Zero Wing. Ta bitwa określi supremację nad górami kamiennych szponów. Dlatego gracze w całym Star Kingdom zwracali na to szczególną uwagę. Co więcej, nieczęsto widywano wojny Gildii na taką skalę. Oprócz dyskusji na forum, gracze transmitowali także transmisje wojny na żywo na oficjalnych forach. W czasie tej wojny Sojusz Gwiezdny nie zawracał sobie głowy przeganianiem obcych. Zamiast tego Gildia pozwoliła innym graczom na oglądanie. Chcieli, aby wszyscy wiedzieli, jak potężny jest Sojusz Gwiezdny. Tylko, że Sojusz Gwiezdny zaczął żałować tej decyzji. Osiągnięcie! Pokaż wszystkim konsekwencje sprzeciwienia się Star alians. krzyknął czerwone pióro. Nagle armia 20 tysięcy elitarnych graczy wspięła się na górę, nie pozostawiając żadnych luk, przez które Zerowink może uciec. Zamierzali zniszczyć Black Flamę i jego zespół. Kiedy armia gwiezdnego przemierza była w połowie drogi na górę, w powietrzu nagle pojawiła się czarna postać. Za każdym razem, gdy postać trzepotała czarnymi jak smoła skrzydłami, generowała silne wiatry. Dlatego, demon jest tutaj, wszyscy z Star Alians odwrócili się, by spojrzeć na postać. Demon bojowy demon 1. Poziom 55. Pw 11. 000. 000. 11 000. 000, 000. Podczas gdy wszyscy byli oszołomieni, demon bojowy uniósł swoje bliźniacze wisto czerwone toporki bojowe i zanurkował w tłum. Machając bronią, demon biterny wywołał burzę, która wyrzuciła wszystkich graczy w promieniu 15 metrów powietrze, a niezliczone ostrza wiatru zakończyło ich życie. Gdy gwałtowna burza się skończyła, z nieba spadły setki elementów wyposażenia. Wszyscy mimowolnie zdrygnę się. Przy obecnym standardzie graczy żaden z nich nie miał żadnej nadziei przeciwko stworzeniom poziomu 55 poziomu 3. Nie, to jest demon zerowinga. Wszyscy gracze walczący w zwarciu, rozproszcie się. Graczem walczący na dystans, zdystansuj się od demona i użyj magicznych tablic barierowych, aby go uwięzić. Rytfeater natychmiast rozkazał, chociaż nagłe pojawienie się demona zaskoczyło go, pozostał stosunkowo spokojny. Chociaż tablice magii barierowej były rzadkie, pierwszorzędna gildia, taka jak sojusz gwiazdny, miała ich sporo w rezerwie. Ten rozdział załaduj najpierw na Nowelbin. Bin. Co? Mogą nie być w stanie zabić demona poziomu 3, ale mogą go na jakiś czas ograniczyć. Jednak S. Feng nie miał zamiaru dać gwiazdnemu sojuszowi możliwości schwytania demona. Demony, które wezwał za pomocą Biblii Ciemności, różniły się od stworzeń przywołanych za pomocą zwojów przywołania. Demony można było kontrolować z bardzo dużej odległości. Dlatego S. polecił demonowi bojowemu wzbić się w powietrze i zaatakować inne lokacje. Pomimo ciągłych ataków graczy Star Alliance, ze względu na tłumienie poziomów i poziomów, ich obrażenia były praktycznie znikome. W ten sposób demon biterny wielokrotnie uderzał i uciekał. Za każdym razem, gdy gracze z Barrier Scrolls docierali do bitwy, demon był poza zasięgiem. Przez pewien czas armia gwiezdnego przymierza pogrążyła się w chaosie. Oczy czerwonego pióra były przekrwione z wściekłości, gdy ryknęło ogłuszająco, obserwując, jak to szaleństwo powtarza się raz za razem. Już wystarczająco trudno było poradzić sobie z demonem trzy poziomu. Teraz demon biegał losowo, siejąc spustoszenie, gdziekolwiek się udał. Dla Sojuszu Gwiezdnego ten demon był koszmarem. Byli owcami na rzeź. Przypadkowy atak mógł zabić kilkuset graczy. Jeśli tak będzie dalej, to tylko kwestia czasu, zanim demon unicestwi ich armię 20 tysięcy elitarnych graczy. Lideru gildii, naprawdę jesteś niesamowity. Możesz przywołać tak potężnego demona trzy poziomu Dzięki temu Gwiezdny Sojusz ucierpił, cieszył się Blackie, obserwując, jak demon bitewny masakruje elity Sojuszu Gwiezdnego. Wcześniej dwóch wielkich lordów, Sojusz Gwiezdny i przytłaczający uśmiech, zadało spory cios. Gdy tylko pomyślał, że ta wojna się skończyła, S. Hyphenku ujawnił podstawowe działo many. Za pomocą zaledwie dwóch strzałów rozprawili się z dwoma wielkimi lordami, zmuszając Sojusz Gwiezdny do wysłania armii graczy. Teraz S. Hyphenku wezwał demona stopnia 3. Na tak wąskiej górskiej ścieżce demon 3 poziomu był o wiele skuteczniejszy niż kilka tysięcy elitarnych graczy. Ignoruj tego demona. Wspinaj się na górę. Jeśli zabijemy przywoływacza, ten demon zniknie. Galaksy Past, który dowodził wodali bitwą przeciwko Ouroborosowi, nagle krzyknął na czacie Gildii. Bez względu na to, jak potężny był przyzwany stwór, jego przywoływacz zawsze był jego słabością. Zamiast marnować czas demonem 3-poziomu, skuteczniejszym było zaatakowanie jego przywoływacza. Samo Zerowink nauczyło ich tej lekcji. Rzeczywiście, po przypomnieniu Galaxy Past, elity gwiezdnych sojuszy uspokoiły się i ruszył w górę, pozostawiając tylko różne bariery, która miała zająć się demonem trzy poziomu Przywódce gildii nadchodzą. Czy powinienem strzelać? Zapytał Blackie, obserwując, jak elitarna armia szarżuje na nich jak rój mrówek. Desperacko chciał użyć Stars of Light, aby pokazać Star Alliance, z kim mają do czynienia. Zanim odpowiedział, s haifeng spojrzał na 50-osobowy zespół, który szybko wspiął się na górską ścieżkę. Z poważną miną powiedział: Zachowaj to na razie. Poradzimy sobie z gwiezdnym sojuszem po rozprawieniu się z kwiatem siedmiu grzechów. Uwagi dotyczące TL. Jeden Demon. Demon odnosi się zarówno do rasy, jak i nazwy rangi dla poziomu 3, chociaż w tym przypadku odnosi się do poziomu 3. Lub obu. 20. Reinkarnacja najsilniejszego Boga miecza. Rozdział 740 bitwa najwyższego poziomu. Rozdział 740 bitwa najwyższego poziomu. Słysząc komentarze z Highvenga, i pozostali zwrócili się w stronę kwiatu Siedmiu Grzechów. Jeśli mieli wymienić swoje największe zagrożenia w tej wojnie, to z pewnością nie była to armia Star Alliance składająca się z ponad 100 tysięcy elitarnych graczy. Była to 50 osobowa drużyna z kwiatu Siedmiu Grzechów. Obserwując, jak zabójcy zbliżają się do siebie, taniec ognia i pozostali byli zdenerwowani. Wiedzieli, że jeśli zabójcy pokonają ich tutaj, ich wcześniejsze wysiłki pójdą na marne. Nie powstrzymuj się przed nimi. Użyj mocy ciemności od samego początku przypomniałeś k swojemu zespołowi poprzez czat zespołowy. Zwycięstwo lub porażka, niech rozstrzygnę się w ciągu tych 10 minut. Jeśli chodzi o techniki, kwiat siedmiu grzechów był ponad nimi. Mieli tylko dwie zalety. Po pierwsze, mieli po swojej stronie więcej liczb. Po drugie, mieli przewagę umiejętności berserk. Moc ciemności trwała 10 minut. Zwykłe umiejętności berserka trwały na ogół tylko ułamek tego czasu. Kiedy aktywowali moc ciemności, ich przeciwnicy nie mieli innego wyboru, jak tylko aktywować swoją. Gdyby zdołali przetrwać umiejętności berserka Kwiatu siedmiu grzechów, wyszliby z tego zwycięsko. S. Hyphenk polecił demonowi bojowemu szarżować na zabójców z prędkością lotu. Z przytłaczającą siłą bojową demona trzy poziomu, pokonanie 50 osobowej drużyny zabójców powinno być łatwe. Czy myślisz, że możesz powstrzymać Kwiat siedmiu grzechów jednym demonem poziomu trzy? Mężczyzna w srebrnej szacie zerknął na demona bojowego lecącego w kierunku jego drużyny, figlarny uśmiech pojawił się na jego twarzy. Następnie ujawnił czarny magiczny zwój. Rozwijając go, krzyknął, wzywam cię, mag magiant. Nagle na górze pojawiła się masywna humanoidalna postać pokryta stopioną lawą. Lawowy gigant istota żywiołów, wielki lord. Poziom 55 18 000 00018 000 000 PW Ten rozdział załaduj najpierw na Nowel Bin. Com. w chwili, gdy pojawił się lewy gigant, wydał z siebie wściekły rek i uniósł obie ręce. Nagle lawa wytrysnęła z ziemi i przetoczyła się przez szczyt góry, przekształcając obszar 300 jardów wokół giganta lawy w domenę lawy. Domena lawy nie tylko tłumą atrybuty wrogów, ale także zjadała 3% ich HP co 5 sekund. Gracze nie mogli w ogóle długo walczyć w dominie. Po ustanowieniu swojej domeny olbrzym lawę mocno zacisnął obie dłonie. W następnej chwili gorąca lawa zaczęła wylewać się w powietrze, pochłaniając demona bitewnego i uniemożliwiając mu poruszanie się. Wielki lord zna właściwie umiejętność domen i uwięzienie stopnia 3. Kwiat siedmiu grzechów chce nawet rozstać się z takim zwojem przywołania. S. High nie mógł powstrzymać zmarszczenia brwi. Umiejętność uwięzienia poziomu 3 mogła zapieczętować ruchy bojowego demona na bardzo długi czas. Jednak przez cały czas trwania umiejętności rzucający nie mógł się poruszać. Oba zwane stworzenia zostały wyeliminowane z tej walki. Jednak kwiat siedmiu grzechów wspierał umiejętność domeny, co było istotną wadą Zero Winga. Poddać się. Nikt nie może uniknąć zabójców z kwiatu siedmiu grzechów. Mężczyzna w srebrnych szatach zachichotał. Domena Lewy już otoczyła szczyt góry. Członkowie Zero Wing byli uwięzieni w środku. Co więcej, dzięki efektom tłumienia i redukcji HP, nawet jeśli członkowie Zero Wing aktywowali swoje umiejętności berserk, nie przetrwaliby długo w domenie lawy. W końcu śmierć czekała, by ich powitać. To niekoniecznie prawda. Obserwując szarżujących na nich zabójców, S. nagle krzyknął: aktywuj magiczny szyk. Nagle w powietrzu pojawiła się purpurowo-złota magia, otaczając zarówno skrzydło zero, jak i kwiat siedmiu grzechów. Ta magiczna tablica była niczym innym jak pośrednią magiczną tablicą, dziewięciogwiazdkową domeną polarną, którą wcześniej zdobyła z Hypheng. Dopóki dziewięciogwiazdkowa domena polarna była aktywna, ludzie spoza bariery nie mogli wejść. Podobnie ci w środku nie mogli wyjść. Bariera zniknęła dopiero po wyczerpaniu się many dziewięciu rzucających. Co więcej, dziewięciogwiazdkowa domena polarna tłumiła również atrybuty zabójców. Co więcej, jego tłumienie było silniejsze niż domen lawy. Domena lawy może osłabić atrybuty gracza o 30%, podczas gdy 9 domena polarna może osłabić atrybuty gracza o 40%. Przeciwko potworom wysokiego poziomu może stłumić ponad 70% ich atrybutów. Był to niezwykle potężny magiczny szyk. Kiedy gracze poza barierą zobaczyli różne metody walki za rozkrzydła i kwiat o siedmiu grzechów, na chwilę zostali oszołomieni. Bardzo dobry. Przynajmniej sprawy stają się teraz trochę interesujące. Mężczyzna w srebrnej szacie nie mógł powstrzymać się od śmiechu. Zobaczmy, który z nas przetrwa do samego końca. Mówiąc to, członkowie kwiatu o siedmiu grzechów aktywowali swoje umiejętności berserka Chociaż doznali silniejszego stłumienia, domena lewej uszkodziła HP zero. -Winga. Jeśli przeciągnęliby bitwę, mogliby łatwo wygrać. Tymczasem strona zerowing podobnie aktywowała moc ciemności. Nagle atrybuty obu stron poszybowały w górę, a ich moce bojowe osiągnęły większy poziom niż wcześniej. Gdy dzieliło ich tylko kilkadziesiąt metrów, zaczęli atakować z dystansu. Zaklęcia i strzały leciały w ich cele. Ten rozdział załaduj najpierw na Novelbin. Bin. jednak żadna ze stron nie była łatwa do pokonania, gdy przemykali się między deszczem zaklęć i strzał. W mgnieniu oka dystans między dwoma zespołami zmniejszył się. Klasy walczącym w zwarciu szybko wymieniły ciosy, a ich ciała poruszały się z zamazaną szybkością. Taniec ognia natychmiast skierował swój wzrok na kapłana 34 poziomu. Używając shadow steps, pojawiła się za klerykiem i aktywowała najsilniejszą umiejętność klasy Assassin, absoluta stryka. Jednak ten kleryk wyczuł podejście tańca ognia. Nie tylko udało mu się aktywować tarczy prawdy, zanim dosięgnął go atak tańca ognia, ale także aktywował terroryzujący ryk. Fir Dancy został zmuszony do aktywowania umiejętności control Remowal. Potem wyrzuciła swój krótki miecz w kierunku kleryka. W odpowiedzi kleryk użył swojej laski do zablokowania ataku. Ponieważ taniec ognia posiadał przytłaczającą siłę, jej atak wyrzucił tego kleryka w powietrze. Kleryk jednak skorzystał z okazji, aby zachować między nimi pewien dystans. Niestety, obrażenia od tańca ognia tylko zniszczyły tarczę prawdy kleryka. kleryk pozostał nietknięty. Kiedy taniec ognia myślało o pogoni za klerykiem, poczuła za sobą niezwykle gęste, mordercze zamiary. W pośpiechu firgance użył windsteps. Cholera. Bez jej ostrzeżenia w tyle ją w plecy. Na szczęście taniec ognia aktywował wind Steps na czas, a jednosekundowa niewrażliwość nie atak. Twój czas reakcji jest całkiem dobry, ale co powiesz na to? Przekomarzał się ubrany na czarno asasyn, który nagle pojawił się za tańcem ognia. Następnie wymachiwał dwoma sztyletami, wysyłając kilkanaście powidoków w fierdance. Wyglądało to tak, jakby wypuścił te ataki jednocześnie, chwytając w płatkę taniec ognia. Instynktownie taniec ognia chciał bronić się przed atakami, jednak szybko zmieniła zdanie i zamiast tego użyła kroków w pustki. Nagle taniec ognia zniknął. Odziany na czarno zabójca wstrzymał swoje ataki i aktywował windsteps. Cholera. Taniec ognia pojawił się nagle obok ubranego na czarno zabójcy. jej krótki miecz zatrzymał się tuż przed plecami mężczyzny, nie mogąc posunąć się nawet o cel. Taka niesamowita praca nóg wygląda na to, że nie wybrałem złego celu roześmiał się ubrany na czarno asasyn. Spojrzał na tańca ognia, mówiąc, Jestem plejady, ta, która cię zabije. Ekspert w królestwie płynącej wody. Kiedy taniec ognia zobaczyła spokojną reakcję przeciwnika na kroki pustki, mogła z grubsza odgadnąć standard plejad. W przeciwnym razie nie byłby w stanie się bronić. Tylko ci, którzy potrafili przewidzieć jej ruchy, mogli obronić się przed jej krokami pustki. Oprócz tańca ognia, który spotkał eksperta od królestwa płynącej wody, wioletla ustawiła czoła jednemu z liderów partii kwiatu siedmiu grzechów. Chociaż członkowie Zero wink mieli przewagę w atrybutach i mogli przejąć inicjatywę w ataku, techniki zabójców były znacznie bardziej wyrafinowane. Zabójcy nie użyli te siły, by stawić czoła przeciwnikom. Zamiast tego bronili się i kontratakowali. W końcu, dzięki obecności Domeny, lawy członkowie Zero Wing z czasem stale tracili HP. Musieli tylko poczekać, aż ich przeciwnikom zabraknie HP. Czarny Płomieniu, pokaż mi swoją siłę, zażądał mężczyzna w srebrnej szacie, stając na drodze hajfenga, machając włócznią poziomo. Mężczyzna w średnim wieku emanował imponującą aurą. Reinkarnacja najsilniejszego boga miecza. Rozdział 741: Pobożna szybkość. Rozdział 741 Pobożna Szybkość. Członkowie Zarowinki Kwiatu siedmiu grzechów weszli we własne bitwy. Oprócz tańca ognia, fioletowej chmury i akwarosa, polegających na przewadze atrybutu, jaką zapewniało im zestaw zestawu poziomu 1, aby stłumić przywódców partii zabójców, pozostali walczyli z pozostałymi czterema przywódcami partii. Wyposażenie tych przywódców partyjnych w niczym nie ustępowało członkom głównych sił zerowink. Ponadto nosili prawie pełny zestaw klejnotów stopnia 3, a ich umiejętności berserka były nieco potężniejsze niż moc ciemności. Dlatego łatwo nadrabiali różnicę w atrybutach. Z bardzo niewielką różnicą w atrybutach podstawowych, nawet jeśli trzech głównych członków sił Zero Wing zjednoczyło się z jednym z przywódców partii Kwiatu Siedmiu Grzechów, byli bezsilni. Wróg neutralizował ich ataki, jeden po drugim. Tymczasem, jeśli nie byli ostrożni i otrzymali atak, natychmiast straciliby jedną trzecią swojego HP. Ich pokonanie było tylko kwestią czasu. Nie wspominając o tym, że lewa domain również działała, stale zmniejszając HP graczy Zero Wing. Co zaskakujące, Shadowsford, Minor Wind, Flying, Shadow, Turkledowe, Cola i Yawmian byli w stanie wymieniać cios za cios ze swoimi zabójczymi przeciwnikami, zarówno ich HP, jak i ich wrogów stopniowo spadały. Niewielka różnica w HP może zadecydować o wyniku ich walk. Zero Wink jest dość silny. Pomimo stawienia czoła, tak wielu ekspertom z Kwiatu siedmiu grzechów, wciąż walczą tak zaciekle. Gdyby to była jakakolwiek inna drużyna, kwiat siedmiu grzechów już by ich pokonał, powiedział Yuan Teksin, który obserwował walkę z daleka, z lekkim zdziwieniem. Niestety zero Wink nadal będzie płonąć. Obecnie, pomijając kilka wyższych szczebli Zerowing, które utrzymały swoją pozycję, pokonanie pozostałych było tylko kwestią czasu. Gdyby bitwa się przeciągała, zwykli członkowie sił głównych upadliby. W tym czasie zabójcy mogli opanować górne szczeble Zerowing, ponieważ mieli już pełne ręce roboty z obecnymi przeciwnikami. Stawienie czoła większej liczbie naraz byłoby śmiertelne. Pozostali członkowie tajnego pawilonu kiwnęli głowami na znak zgody. Musieli jednak przyznać, że główna siła Zerowing była naprawdę imponująca. Gdyby byli na miejscu Zerowing, bitwa zakończyłaby się bardzo szybko. Eksperci Refinement Real mogli zwinnie zmieniać swoje działania w tak szybkich bitwach, jednak zwykli eksperci nie mogli. Na spalonym polu bitwy, chociaż walki między głównymi członkami siły zerowinka zabójcami z kwiatu Siedmiu Grzechów były ekscytujące, członkowie sekretnego Pawilonu skupili się na walce z Hai W końcu tytuł na Sura nie był tylko na pokaz. Aby zasłużyć na swoją obecną reputację, S Feng zabił wielu ekspertów. Jednak w tej wojnie przeciwnik Hai Fenga był jeszcze bardziej niezwykły niż on sam. Walczył z przywódcą zabójców. Rzeczywiście, był to rzadki widok. Kwiat Siedmiu grzechów wysłał cię tym razem, by poprowadzić misję? Zapytał s Feng, wyciągając miecze. Był całkowicie skupiony na stojącym przed nim mężczyźnie w srebrnych szatach. Chociaż mężczyzna w srebrnej szacie jeszcze nie zaatakował, zimne, mordercze zamiary, którymi promieniował, spowodowały, że s Feng mimowolnie zadrżał. s Feng miał wrażenie, że jego życie ucieka. Miał wrażenie, jakby stał pośrodku gniazda demonicznej bestii. Co więcej, poziom i wyposażenia mężczyzny w srebrnej szacie był niezwykle wysokie. Ten rozdział załaduj najpierw na novel bin. Com. Mężczyzna był nie tylko berserkerem na poziomie 35, ale jego ekwipunek stanowił również zestaw sprzętu z ciemnego złota przeznaczony dla berserków, zestaw Windfrost. Zestaw Windfrost skupiał się na szybkości i sile. Był to sprzęt z poziomu 30 do 40. Był to zestaw z ciemnego złota, który mogło się ulepszyć wraz ze wzrostem poziomu jego noszącego. To było dopiero drugie miejsce za wyposażeniem z zestawu poziomu 1. Jeśli chodzi o śnieżno-białą włócznię w rękach mężczyzny, chociaż z nigdy jej wcześniej nie widział, sądząc porunek i elegancji broni, powinna to być co najmniej czarno złota broń najwyższej klasy. To będzie zależeć od tego, czy kwalifikujesz się do tego, czy nie. Skarcił mężczyzna w srebrnej szacie, wymachując włócznią. Nagle wydawało się, że jego włócznia zmieniła się w pięć jadowitych węży, którym wystrzeliły w kierunku S. Fenga. Jedna włócznia, pięć przemian. Chociaż było tylko pięć obrazów włóczni, te obrazy trajektorii ataku były zarówno złożone, jak i zróżnicowane. Nawet mężczyzna w średnim wieku nie mógł przewidzieć ataków, nie mówiąc już o trajektoriach ataku. Widząc to, S. Feng nagle się wycofał. Cholera, cholera. Między szermierzem a berserkerem rozsypały się iskry. Taka szybka włócznia. S. Feng nie mógł powstrzymać zaskoczenia. Pomimo wycofania się, gdy tylko zauważył ataki, pięć obrazów włóczni pojawiło się przed nim natychmiast. Zanim zareagował, chociaż odbił dwa z włóczni za pomocą swoich mieczy, było już za późno, by zablokować pozostałe trzy włócznie. Nie miał innego wyjścia, jak aktywować obronne ostrze, aby zablokować włócznie. W przeciwnym razie, z jego atrybutami po aktywacji i mocy ciemności, chociaż pozostałe obrazy włóczni nie zabiją go natychmiast, zniszczą jedną trzecią jego PZ. Z powodu poprzedniego starcia S. zrozumiał, jak potężny był mężczyzna w srebrnych szatach. Dzięki temu mógł przewidzieć obrażenia mężczyzny. Właściwie uniknąłeś mojej jednej włóczni, pięciu przemian. Jesteś godzien, żebym cię traktował poważnie. Mężczyzna w srebrnych szatach uśmiechnął się. Nagle przypuścił kolejny atak. Tym razem sześć obrazów włóczni poleciało w kierunku S. hyfeng Ten atak był również znacznie szybszy niż poprzedni. Zanim S. hyfeng mógł zareagować, pojawiło się przed nim sześć obrazów włóczni. Pomimo podjęcia środków ostrożności, trzy z sześciu obrazów uderzyły S. hyfenga Na szczęście defensywy bladen zablokowało pozostałe trzy. Jak jego ataki są tak szybkie? S. nie mógł powstrzymać zaskoczenia, gdy spojrzał na włócznię przeciwnika. Wyraźnie przewidział ogólne cele mężczyzny, ale zanim się obronił, pojawiło się przed nim sześć obrazów włóczni. Wyglądało to prawie tak, jakby obrazy się teleportowały. Pomimo przewidzenia trajektorii ataków, jego ciało nie nadążało za szybkością zabójcy. To był pierwszy raz, kiedy S. spotkał się z taką sytuacją. Ten rozdział załaduj najpierw na Nowel Bean. Co? Logicznie rzecz biorąc, powinien być znacznie szybszy niż mężczyzna w srebrnej szacie, a jednak włócznia mężczyzny poruszała się, jakby miała ruch chwilowy. Nawet jeśli był szybszy, nie mógł nadążyć za atakami włóczni mężczyzny w srebrnej szacie. Nie mając innego wyboru, S. High użyłaby Sabint. Czterosekundowe wiązanie dało mu mnóstwo czasu na kilkukrotne zabicie mężczyzny w srebrnej szacie. Jednak, gdy tylko czarne jak smoła łańcuchy wynoszyły się z ziemi, ubrany w srebrną szatę mężczyzna aktywował blask wargoda, oślepiające światło, które promieniowało z jego ciała, gdy stał się odporny na wszelkie efekty kontroli. Zaraz potem przed S haifengiem pojawiło się sześć kolejnych obrazów włóczni, które go uderzyły. Tym razem liczba bloków defensywy Bladen została wyczerpana. Członkowie sekretnego pawilonu obserwujący z daleka byli zdumieni. Uderzenia w ucznia mężczyzn w srebrnej szacie były po prostu zbyt szybkie, ataki całkowicie przekroczyły prędkość określoną przez system. Jak ktoś mógł uniknąć takich ataków? Jak ataki tego człowieka są tak szybkie? Pomimo tego, że był największym geniuszem nowej generacji Secret, Elton był szokowany, gdy obserwował zaciekłą bitwę. Gdyby musiał zablokować ataki mężczyzn w srebrnych szatach, najprawdopodobniej zginąłby natychmiast po rozpoczęciu bitwy. Tylko Czarny Płomień, dzięki swojej błyskawicznej waleczności, ledwo był w stanie obronić się przed dwoma lub trzema uderzeniami w uczni. Do tej pory każdy inny zginąłby wiele razy. Jesień, teraz rozumiesz, dlaczego sprowadziłem was tutaj, aby obejrzeć tę bitwę, prawda? spytał Yuan Tiexin, chichocząc. Eksperci, których znasz, są tylko figurantami. To prawdziwy ekspert od wierzchołków wirtualnego świata gier. Jednak wydajność Black Flama jest równie imponująca. Jedna włócznia, sześć przemian to specjalna technika tego człowieka. Niezliczeni znani eksperci zginęli przeciwko temu ruchowi. Z jednej strony mogę policzyć ekspertów, którzy potrafią zablokować dwa lub trzy uderzenia w krainie płynącej wody. Teraz, gdy czarny płomień zużył wszystkie swoje umiejętności ratowania życia, ta walka powinna zakończyć się bardzo szybko. Mężczyzna w srebrnych szatach ponownie wykonał jedną włócznię, sześć przemian. Jednak S. Feng nagle zamknął oczy. Nic nie widział, gdy pozwolił zabójcy zaatakować. Czy mógł już się poddać? Nagły rozwój wydarzeń zeszokował widzów. Skoro włócznia poruszała się tak szybko, skoro S. Feng nie polegał na swoim wzroku, aby przewidzieć poczynania mężczyzny w srebrnej szacie, jak miałby się bronić przed atakami włóczni, wygląda na to, że walka się skończyła, powiedział Colteltum, kręcąc głową. Sześć obrazów w przebiło ciało S. Haifenga. Jednak w chwili, gdy sześć obrazów w przebiło ciało S. Haifenga, inny S. Haifeng pojawił się obok mężczyzny w srebrnej szacie. Ten drugi S. Haifeng zamachnął się swoim ostrzem otchłani. Cholera. Wyraźny pierścień metalu zderzającego się z metalem rozbrzmiał na całym polu bitwy. Mężczyzna w srebrnej szacie został zmuszony do cofnięcia się o trzy kroki, zanim się ustabilizował, właściwie uniknąłeś ich wszystkich. Na twarzy mężczyzny w srebrnej szacie pojawił się szok, gdy patrzył z niedowierzaniem na nietkniętego S. Haifenga. Reinkarnacja najsilniejszego Boga Miecza. Rozdział 742 decydujący strajk. Rozdział 742 decydujący strajk. Nagłe uniknięcie s haifenga przed jedyną włócznią. Sześć transformacji i srebrnego mężczyzny sprawiło, że członkowie tajnego pawilonu za nie mówili. Jak on to zrobił? Oczy zimnej jesieni rozszerzyły się, gdy spojrzał na s haifenga który wciąż miał zamknięte oczy. s haifeng unikał tej boskiej włóczni, której nie można było uniknąć z otwartymi oczami, z zamkniętymi oczami. To było po prostu nie do pomyślenia. Podobnie oszołomiony był Yuan Tieksin. Czarny płomień jest naprawdę zaskakujący. Nigdy nie sądziłem, że tak szybko przejrzy jedyną włócznię nieba, sześć przemian wykrzyknął Yuan Tiexin. Lata temu poniosłem liczne straty w walce z jedyną włócznią nieba, sześcioma przemianami, ale czarny płomień przejrzał to po zaledwie kilku atakach. Czy może być potworem? Mężczyzna w srebrnych szatach imieniem Sky był jednym z weteranów Kwiatu Siedmiu Grzechów. Wielu czołowych ekspertów z Super Guild ogromnie ucierpiało z rąk Sky. Sky zabiła nawet wielu ekspertów, którzy również wkroczyli do krainy pustki. Tylko ci w wymiarze pustki, którzy potrafili wykorzystać swoje pięć zmysłów do granic swoich możliwości i posiadali elementarną kontrolę nad otoczeniem, mieli zdolność blokowania jednej włóczni, sześciu przemian. Nawet Julian Jakiń walczył, by obronić się przed jedną włócznią, sześcioma przemianami, dzierżąc dwie bronie. Potrafił zablokować najwyżej cztery lub pięć ciosów. Był jednak tarczowym wojownikiem, więc znacznie łatwiej było mu bronić się przed uderzeniami włóczni za pomocą tarczy. Tylko, że byłoby mu znacznie trudniej zbliżyć się do Sky. Oczywiście w grze było wiele umiejętności, takich jak ataki o szerokim zasięgu, które mogły zneutralizować takie precyzyjne ataki. Można też zdystansować się od nieba. W końcu zasięg ataku Berserkera był tylko do tej pory. Nawet długa włócznia nie zwiększy znacząco zasięgu ataku. Jednak w tak bliskiej, szybkiej bitwie, jak ta, oprócz umiejętności ratujących życie, które można aktywować za pomocą myśli, nie można było bronić się przed atakami Sky za pomocą umiejętności. Umiejętności na ogół wymagały określonych ruchów przed aktywacją. Stworzyłoby to poczucie dysharmonii u doświadczonych graczy. Ich ataki przy użyciu umiejętności nie byłyby tak szybkie i naturalne jak ich normalne ataki. W związku z tym ujawniłoby to słabe punkty, których normalnie nie posiadali. Właśnie z tego powodu eksperci z królestwa wyrafinowania lub wyższego rzadko używali umiejętności w walce i w zwarciu z innymi graczami, ponieważ bardzo możliwe, że jedna słabość oznacza ich zagładę. s h jeszcze nie dotarł do wymiaru pustki. Jednak bez użycia umiejętności udało mu się zneutralizować jedyną włócznię nieba, sześć przemian. To był pierwszy raz, kiedy Juwanty widział takie zdarzenie. Tymczasem na polu bitwy, po tym jak Sky uspokoił lekko zdziwione serce, w jego oczach pojawił się duch walki. Zaczął ponownie wykonywać jedną włócznie, sześć przemian. Sky wielokrotnie wykonywał swoją specjalistyczną technikę z rzędu. Jednak S. Feng unikał wszystkich swoich ataków z zamkniętymi oczami, za każdym razem wykonując kontratak. Początkowo S. Feng otrzymał tylko jedno trafienie podczas kontrataków. Teraz trafił dwa trafienia. Ten rozdział załaduj najpierw na Novelbin. Co? Chociaż Sky zablokował każdy atak, który wysłał na niego S. Feng, otrzymał wiele obrażeń. Każdy z ataków S. zadał ponad 500 obrażeń. Siła S. haifenga była zdumiewająca. W dominie Boga, zderzenie broni zrównoważyłoby obrażenia. Gdyby jednak istniała znaczna różnica między siłą walczących, powstałyby pewne szkody. Jednak szkody te były zwykle tak niskie, że prawie nieistotne. Jeśli różnica w siłach walczących byłaby spora, słabsza strona odniosłaby znaczne obrażenia, nawet jeśli skutecznie zablokowali atak. Sky doświadczyła tego z pierwszej ręki przeciwko Black Flamy. Jego ekwipunek osiągnął już obecny szczyt wśród graczy w Gottes Domain. Był także berserkerem, klasą słynącą z siły. Umiejętność berserka, którą aktywował, była nawet umiejętnością berserka typu siła. Jednak siła S-Hyphenge wciąż znacznie przewyższała jego własną. To był pierwszy raz, kiedy Sky spotkała się z taką sytuacją. Jeśli chodzi o atrybut siły, nawet ci potwory podobni graczem w Królestwie Bożym nie mogli go tak obezwładnić. Nie czuł się już, jakby walczył z innym graczem. Zamiast tego czuł się bardziej, jakby walczył z humanoidalnym potworem rangi Lorda. Otrzymał ponad 500 obrażeń tylko dzięki obronie przed atakami. Jego HP po aktywacji i umiejętności Berserk wynosiło tylko nieco ponad 19 tysięcy. Miał limit, ile razy mógł bronić się przed atakami S. H. Fenga. Chociaż Sky dołożył wszelkich starań, aby uniknąć ataków S. H. Fenga, odkrył, że nie może uniknąć żadnego z nich. Pomimo stosunkowo silnej kontroli nad otoczeniem, ataki S. H. Fenga były po prostu zbyt szybkie. Mimo, że mógł przewidzieć trajektorię ataku S. ledwo mógł się bronić. Naprawdę jesteś niesamowity. Nic dziwnego, że nawet Silver cię zauważył. Spatrując się w S. Haifenga, Sky powiedziała niskim tonem: zamierzałam zachować tę kartę, by rzucić wyzwanie Silverowi, ale wygląda na to, że nie mam innego wyboru, jak tylko wypróbować ją na tobie. Gdy tylko to powiedział, włócznia Sky wystrzeliła i przekształciła się w dziewięć obrazów włóczni. Jedna włócznia, dziewięć zabójstw. To była obecnie granica możliwości Sky. Ten ruch nie tylko miał większy zasięg niż jedna włócznia, sześć przemian, ale był też znacznie szybszy. Tym razem S. Haifenko otworzył oczy. W obliczu nagłego zbliżania się dziewięciu obrazów włóczni, zamiast się wycofać, S. Haifenk ruszył naprzód, by powitać włócznię. Yuan Tiexin, który obserwował z daleka, myślał, że S-Hai postradał zmysły. Gracze, którzy o tym wiedzieli, unikali już jednej włóczni, sześciu przemian jak zarazy. Z drugiej strony, on SPR, wywołały dreszcze nawet po kręgosłupie Yuan Txin. Nawet gdyby zdążył podnieść tarczę na czas, obrazy włóczni najprawdopodobniej by go uderzyły. Jednak S-Hai Feng podjął inicjatywę powitania włóczni. Czy jego sukces w zneutralizowaniu jednej włóczni Sky, sześciu przemian sprawił, że był zbyt pewny siebie? Jednakże, ponieważ Juan stał zbyt daleko od shi Fenga, nie zauważył słabych niebieskich łuków elektryczności okrążających ciało S Fenga. Ten rozdział załaduj najpierw na Nowel Bin. Com? Ten ruch był niczym innym jak drugą umiejętnością zabijania reja, stąpieniem Boga piorunów. Boże zejście grzmotu. Stają się odporne na wszystkie umiejętności kontroli, prędkość ruchu i szybkość ataku zwiększona o 150%, obrażenia zwiększone o 50%, a wszystkie otrzymywane obrażenia zmniejszone o 50% na 30 sekund. Czas odnowienia. Jedna godzina. W następnej chwili rozbłysły liczne niebieskie światła. Światła odbijały obrazy włóczni, gdy zbliżyły się do S. Fenga. Z punktu widzenia osoby postronnej wyglądało na to, że obrazy włóczni uniknęły S. Fenga, Jak silny wichur, S. Feng przedarł się przez dziewięć obrazów włóczni i przemknął obok Sky. Zbyt szybko, by go oko mogło śledzić, kraj przeniknął ciało Sky. To wszystko wydarzyło się w jednej chwili. Zanim Sky zdał sobie sprawę, co się właśnie stało, z jego ciała wytrysnęły fontanny krwi. Jego HP gwałtownie spadło. W mgnieniu oka jego ponad 19 tysięcy hp spadło do zera. Ciało Sky załamało, gdy uderzyło o ziemię. Ten. Nagły atak S. Hyfeng zabił Sky, ogłuszając wszystkich, którzy patrzyli. Przez chwilę nastała tylko cisza. Co się przed chwilą stało? Jak zablokował dziewięć obrazów włóczni? Niebo umarł. Pytania wypełniały umysł tłumu tajnego pawilonu. Pomimo tego, że przez cały ten czas skupiali się na S. Hyfengu, widzieli tylko, jak S. Hyfeng znikał i pojawiał się ponownie. Nie zauważyli, że S. to dobył miecza, zanim Sky upadła na ziemię. Żaden z nich nie wiedział dokładnie, co się właśnie wydarzyło. S. Hyfeng najwyraźniej przed chwilą stoczył zaciekłą walkę z Sky. Jednak po kilku wymianach S. przejrzał i zneutralizował specjalną technikę Sky. Jednym ruchem odebrał nawet życie Sky. Ta zmiana nastąpiła zbyt szybko. To było niewiarygodne. Wujku czy wiesz, co się przed chwilą wydarzyło? Co zrobił czarny płomień? Spytała zolt praktycznie wykrzykując swoje pytanie przekrwionymi oczami. Jednak stojący obok niego Yuan Txin był równie szeroki, co zawierało jego własne zmieszanie. Reinkarnacja najsilniejszego Boga Miecza. Rozdział 743. Porażka siedmiu grzechów. Rozdział 743. Porażka siedmiu grzechów. W oczach Jan Tiekzin, chociaż Shai Feng był z pewnością silny, nadal nie mógł się z nim równać. Jednak nagły występ naprawdę go oszołomił, jeśli Yuan Tiexin zmierzył się z Sky on SPR, Six Transformations, Transformation miał tylko 50% pewności, że odniesie zwycięstwo. Jednak w starciu z jedyną włócznią, Nina Kills Sky, który właśnie pokazał, Yuan Tiexin nie sądził, że ma jakiekolwiek szanse na zwycięstwo. Jednak nawet po użyciu NSPR, Nina Kills Sky zmarła po pojedynczym uderzeniu z Haifenga. Od momentu, w którym S. Haifeng przeniósł się do wymachu mieczem, wszystko działo się zbyt szybko. Co więcej, ze względu na odległość między nimi, bitwa zakończyła się, zanim Yuan Tiexin zdał sobie sprawę, co się stało. Czy ktoś z was nagrał tę bitwę? Zapytał kilka osób zanim. Byli to pracownicy wydziału wywiadu tajnego pawilonu. Magiczne lustro, które trzymali, było magicznym narzędziem w domenie Boga, które mogło rejestrować sceny w określonym zakresie. Magiczne lustro można było kupić w sklepach w różnych większych miastach. Były jednak niezwykle drogie. Podstawowe magiczne lustro kosztuje 3 złota, jednak basiec magic Mirror może rejestrować obszar 100 jardów w zakresie 4000 jardów przez 2 godziny. Ten przedmiot może z łatwością pozwolić różnym dużym gildiom na prowadzenie rejestru niektórych bitew. Takim graczom, jak oni, szczególnie łatwo było wciągnąć się w takie bitwy. Dlatego musieli zachować pewien dystans od bitwy. Chociaż mogli używać lornetki do oglądania walk, te przedmioty nie mogły nagrywać bitew. Dlatego magiczne lustra był najlepszym narzędziem do zbierania informacji. Po zebraniu wymaganych danych można było je szczegółowo zbadać. Było to znacznie prostsze niż funkcja nagrywania systemu. Mamy wszystko. Agenci wywiadu skinęli głowami w odpowiedzi. Dobrze, zrób kopię i wyszli do mnie później. Wyślij też kopię do lidera gildii. Juan Jixin rozkazał poważnie. Dla eksperta takiego jak on nic nie było bardziej pociągające niż oglądanie bitwy pomiędzy graczami o standardach s i Sky. Co więcej, występ z Haifeng był również oszałamiający. W tej chwili Łantiekin nie mógł powstrzymać się od ponownego rozważenia relacji między tajnym pawilonem Zero Wing. Jednak z tą decyzją trzeba będzie poczekać do zakończenia wojny. W porównaniu z zaskoczeniem, jakie odczuwali członkowie sekretnego pawilonu, zabójcy Kwiatu Siedmiu Grzechów byli oszołomieni. Chociaż Sky nie był jednym z ich wyższych szczebli, jego sława w organizacji była głośna. Prawie wszyscy o nim słyszeli. Co więcej, wśród wielu ekspertów z Realm w organizacji, Sky była jedynym ekspertem, który był w stanie stawić czoła Silverowi. Jednak Black Flamme, ktoś, kto był tylko trochę sławny, zabił Sky. Ten rozdział załaduj najpierw na nowelbin. Com. To było jak oglądanie mrówki pokonującej lwa. To było nie do pomyślenia. Przywódca gildii. Kiedy Firedance zobaczyła, jak plejady zabójców zamarły, podążyła za wzrokiem zabójcy. Natychmiast odkryła, że S. Feng zawładnął liderem zespołu zabójców i nie narosła w niej moc. Firedance nie był jedynym, który zareagował w ten sposób. Wszyscy z głównych sił zarówno również poczuli, jak moc wpływa do ich ciał, gdy zobaczyli Berserkera na ziemi. Chociaż główne siły Zero Wing straciły ponad tuzin członków, ta jedna śmierć miała znacznie większy wpływ niż zabicie trzech lub czterech przywódców partii Kwiatu Siedmiu Grzechów. Czy kwiat Siedmiu grzechów nigdy nie zawiódł swojej pracy? W końcu, czyż najsilniejszy lider zespołu nie zginął pod mieczem lidera Gildi? Śmierć Sky spowodowała również zniknięcie olbrzyma lawy. Bez lawagand domena lawy również zniknęła. W mgnieniu oka ustąpiły wszystkie osoby z Zero Wing, a ich atrybuty gwałtownie wzrosły. Z drugiej strony dziewięciogwiazdkowa domena polarna nadal tłumila zabójców kwiatu siedmiu grzechów. Cholera. Sky rzeczywiście umarło tak szybko. Plejady zmarszczyły brwi, gdy zwrócił się do tańca ognia, którego atrybuty zostały przywrócone, stracił poprzednie opanowanie. Początkowo taniec ognia miał już wyższe atrybuty niż on. Nadążał tylko za atakami tańca ognia, opierając się na swoim dokładnym osądzie. Teraz, gdy taniec ognia odzyskał swoje atrybuty, gdy był jeszcze skrępowany, unikanie i blokowanie ataków kobiety stało się znacznie trudniejsze. Niezależnie od tego, czy były to plejady, czy inni członkowie kwiatu siedmiu grzechów, wszyscy oni skrzywili się podczas walki. Nie podobało ci się bicie mnie przed chwilą. Shadowsford, któremu pozostała mniej niż połowa HP, powiedział, uśmiechając się do strażnika rycerza z wyrafinowanego królestwa na poziomie 34. Jego usta wykrzywiły się w uśmiechu, Shadowsford powiedział, teraz moja kolej. Mówiąc to, Shadowsford wymachiwał brutalnie obosiecznym mieczem niebieskiego ognia i wykonał cięcie trąby powietrznej. Nie bał się w najmniejszym stopniu ujawnienia słabych punktów. Przeciwko absolutnej sile i szybkości, pomimo tego, że strażnik rycerza na poziomie 34 używał swojej tarczy do obrony przed cieniem trąby powietrznej miecza cienia, uderzenie zmusiło go do cofnięcia się o sześć kroków, a nad jego głową pojawiły się obrażenia o wartości ponad 800 punktów. Przez sekundę prawie stracił równowagę. Shadows natychmiast wykonał serię gwałtownych cięć. W obliczu gwałtownego ostrzału miecza cienia, strażnik rycerz nie miał innego wyboru, jak tylko podnieść tarczę i się bronić. Jednak za każdym razem, gdy Miecz Cienia uderzał w jego tarczę, otrzymywał ponad 200 obrażeń, a jego ciało było zmuszone do cofania się krok po kroku. Nie miał szans na kontratak. Po stronie Violet Lautę Stromancer był w końcu w stanie zastosować dźwignię. Aktywując ster S i dance, wysłała w powietrze lidera drużyny berserkarów poziomu 34, który ścigał ją. Zaraz potem zaatakowała swoimi manabals. W powietrzu wokół nich pojawiło się 30 manabals. Chociaż ten atak nie był tak silny jak 36 manabals, które mogła przywołać po wypiciu stoper rywiny, Violet Cloud była w stanie kontrolować 30 manabals z znacznie większą precyzją. Ten rozdział załaduj najpierw na, nowelbin. Co więcej, dzięki odzyskanym atrybutom siła, jaką zawierały manabals, również znacznie wzrosła. Przywódca partii Berserker potrzebował pełnej mocy, by zablokować każdą manabal. W przeciwnym razie kule odrzuciłyby go i ujawniły jeszcze więcej słabych punktów. Jednakże, wbrew przytłaczającej sile 30 manabals, przywódca drużyny Berserker czasami chybił dwóch lub trzech manabals, otrzymując od 500 do 600 obrażeń. Bez stłumienia atrybutów Zerowink, bitwa natychmiast zwróciła się na korzyść Zero Wing, podczas gdy kwiat Siedmiu grzechów znalazł się w całkowicie niekorzystnej sytuacji. Po zabiciu Sky, s hank nie zatrzymał się, aby podnieść łup, który upuścił Berserker. Zamiast tego odwrócił się i rzucił się do lidera partii Siedem Grzechów, który stanowił największe zagrożenie dla Zero Wing. Wszyscy ci przywódcy partyjni byli ekspertami w królestwie płynącej wody. Nawet jeśli główni członkowie sił Zerowink odzyskali swoje atrybuty, przywódcy partii nadal stanowili poważne zagrożenie. Po odzyskaniu atrybutów s hank z powodu aktywnego zstąpienia Boga piorunów stał się znacznie szybszy. Chociaż nie był tak szybki, jak wtedy, gdy zabił Sky, jego prędkość była więcej niż wystarczająca, aby poradzić sobie z przywódcami partii Siedem Grzechów. Po pojawieniu się za jednym z przywódców partii, S. Hyfeng zabił Chopa swoim zabójczym promieniem. Błysnęła smuga niebieskiego światła. 15485. Krwawy ślad pojawił się na przywódcy partii Shield Warrior. Dopiero w tym momencie, na trajektorii S. Hyfenga pojawiła się tarcza wojownika tarcz. Wojownik tarczy był wolniejszy niż S. Hyfeng z ogromną przewagą. Nagle Liber partii, któremu pozostało około 11 tysięcy PW, upadł na ziemię. Obserwatorzy po raz kolejny za nie mówili. Atak S. Hyfenga był po prostu zbyt szybki. Patrząc z daleka, widzieli tylko błysk niebieskiego światła. Nie widzieli nawet po widoku jego miecza, zanim uderzył przeciwnika Jak ktoś miał się bronić przed takim atakiem? Już po krótkiej chwili czterech z siedmiu przywódców partii Kwiatu Siedmiu Grzechów zginęło z Ronkesha z Haifenga, Fire Dance, Violet Sloth i Aquarosen zajęły się trzema ostatnimi W końcu zarówno unicestwiło zabójców z Kwiatu Siedmiu Grzechów Reinkarnacja Najsilniejszego Boga Miecza Rozdział 744 Klęska Star Alliance. Alliance Gdy Kwiat Siedmiu Grzechów dobiegł końca, wszyscy patrzący z daleka byli oszołomieni Dotyczyło to zwłaszcza wyższych szczebli Gwiezdnego Sojuszu Ludzie na ich pozycji doskonale zdawali sobie sprawę z tego, jak przerażający był kwiat siedmiu grzechów. Kwiat siedmiu grzechów był organizacją, która niezliczoną ilość razy zabijała wyższe szczeble supergildii, wywołując ich gniew. Jednak żadna z tych gildii nie mogła zrobić nic organizacji i zabójców. Do dziś kwiat siedmiu grzechów nigdy nie zawiódł. Jednak teraz ta legenda legła w gruzach. Najbardziej niedowierzającym aspektem było to, że to młoda gildia złamała legendę. Jak to może być? Oczy czerwonego pióra rozszerzyły się i zacisnął pięści, patrząc na trupy siedmiu grzechów rozrzucone po ziemi. Kwiat siedmiu grzechów był ich ostatnim matutem przeciwko zerowink. Skoro zabójcy zostali zgładzeni, jak mieli sobie radzić z wyższymi szczeblami skrzydła zero. Każdy ekspert mógł wykorzystać wąski teren, by wykorzystać swoją siłę, nie wspominając o czarnym płomieniu, który mógł natychmiast zabić lidera zespołu Kwiatu kwiat o siedmiu grzechów. Dzięki sile czarnego płomienia mógł zabijać elitarnych graczy bez marnowania dużej ilości wytrzymałości. Potrzebował tylko jednego ciosu za każde zabójstwo. Gdyby polegali na taktyce zergów, aby zabić czarny płomień, ilu elitarnych graczy musieliby poświęcić, nie wspominając o tym, że demon poziomu trzy wciąż żył i kopie. Zniszczenie głównej siły zero wing z zaledwie dwadzieścia tysięcy elitarnych graczy było praktycznie niemożliwe. Lider gildii, członkowie Kwiatu Siedmiu Grzechów zostali zgładzeni. Co powinniśmy teraz zrobić? Niepewny siebie retweater szybko postanowił zgłosić się do Galaxy Past. Co? Galaxy Past był chwilowo oszołomiony, gdy otrzymał wiadomość. Przez chwilę myślał nawet, że czerwone pióro żartuje. Jednak retweater nigdy, nie żartował był tak niezmacznie w tak strasznej sytuacji jak ta. Z poważną miną Galaxy Past zapytał: Ile osób opuściło Zero Wing? Czy czarny płomień jest martwy? Siła Kwiatu Siedmiu Grzechów była absolutna. Nawet gdyby główne siły Zero-Wing były imponujące, nie odeszliby bez szwanku. Jeśli główne siły Zero-Wing poniosły poważne straty, mogliby liczyć na to, że ich elitarna armia zeroj się od pozostałych wrogów. Bez dowódców armia Zero-Wing popadłaby w chaos, a moralę gwałtownie spadłoby. Znacznie łatwiej byłoby wyeliminować elitarną armię Zero-Wing bez jej przywódców. Ten rozdział załaduj najpierw na Novelbin. Co? Zostało im 76 osób. Czarny płomień wciąż i zameldował pospiesznie Ratweater po spojrzeniu na członków Zero-Wing, którzy wciąż znajdowali się w magicznym szyku. Zeskoczenie galaktyki past się. A jesteś pewien? Spytał raz jeszcze Galaxy Past. Kwiat siedmiu grzechów wysłał pięćdziesiąt swoich najwybitniejszych zabójców. Każdy z tych zabójców był ekspertem, który budził strach w sercu. Nawet sam Galaxy Past nie był pewien, czy zdoła uciec, gdyby którykolwiek z tych ekspertów przyszedł, by ratować jego życie. Jak to możliwe, że ta drużyna zabójców pochłonęła tylko nieco ponad dwadzieścia żyć w Zerowink? Galaksy Past miał bardzo jasne zrozumienie siły głównej siły Zarowink. Oprócz nielicznych, bardzo silnych wyższych szczebli, większość z nich była słaba. Galaksy Past był nawet pewien, że mógłby stawić czoła kilku z nich naraz. Lider gildii, jak mogłem pomylić coś takiego? Przez pewien czas nawet czerwone pióro było zagubione. Pospiesznie powiedział: Wszystkie wyższe szczeble Zero Wing wciąż żyją. Zginęło tylko kilku członków edzenia. Ten demon trzy poziomu również wyrwał się ze swojego magicznego więzienia i zaczął atakować naszych ludzi. Kiedy Galaksy Past to usłyszał, jego mózg przestał funkcjonować. Od kiedy Zero Wing jest tak potężny? Przeciwko 50-osobowemu zespołowi zabójców Flower of Seven Sins, Zero Wing faktycznie wyszło zwycięsko, tracąc tylko kilku nieistotnych członków. Przywódca gildii, co powinniśmy teraz zrobić? Walczymy, czy wycofujemy się? Zapytał z niepokojem czerwone pióro, obserwując, jak demon poziomu 3 morduje jego elitarnych członków. Czarny płomień. Będziemy. Wycofać się. Dopiero po dłuższej chwili Galaksy Past w końcu zdecydował. Kiedy wypowiedział słowo odwrót, brzmiał tak, jakby został wyssany z całej swojej energii. Ile to było lat? Galaksy Past już dawno zapomniał o poczuciu porażki. Jednak dzisiaj przypomniał mu się smak. Ten smak bardzo go zaniepokoił. Odkąd Gwiezdny Sojusz wpadł pod jego kontrolę, Gildia przegrała tylko z Supergildiami i super superpierwszorzędnymi Gildiami. Sojusz Gwiezdny nigdy nie przegrał z niczym mniejszym. Jednak teraz Gwiezdny Sojusz, którym dowodził, został pobity do uległości przez nowo powstałą gildię. Ten cios był wielokrotnie bardziej upokarzający niż porażka z rąk tych supergildii. Demon poziomu 3 był odpowiednikiem Wielkiego Lorda. Galaktyczna Przeszłość dość dobrze znała siłę Wielkiego Lorda. W przeciwnym razie nie zapłaciłby tak dużej ceny za zakup zwoju przywołania stopnia 3 od supergildii. Na tym etapie gry posiadanie Wielkiego Lorda po swojej stronie może znacznie zmniejszyć straty, jednocześnie zadając wrogowi niszczycielski cios. Mając dwa zwoje przywołania poziomu 3, myśleli, że mają ty wojnę w torbie. Jednak galaktyczna przeszłość nigdy nie wyobrażała sobie, że atak impulsu energetycznego wyeliminuje obu ich wielkich lordów. Nie mogli poradzić sobie z demonem stopnia 3. Ten rozdział załaduj najpierw na Novelbin. Bin. Com Jeśli nie wycofają się, poniosą tylko więcej strat. Gdy Refweatar usłyszał rozkaz Galaxy Past, jego przygnębiony wyraz twarzy stał się jeszcze bardziej ponury. Jednak nadal wydał rozkaz odwrotu. W międzyczasie, stojąc na pobliskim szczycie góry, członkowie tajnego pawilonu byli zaangażowani w gorącą dyskusję na temat tej wojny między Star Alliance a Zero Wing. Przywódca gildii Czarny płomień jest zbyt potężny. Sposób, w jaki zabił lidera zespołu z o siedmiu grzechów, był po prostu zbyt fajny. Zastanawiam się, jakiego rodzaju taningu używał czarny płomień, aby osiągnąć swój poziom. Nawet po oglądaniu bitwy tak wiele razy zauważyłem tylko przebłysk postaci czarnego płomienia. Nie widziałem nawet po widoku jego ataku. Wujek Lion najprawdopodobniej wytrzymałby tylko kilka ruchów przeciwko czarnemu płomieniu. Co ty w ogóle wiesz? Wujek Yon jest potężny. Oczywiście mógł zablokować atak czarnego płomienia, ale prędkość ataku czarnego płomienia jest tak wysoka. Kto mógłby obronić się przed jego atakiem? Wśród starzystów ses Pavilion wielu swoje wrażenia na temat zero wink. Nie byli już aroganccy, gdy mówili o Zerowink. Nieświadomie przeszli od nazywania szermierza czarnym płomieniem do nazywania go przywódcą Gigli Czarnym Płomieniem. Jednak kilku młodych ludzi nadal było niezadowolonych. Nie ma potrzeby się kłócić. Nie mogę się równać z Czarnym Płomieniem. Innymi słowy, tylko ci nieliczni, potworni gracze mogą teraz walczyć z Czarnym Płomieniem, powiedział nagle Yuan Tixin. Nie mógł powstrzymać się od śmiechu z rozmowy wszystkich. Jesień? Co myślisz o tej walce? spytał Yuan Tixin milczącą zimną jesień. Zimna jesień była największym geniuszem wśród nowej generacji Setred Pavilion. Młodzież dołączyła do tajnego programu szkoleniowego tajnego pawilonu rok temu. Miał zaledwie 17 lat, a już został gwiazdorem pawilonu. Dotarł już do sfery uszlachetniania pół kroku i był tylko o krok od prawdziwego wejścia do sfery uszlachetniania. W każdej chwili mógł się przebić. Początkowo Antjeksin przyprowadził tutaj zimną jesienię innych starzystów, aby nauczyli ich nie być zbyt aroganccy, pokazując im, że w wirtualnym świecie gier jest wielu ekspertów. Chciał też pokazać im prawdziwego potwora. Niestety Silver tym razem się nie pojawił. Jednak ich zyski z oglądania bitwy między niebem a czarnym płomieniem powinny wystarczyć. Juant Jakiński miał nawet nadzieję, że zobaczy konfrontację czarnego płomienia i srebra. Jaki wynik przyniesie taka bitwa? Czarny płomień jest bardzo silny. Przy mojej obecnej sile nie mogę się z nim równać, przyznała ci zimna jesień. Jednak będę nadal ciężko pracować. Prędzej czy później go pokonam. Hahaha, ha, ha. zgadza się. To jest rodzaj sposobu myślenia, który musisz posiadać. Wygląda na to, że ta podróż tutaj wcale nie była marnotrawstwem. Juant Jakiński skinął głową z satysfakcją. Nagle usłyszał dzwonek swojego komunikatora, co go zaskoczyło. W końcu to był telefon od nikogo innego, jak lidera gildii tajnego pawilonu. Reinkarnacja najsilniejszego Boga Miecza. Rozdział 745 wiecznie pamiętany strajk. Rozdział 745 wiecznie pamiętany strajk. Po tym, jak Redfeater wydał rozkaz, elitarna armia, którą Star Alliance wysłał, by rozprawić się z głównymi siłami Zero Wing, wycofała się, pozostawiając tylko małą eskadrę, która miała rozprawić się z Demonem Bitewnym. Elitarne legiony gwiezdnego Przymierza i różne duże gildie, którym walczyły gdzie indziej na polu bitwy, również zaczęły się wycofywać, przygotowując się do opuszczenia gór kamiennych szponów. Teraz za późno na odwrót. S. haifeng zadrwił, gdy omiutął wzrokiem uciekającą armię sojuszu gwiezdnego. Natychmiast wysłał polecenie przez Chadgildi, mówiąc: Wszystkie elitarne legiony, aktywuj dziewięciogwiazdkową magiczną tablicę domeny polarnej. To dlatego S. haifeng wcześniej podzielił armię Zero Zerowink na dziesięć oddzielnych elitarnych legionów. Zewnętrzny region gór kamiennych szponów był rozległy, jednak było tylko dziesięć ścieżek, które prowadziły do tablicy teleportacyjnej Lochu. Gdy tylko wojna się zaczęła, S. Haifeng użył zakonu wojennego gildii, aby odciąć góry kamiennego pazura. Żaden gracz wewnątrz nie mógł uciec ze zwojem powrotu. Jedynym sposobem na opuszczenie lochu było użycie tablicy teleportacyjnej. W domenie Boga były dwie metody używania magicznych tablic. Pierwsza metoda agresywnie wykorzystywała magiczny szek do stłumienia wroga. Drugie zastosowanie było defensywne. Ze względu na unikalne cechy magicznych tablic barierowych, po aktywacji tych magicznych tablic, wrogowie uwięzieni wewnątrz barier nie mogli opuścić. Podobnie nikt nie byłby w stanie wyjść przez barierę, gdyby nie zniszczył samej magicznej tablicy. Jednak zniszczenie magicznej tablicy nie było łatwe. Potrzeba było na to dużo czasu. Ataki z szyku byłyby osłabione. Normalnie znacznie łatwiej było zniszczyć magiczny układ od wewnątrz. Dziewięciogwiazdkowa domena polarna nie była wyjątkiem. Dlatego S- wysłał elitarnych legionów Zero Wing, by strzegły dziesięciu ścieżek. Kiedy elitarne legiony aktywowały swój dziewięciogwiazdkowy magiczne tablicę polarną, powstrzymały Sojusz Gwiezdny i inne duże gildy przed opuszczeniem gór kamiennych szponów. Mogli wtedy skorzystać z okazji, by zyskać więcej na tej wojnie. Na rozkaz Els grupy barierowe zmobilizowały się, każdy z nich ujawnił dziewięciogwiazdkowy magiczny zwój domeny polernej, którego trzymali przez cały ten czas. Gdy dziewięćdziesięciu graczy rozwinęło magiczne zwoje w swoich rękach, nad polem bitwy pojawiło się nagle dziesięć potężnych magicznych tablic, otaczając dużą część pola bitwy i zamykając wszystkie wyjścia z gór kamiennych szponów. Co się dzieje? Dlaczego moje atrybuty spadły? Cholera. W tej chwili nie mam nawet sześć tysięcy pw. Ten rozdział załaduj najpierw na nowelbin. Co? Różni członkowie elitarnych gildii, którzy zmusili elitarne legiony Zero Wing do ciągłego odwrotu, nagle odkryli, że coś jest nie tak. Ich atrybuty spadły o 40%. Ich ataki nie mogły w ogóle wyrządzić żadnych znaczących szkód elitarnym członkom Zero Wing. Natomiast elitarni członkowie Zero Wing, których atrybuty pozostały niezmienione, mogli ich wykończyć zaledwie kilkoma uderzeniami. Nagle wrogowie Zero Wing wpadli w panikę. Chociaż gracze złapanie poza magicznym szykiem próbowali pomóc i nieustannie atakowali barierę z klęciami, efekt ich ataków był minimalny. Gracze klasy magicznej utrzymujące dziewięciogwiazdkową domenę polarną wcale nie stracili wiele many podczas swoich ataków. Teraz nasza kolej. Widząc paniki różnych gildii, elitarni członkowie Zerowink rzucili się do przodu, aby rozwiązać bitwę. Początkowo potrzebowali około czterech lub pięciu ataków, aby pokonać swoich wrogów. Teraz potrzebowali do tego tylko dwóch lub trzech trafień. Z drugiej strony, ich wrogowie potrzebowali teraz około ośmiu lub dziewięciu trafień, aby ich zabić. Bitwa była jednostronna. Co więcej, dziewięciogwiazdkowy polar domajno czarnej był jak nóż w ich gardle. Magiczne szyki odcięły im odwrót. Aqua, użyj manapolisy Cianon, aby wesprzeć legiony. Wszyscy inni, strzeżcie działa i posprzątajcie pole bitwy. Potem, jakas Haifeng wydał swoje polecenia, aktywował jeźdźce wiatru i zleciał z góry. Dziewięciogwiazdkowa domena polarna nie utrzymałaby długo sojuszu gwiezdnego i jego sojuszników. Różne duże gildie uciekną, zanim dotrze do nich demon bitewny. Gdyby jednak zabił dowódców swoich wrogów, pozostali elitarni gracze biegliby jak bez głowy kurczak. Znacznie zmniejszyłby im elitarnej armii, zyskując więcej czasu dla swojej armii. Ktoś leci w naszym kierunku. Wycofujący się członkowie sojuszu gwiezdnego nagle krzyknęli, patrząc z niebo. Wszyscy odwrócili się, by zobaczyć lecącą postać. Czarny płomień. To czarny płomień. Gdy postać się zbliżyła, elity rozpoznały lidera gildy Zarowink. Szarży na nas sam, czy naprawdę uważasz, że Stara Alians jest tak łatwy do zastraszenia? Czerwone pióro zauważyło również, że S-Szybko zbliża się do ich armii. On ryknął. Strzelce, zastrzelcie go. Każdy, kto zabije Czarny płomień, zostanie nagrodzony zestawem wyposażenia najwyższego poziomu 500 sztuk złota i awansem na członka podstawowego. Pierwszorzędna gildia miała wielu członków. Jednak tylko nieliczni mogli zostać głównymi członkami. Bez niezwykle potężnych umiejętności bojowych, stawanie się jedną z elit gildii było generalnie ich limitem. W międzyczasie istniała jakościowa różnica między traktowaniem członka a czym cieszyli się członkowie rdzenia. Nie tylko członkowie rdzenia mieli pierwszeństwo na dobrym sprzęcie, ale także otrzymywali co miesiąc hojną pensję. Jako podstawowy członek można zarobić znacznie więcej kredytów niż na pracy biurowej w dużej korporacji. Można powiedzieć, że rdzenni członkowie byli uważani za formalny personel wewnętrzny w pierwszorzędnej gildii, podczas gdy elita była jedynie personelem zewnętrznym. Korzyści były na zupełnie innym poziomie. Czarny płomień gin. Elity gwiezdnego sojuszu krzyczały z podnieceniem. Tysiące graczy walczących na dystans zaczęło rzucać zaklęcia i zakładać strzały w oczekiwaniu na przybycie S. Fenga. Gdy S. Feng zbliżył się do elitarnej armii, zaklęcia i strzały zaczęły lecieć w jego kierunku. Ten rozdział załaduj najpierw na Novelbin. Bin. Co? Jednak wraz ze wzrostem prędkości jeźdźca wiatru, S. Feng miał niewielkie problemy z unikaniem zaklęć i strzał. Co więcej, ponieważ ci elitarni gracze rozpoczęli ataki w oparciu o przewidywania ruchów S. Fenga, musiał on tylko wylecieć poza zasięg, aby uniknąć ataków. W ten sposób S. Feng posuwał się naprzód bez wysiłku, przecierając się przez deszcz, zaklęć i strzału. Z daleka wydawało się, że S. Haifeng tańczy pośród niezliczonych zaklęć i strzał. W wyniku swojej przerażającej szybkości, S. Haifeng pozostawił jeden widok po drugim, dezorientując elity sojuszu gwiazdnego. Żaden z nich nie mógł śledzić ruchów S. Fenga. Widząc zbliżającego się S. fenga zamiast być pod wpływem przerażającego pędu S. Haifeng, czerwone pióro z torby szkarłatne magiczny zwój poziomu 2. Czarny płomień. To ty dzisiaj umrzesz. Czerwone pióro przyznał, że żaden z jego własnych zaklęć nie wyląduje na szybko poruszającym się S. Haifengu. Jednak magiczny zwój poziomu 2, który trzymał, to zupełnie inna historia. Zaklęcie dwa poziomu, święte włócznie płomienia. Nagle wokół czerwonego pióra pojawiło się 36 ognistych włóczni, a palący ogień podniósł temperatury otoczenia. Czarny płomień. Obróć się w popiół. Czerwone pióro machnął laską, gdy zobaczył, że zostało tylko 30 jardów dzielącego od S-H-Fenga. 36 ognistych włóczni przemieniło się w strumienie światła, gdy wystrzeliły w kierunku s h Ogniste włócznie były znacznie szybsze niż s pokonanie 30 jardów zajęło im tylko chwilę. Ogniste włócznie zablokowały drogę ucieczki, nie dając s na unik. Tymczasem święte włócznie Płomienia był niemożliwym do zablokowania świętym zaklęciem. Każda włócznia rywalizowała z mocą potwora rangi lorda. To było niezwykle potężne zaklęcie. Gdy włócznie miało uderzyć z Haifeng, nagle zniknął. Żadna z ognistych włóczni nie trafiła w cel. Ty, Zanim czerwone pióro zdążyło zareagować, odkrył przed sobą S Haifenga. Niebieskie łuki elektryczności okrążyły ciało z Haifenga, trzeszcząc, gdy iskrzyły. Umiejętność tabu poziomu 2 natychmiastowe uderzenie. Postać z Haifenga przemknęła obok czerwonego pióra, pozostawiając niebieski powidok, który pozostał przez stosunkowo długi czas. Czerwone pióro upadło na ziemię, jego ciało leżało nieruchomo. Jego HP, które było ponad 8000, tysięcy, spadło do zera. Tymczasem postać z Haifenga już dawno odeszła, pozostawiając elity sojuszu gwiezdnego w oszołomieniu. Na zawsze będą nosili te sceny w swoich umysłach. Podczas gdy tysiące graczy bombardowało go atakami, S. Haifeng zdołał zabić czerwone pióro jednym trafieniem. Jedyne, co mogli zrobić, to patrzeć na plece S. Haifenga, gdy odchodził, reinkarnacja najsilniejszego Boga Miecza. Rozdział 746 przedzierania się przez płynącą wodę. Rozdział 746 przedzierania się przez płynącą wodę. Wycofujący się członkowie Elity nie byli jedynymi, którzy widzieli, jak S. hifeng zabija czerwone pióro. A tak widzieli także członkowie tajnego pawilonu, którzy przygotowywali się do odejścia z pola bitwy. Z błyskiem niebieskiego światła bitwa się skończyła. Nikt z tajnego pawilonu nie rozumiał, co się właśnie wydarzyło. Pomimo tysięcy elitarnych graczy i magicznego zwoju poziomu 2 czerwonego pióra, S. hifeng natychmiast zabił czerwone pióro i odszedł bez najmniejszego zadrapania. To było po prostu nie do pomyślenia. Atak z hajfenga był nawet szybszy niż ten, którego użył do zabicia Sky. Kto mógłby zmagać się z taką szybkością? Czarny płomień wciąż ukrywał swoją siłę, kiedy stawił czoła Sky, Juant jak się był w szoku. Jeśli chodzi o starzystów w sekretnym pawilonie, wszyscy oni za nie mówili, dreszcze pędzały po ich kręgosłupach. Zwykli członkowie Elity mogli nie dostrzec kluczowego momentu walki, ale widzieli go. Zamiast umiejętności unikania, szybkość ataku czarnego płomienia była naprawdę przerażająca. Widzieli tylko, jak czarny płomień przemykał obok czerwonego pióra. Żaden z nich nie widział, jak miecz czarnego płomienia wyrzedł z pochwy. Stali zbyt daleko, więc nie byli w stanie zbyt wyraźnie zobaczyć ataku. Jednak Red Theater przyjął to uderzenie osobiście. Powinien wyraźnie widzieć technikę czarnego płomienia. Co więcej, dzięki boskiej dominie znacznie poprawiła się intuicja zarówno zwykłych graczy, jak i ekspertów. W chwili śmierci ta dzika intuicja mogła pozwolić im uniknąć ataków. Szczególnie doświadczeni gracze mieli łatwiejszy czas i większą szansę na unik. Red Theater był ekspertem z listy ekspertów boskiej domen, opublikowanej przez Tajny Pawilon. Jego siła była niezwykła. Chociaż jeszcze nie dotarł do królestwa udoskonalenia półstopniowego, posiadał bogate doświadczenie bojowe z bardzo wysokimi atrybutami podstawowymi, które go wspierały. Jego umiejętność reagowania na niebezpieczeństwo była pierwszorzędna wśród ekspertów. Nawet zimna jesień, geniusz ogłoszony przez tajny pawilon, może nie być tak dobry jak czerwone pióro pod tym względem. Ten rozdział załadł najpierw na Nowel Bin. Jednak Jednak eksperto tak szybkich reakcjach w najmniejszym stopniu nie zareagował, gdy zaatakował go czarny płomień. Wyglądało to tak, jakby intuicja czerwonego pióra zniknęła w tym momencie. Dopiero gdy umarł, zdał sobie sprawę, że został uderzony. To była przyczyna dreszczy członków Secret Pavilion. Chociaż szybkość ataku czarny płomień pokazywana, gdy stawił czoła Sky była zdumiewająca, i oczy tylko nie nadążały za mieczem czarnego płomienia. Teraz jednak nawet nie zorientowali się, kiedy zaatakował czarny płomień. Widzieli tylko smugę szybko rozpraszającego się niebieskiego światła. Tymczasem S-High-Feng, który już odsunął się od elitarnej armii, nie był szczególnie zadowolony ze swojego występu. Rzeczywiście, nie będzie łatwo powtórzyć to odczucie. Po zabiciu czerwonego pióra S. Feng przypomniał sobie ruch, którego użył do zabicia Sky. Zasada działania jedna włócznia, sześć przemian była podobna do jego kroków w pustki. Jedna włócznia, sześć przemian była techniką, która wykorzystywała specjalne metody ataku, aby przeciążyć mózg przeciwnika złożonymi informacjami, powodując, że jego mózg ignorował te informacje, nie pozwalając mu dostrzec ataku. Dopiero gdy włócznia naprawdę zagroził ich życiu, ich mózg rozwieje tę ignorancję. Jednak w tym momencie włócznie był już pod ich nosami i było za na reakcje. Nawet ze swoją przewagą atrybutów, S-Fank ledwo mógł zablokować dwa lub trzy obrazy włóczni. Praktycznie niemożliwe było zablokowanie wszystkich sześciu. S-Fank był w stanie zastosować taką technikę tylko na swoim ciele. Jednak Sky mógł zastosować tę technikę i w swoich atakach. To było zdumiewające. Szybkość ruchu ciała była znacznie gorsza od szybkości ataku. Stąd wykładniczo trudniej było zastosować taką technikę do własnych ataków. Co więcej, przy tego rodzaju technik co im szybciej było, tym trudniej było zastosować technikę. Aby wykonać tę technikę, należało wykonać serię złożonych ruchów w niezwykle krótkim czasie. Tylko przy zbyt złożonych informacjach mózg odmówiłby zaakceptowania obrazu, postanawiając go zignorować. Jako ktoś, kto miał głębokie zrozumienie tej techniki, S. nie miał innego wyboru, jak zamknąć oczy i odciąć się od wszelkich informacji wizualnych. Zamiast tego zdecydował się polegać na swoich innych narządach zmysłów, swoim bogatym doświadczeniu bojowym i swojej ostrej intuicji, aby uniknąć jednej włóczni Sky sześciu przemian. Dzięki jego absolutnej przewadze atrybutów było to możliwe. Gdyby utrzymał odległość około jednego metra od zasięgu ataku Sky i uniknął w chwili, gdy wyczuł, że włócznia berserka przemieszcza powietrze wokół niego, będzie miał wystarczająco dużo czasu, aby uniknąć nadchodzących ataków. To był właśnie powód, dla którego S. Haifeng uniknął agresywnych ataków w Sky podczas wykonywania własnego kontrataku. W bitwie między ekspertami bardzo niebezpiecznie było odciąć się od zmysłów wzroku, ponieważ spośród pięciu zmysłów danej osoby to wzrok pochłaniał najwięcej informacji. Zwykli gracze najbardziej polegali na wzroku. Jeśli gracz straciłby wzrok, zostałby okaleczony, raniąc jego siłę bojową. Jednakże, podczas gdy S. Haifeng zamknął oczy i uniknął jednej włóczni Sky, sześciu przemian, odkrył, że zmieniło się jego postrzeganie świata. Bez jego wzroku skupił się na otoczeniu. Nie skupiał się już na swoim wrogu. Kiedy stanął w obliczu groźby śmierci, odkrył, że jego percepcja stała się znacznie jaśniejsza niż wcześniej. Chociaż nie był w stanie zobaczyć ruchu w Sky, wyczuł pozycję włóczni, co pozwoliło mu coraz łatwiej unikać ataków berserkera. Ten rozdział załaduj najpierw na Novel Com. Wreszcie, kiedy Sky wykonała jedna włócznia, dziewięć zabójstw, S. Hypheng zdał sobie sprawę, czym tak naprawdę jest wymiar pustki. W tym momencie było tak, jakby jego otoczenie było częścią jego ciała. To było jak koncepcja sztuk walki harmonii między człowiekiem a naturą. W tym momencie włócznia Sky przestała go mylić. W końcu S. Feng otworzył ostatnie drzwi królestwa wyrafinowania. Królestwo pustki. Po dotarciu do wymiaru pustki, S. Feng mógł zobaczyć ogólny zasięg ataku jedna włócznia, dziewięć zabójstw jednym spojrzeniem. Dlatego S. Highfeng wymachiwał Killing krajem, aby zablokować każde uderzenie. Porównując szybkość ataku, S. Feng, który aktywował Stąpienie boga piorunów, nie mógł przegrać. Jednak, kiedy S. Feng wymierzył ostateczny cios w skaj, zauważył pęknięcie w przestrzeni. Nieświadomie zamachnął się Killing kraj wzdłuż tej przestrzeni. Zanim uświadomił sobie, co się dzieje, Sky była już na ziemi. Kiedy jednak zabił czerwone pióro, nie był w stanie ponownie przeżyć tego uczucia. Tylko, że dodatkowa prędkość zapewniana przez Instant Strygę była po prostu zdumiewająca, tak bardzo, że Lekweater nie mógł zareagować na jego atak. Dlatego s hi był nieco niezadowolony z tego wyniku. Po tym, jak S-High Feng zabił czerwone pióro, elitarna armia czerwonego pióra popadła w zamieszanie. Żadna z elit nie wiedziała, co robić. Co więcej, po obejrzeniu występu s hi wielu z nich bez myślenia się przestraszyło, gdy się rozeszli. Jeśli zabicie czerwonego pióra przyniosłoby taki rezultat, s Haifeng nie mógł spuścić pozostałych dowódców Legionów z Haka. Oprócz własnych bitew, S. Haifeng polecił demonowi bojowemu zabić Gwiazdny Sojusz i dowódców ich sojuszników. Bardzo szybko na polu bitwy wybuchł chaos. Cholera ten czarny płomień. Próbuje nas zgładzić. Po otrzymaniu raportów od różnych elitarnych legionów Star Alliance, nawet jeśli Galaxy Past był głupcem, zrozumiał cel S. Haifenga. Następnie spojrzał na mapę gór kamiennych szponów i powiedział przez gildii: zbierzcie się wszyscy na północno zachodniej górskiej ścieżce. Przebijemy się jako jedność. Ponieważ chaos ogarnia pole bitwy, przebijanie się przez wiele wyjść byłoby zbyt czasochłonne. Graliby w ręce S. Haifenga tylko wtedy, gdyby to zrobili. Dlatego Galaxy Past zdecydowało się zebrać armię Stara Alliance na najbliższej ścieżce wyjścia, skupiając swoją moc w jednym punkcie. Dzięki temu mogli przebić się przez obronę Zerowing. Chwilę później, pod dowództwem Galaxy Past, elitarna armia Star Alliance zebrała się na północno-zachodniej górskiej ścieżce i zaczęła szaleńczo atakować dziewięciogwiazdkową domenę polarną. Pomimo odwetu elitarnych członków Zerowing, efekt był minimalny. Dziewięciu graczy utrzymujących magiczny szyk szybko straciło mana. Po kilku minutach dziewięciogwiazdkowa domena polarna rozpadła się. Członkowie Stara Alliance radowali się. He? Czy to nie czarny płomień? To nie tylko czarny płomień. Czy to nie jest Fjeredance i Aquarose obok niego? Kiedy magiczny szyk się rozpadł, gracze staralian z bystrym wzrokiem odkryli głównych członków sił Bladskflammy i Zarowink na środku kurskiej ścieżki. Ich wyraz twarzy natychmiast zniknął. Reinkarnacja najsilniejszego boga miecza. Rozdział 747 Żniwa Wojny. Rozdział 747 Żniwa Wojny. Każdy przekonał się na własne oczy, jaką potęgą jest Eshaifeng. Mimo patrzenia z daleka nie mogli powstrzymać drżenia. Fakt, że S. Feng był w stanie zabić czerwone pióro, będąc otoczonym przez tysiące elitarnych graczy i pozostawić bez szwanku, pokazał im, że ich życie było w rękach S. Fenga. Gdyby S. Feng chciał odebrać tu jakiekolwiek życie, nikt nie mógłby go powstrzymać. Właśnie z tego powodu różni gracze z Star Alliance nie cieszyli się, gdy zniszczyli dziewięciogwiazdkową Domenę Polarną. W tej chwili odczuwali tylko strach. Każdy z nich zamarł, żaden z nich nie odważył się posunąć do przodu o krok. Jeden człowiek odstraszył elitarną armię liczącą dziesiątki tysięcy. Co więcej, nie była to zwykła elitarna armia. Była to elitarna armia Gwiezdnego Sojuszu, pierwszorzędnej gildii. Każdy członek elitarny miał poziom 32 lub wyższy. W oczach zwykłych graczy wszyscy byli ekspertami. Jednak wbrew potędze S. Haifeng ci eksperci stracili wolę walki. Co więcej, S. Haifeng miał za sobą wielu znanych ekspertów. Niezależnie od tego, czy był to taniec Ognia, Akwarosy i inne wyższe szczeble Zero Wing, każdy z nich był jeszcze bardziej znany niż ich lider gildii, galaktyczna przeszłość. Co więcej, wszyscy posiadali olśniewające zapisy bitewne. Możliwe, że wyższe szczeble skrzydła Zero były silniejsze niż ich przywódcy gildii. Jak mieli stawić czoła tym potworom? Przed nimi majaczył Zero Wing. Za nimi czekał Roboros. Armia Star sutknęła utknęła między młotem a kowadłem. Zero Wing ma tylko kilkaset osób pilnujących wyjścia. Co z tego, że główne siły Zero Wing dołączyły do walki? Czy naprawdę myślą, że mogą powstrzymać naszą pięćdziesiąt tysięczną elitarną armię? Krzyknął nagle Galaxy Past. Wszyscy szarżcie, Zetrzyje. Słowa Galaxy Past wyrwały wszystkich z oszołomienia. Ten rozdział załaduj najpierw na Novelbin. Bin. Com. Chociaż zero Wing miał demona trzy poziomu, mieli Barrier Scrolls, które który mogłem go stłumić. Radzenie sobie z kilkuset członkami zero Wing to bułka z masłem. Nawet gdyby S-Highfang był potężniejszy i mógł zabić gracza każdym atakiem, nawet gdyby wszyscy mu na to pozwolili, zabicie 10 tysięcy graczy zajęłoby bardzo dużo czasu, nie wspominając o 50 tysięcy. Nagle członkowie Sojuszu Gwiezdnego zarolili się w kierunku S-Highfang. Gracze z Zero Wing poczuli, jakich serca biją szybciej, gdy obserwowali falę graczy zbliżającą się do nich. Mieli po swojej stronie tylko kilkuset graczy. Chociaż główne siły ich gildii przybyły, aby im pomóc, nie można było powstrzymać 50 tysięcy graczy. Nawet trwanie przez krótki czas byłoby imponujące. W końcu bitwy między graczami wymagały niezwykle dużego obciążenia kondycji. Bez Staminy nawet najsilniejszy ekspert znalazłby się pod ostrzem zwykłego gracza. Jednak gdy tylko elity Star Alliance zamknęły się, dziesiątki pośrednich granatów mrozowych eksplodowały wśród tłumu, zamrażając górską ścieżkę i dekorującą setkami lodowych rzeźb. Gdy tylko się pojawiły, te lodowe rzeźby rozbiły się i zniknęły. Oczywiście s wiedział, że kilkuset graczy nie jest w stanie powstrzymać pięćdziesiąt tysięcznej armii. Jednego granaty mrozu mogą opóźnić elitarną armię na wystarczająco długo, by przybyła armia Uroborosa. Każdy główny członek sił miał sto średnio zaawansowanych granatów mrozowych i 10 zaawansowanych granatów mrozowych, które były znacznie potężniejsze niż średnie granaty mrozowe. Z siłą głównych sił i dużym zapasem granatów lodowych, dziecinnie proste było powstrzymanie Armii Sojuszu Gwiezdnego do przybycia Uroborosa. Czarny płomień. Galaktyczna przeszłość zgrzytała zębami, gdy ponownie pojawiły się granaty mrozowe. W tym momencie przerażająca moc granatów mrozu zagnieździła się w umysłach wszystkich. Wcześniej, elitarne legiony Zero Wing poważnie uszkodziły różne duże gildie za pomocą tych granatów mrozowych. Aby uszczuplić zapasy Zero Wing, różne gildie poświęciły dużą część swoich armii. Gdyby Sojusz Gwiezdny okazał strach i powstrzymał szalejący atak, Zero Wing nie musiałby marnować swoich granatów, by zyskać na czasie. Jednakże, gdyby gildia postępowała dalej, zapłaciłaby straszliwą cenę. Lideru gildii, kontynuujemy szarze, czy nie? zapytał jeden z dowódców Sojuszu Gwiezdnego. Opłata. Nie wierzę, że Zero Wing ma aż tyle narzędzi. Krzyknę Galaxy past, a jego oddziały przebiegły dreszcz. Ani awansowanie, ani wycofywanie się nie było dobrą opcją. Dlatego, nawet gdyby wiedział, że uderzą w ceglaną ścianę, musieli przebić się przez blokadę Zerowink. Gdyby zaczekali, aż przybędzie armia Uroborosa, żaden z nich nie opuści tego miejsca żywy. Ten rozdział załaduj najpierw na Nowelbin. Com. Nagle Star Alliance rozpoczął pełną szarżę. Główne siły Zerowink, które rzucały granaty lodowe, omal nie się pod wpływem powodzi. A tekst Star Alliance był zaciekły. Ci gracze okazywali zero szacunku dla swojego życia, gdy posuwali się do przodu. Wielu MT aktywowało wszystkie swoje umiejętności ratujące życie, znacznie zwiększając ich maksymalne HP i zmniejszając otrzymywane obrażenia. Pośrednie granaty mrozowe były już o połowę mniej skuteczne przeciwko graczom. Teraz jego obrażenia zmniejszone o kolejną połowę. W tym momencie każdy średnio zaawansowany granat mrozowy zadawał tylko około 200 obrażeń czołgom w wieloosobowym żołnierze. Mając ponad 14 tysięcy PW, nie wystarczyłoby nawet 60 lub 70 pośrednich granatów mrozowych, by ich zabić. W rezultacie ponad 70 członków głównych sił Zero Wing rzucało granatami tak szybko, jak tylko mogli, ledwo powstrzymując atak gdy S.Hyfen krzyżował na armię sojuszu Gwiezdnego, ulepszyła aurę ognia pierścienia 7 luminariów do poziomu 9. W rezultacie poziom S- gas spadł z 38 do 37. Jednak umiejętność aktywowana aury płomienia, burza ognia, natychmiast się poprawiła. Wcześniej umiejętność zadawała tylko 1000% obrażeń w zasięgu 30-30 jardów przez 6 sekund i miała 5-minutowy czas odnowienia. Po ulepszeniu zadaje 1200% obrażeń w zasięgu 45-45 jardów przez 6 sekund z 5-minutowym czasem odnowienia. Chociaż ulepszenie umiejętności o dwa poziomy zwiększyło znacznie jej obrażeń, zasięg umiejętności zwiększył się 1,5 raza. Moc mogła teraz pokryć ponad połowę górskiej ścieżki. Nagle na środku górskiej ścieżki zagrzmiało piekło, zamieniając zamarzniętą ziemię w palące piekło. Nawet MT, który aktywował wszystkie swoje umiejętności ratowania życia, przetrwał w tym piekle tylko dwie sekundy. 6 sekund później dym się rozwiał, ukazując duży obszar pusty od graczy, ale zaśmiecony bronią i sprzętem. Upuszczone przedmioty prawie utworzyły małą górę. Najmniej wartościowe przedmioty to tajemniczy żelazny sprzęt poziomu 25. W tej chwili był to główny sprzęt dla graczy go Domain, a każdy egzemplarz można było sprzedać za co najmniej 40 lub 50 srebrników. Tymczasem Ziemia ozdobiło blisko 5000 elementów wyposażenia. Większość z nich wypadła od graczy, którzy zginęli podczas ataku granatu lotowego. Po przeliczeniu na monety wyposażenie było warte co najmniej 2500 sztuk złota. Tymczasem też niewa wymagały tylko krótkiej chwili wysiłku. S-High zebrał również mnóstwo dusz nieśmiertelnych. Pomimo limitu 10 yardów, S-High wciąż zdołał zebrać kilkaset dusz nieśmiertelnych. Gdyby zebrał 10 tysięcy dusz, kwalifikowałby się do założenia własnego miasta. Miasto różniło się od miasta. Lokalizacja miasta była z góry określona przez system. Z drugiej strony gracze mogli wybrać, gdzie chcą zbudować swoje miasto. Co więcej, po zdobyciu miasta trzeba było je odbudowywać od podstaw, powoli rozwijając je miasto. Wymagany czas był długi. Z drugiej strony misja szedłem na nagrodzie s kwalifikacjami do budowy miasta. Przed nim była doskonała okazja do wykonania tego zadania. Były dwa warunki, aby zabrać nieśmiertelne dusze. Pierwszym warunkiem była granica 10 yardów. Drugim był limit poziomu. Nie mogło być więcej niż 5 poziomów pomiędzy s a jego ofiarą. Obecnie elity Gwiezdnego Sojuszu miały poziom co najmniej 32, tymczasem S. Haifeng był teraz na poziomie 37. Tak się złożyło, że mógł wchłonąć wszystkie ich dusze nieśmiertelne. Gdyby przegapił tę okazję, nie znalazłby podobnej. Wcześniej było za mało ludzi. Teraz, gdy jest tu tak wielu, powinienem zdobyć wystarczająco dużo dusz nieśmiertelnych. S. Haifeng nie mógł powstrzymać uśmiechu, gdy spojrzał w odległą przeszłość galaktyki. Wyciągnął z torby niebieski magiczny zwój, aktywował jeść wiatru i rzucił się w stronę przywódcy gildii. Reinkarnacja najsilniejszego Boga Miecza. Rozdział 748 Siła Jednego Człowieka. Rozdział 748 Siła jednego człowieka. Kiedy burza ognia przetoczyła się przez ziemię, zamieniła górską ścieżkę w rzekę ognia. Obserwowanie, jak graczem w ogniu zamieniają się w popiół, przerażało wszystkich. To zaklęcie z pewnością jest przerażające. Na szczęście nie byłem na linii frontu. tarczowy wojownik poziomu 32 w srebrnej ciężkiej zbroi przełknął ślinę, obserwując płomienie przed sobą. Był tylko o krok od utraty życia. Gdyby zrobił kolejny krok naprzód, zginąłby jak strażnik Rycerz, który był przed nim sekundę temu. Strażnik Rycerza miał ponad 12 tysięcy HP i miał aktywowane błogosławieństwo ochrony i odporności na magię. Strażnik Rycerz otrzymał nawet prawdy od kleryka i błogosławieństwo obrony od wyroczni. Jednak, powiedział Guardian Knit, nadal wyparował w ciągu kilku sekund. He? Ktoś zmierza w tę stronę? Ciężko opancerzony perczowy wojownik nagle odkrył postać szarżującą wprost na niego. Ktoś naprawdę ośmiela się zmierzyć z nami sam? Bracia, pierdolmy go. Berserker poziomu 32 warknął, podnosząc swój ciężki miecz. Berserker natychmiast otrzymał entuzjastyczną odpowiedź od swoich towarzyszy. Wszyscy przyjęli postawę, by powitać zbliżającego się wroga. Potem, jak wróg bawił się nimi za pomocą granatów mrzowych, uraza wypełniła serca tych graczy. Teraz, gdy głupiec rzucił się na nich na oślep, była to idealna okazja, aby się trochę uwolnić. Ciężko opancerzony perczowy wojownik zmrużył oczy, próbując dostrzec postać ukrytą w dymie. Kiedy dostrzegł ogólny wygląd S.H.I. Fenga, krzyknął przerażony: "Czekaj! Myślę, że to czarny płomień!". Kilkunastu berserków i wojowników tarcz, którzy aktywowali szarze, nie mogło powstrzymać szoku. Jednakże, ponieważ aktywowali już swoje umiejętności i znajdowali się zaledwie kilkanaście jardów od S.H.I. Feng, się nie było już opcją. Każdy z nich wzmocnił swoją determinację, gdy skierowali swoje najpotężniejsze umiejętności w jednak dla S-Hyfenga te szybkości ataku berserków i wojowników tarczy były po prostu zbyt niskie. Co więcej, tych kilkunastu graczy weszło już w zasięg S-Hyfenga. Teraz, gdy S-Hyfeng był w wymiarze pustki, jego percepcja pozwoliła mu jednym spojrzeniem zobaczyć trajektorię ataku tych kilkunastu graczy. Nagle praca nóg S-Hyfenga uległa zmianie. Jak chłodny powiew przemknął przez atak kleszczowy. Gdy miał tych graczy, zabójczy promień w jego dłoni pozostawił kilka smug oślepiającego niebieskiego światła na ich ciałach. Z drugiej strony żaden z mieczy i szabli wrogów nawet nie dotknął S-Hyfenga w ciągu kilku sekund zginęło kilkanaście klas zbroi płytowych, z których każda upadła na ziemię, upuszczając broń lub element wyposażenia. Ponad tuzin nieśmiertelnych dusz płynął do znaku na dłoni jest hajfenga. Gdyby ci ludzie wiedzieli, że gracze, których zabiła z straciliby swoje nieśmiertelne dusze, nie będąc w stanie zalogować się do gry przez kilka dni, oprócz zwykłej utraty poziomu jej biegłości i umiejętności, prawdopodobnie poświęciliby się rzeka ognia, zanim pozwolisz z się do nich zbliżyć. Jak to w ogóle jest możliwe? Wszyscy Star Alliance, którzy obserwowali go z niewielkiej odległości, byli oszołomieni, gdy S. Feng wykończył kilkunastu graczy w ciągu kilku sekund. Poczuli ciężar, którego nigdy nie doświadczyli, w wyniku czego ich oddech stał się chudszy. Ten rozdział załadł najpierw na, Nowel Bin. Co? Wcześniej myśleli po prostu, że S. Haifeng jest niesamowity i potężny. Jednak ten rodzaj władzy był dla nich nieco iluzoryczny. Nie do końca to rozumieli. Jednak dopiero po tym, jak sami zmierzyli się z tą mocą, zdali sobie sprawę, jak ogromna była przepaść między nimi a S. Fengiem. Teraz, gdy zdali sobie sprawę z prawdziwej mocy s Fenga prawie stracili uścisk swojej broni ze strachu. I chociaż próbowali się poruszyć, ani ich ręce, ani stopy nie odpowiadały. Nagle wszyscy pomyśleli, że ich poprzedni pomysł przytłaczania S-Hifeng liczbami był dziecinny. Zanim wrócili do zmysłów, s Feng pojawił się tuż przed nimi. W następnej chwili na ich ciałach zakwitły liczne smugi niebieskiego światła. Na pewno jest wielu ludzi. Kiedy s Feng spojrzał na tłum członków Star Alliance, który blokował mu drogę, podniósł killing i ciał w dół. Piorunujący błysk. Nagle kilka uderzeń piorunów przemknęło w kierunku graczy Star Alliance, pozostawiając w powietrzu oślepiające łuki elektryczne. Jednym ruchem S Haifeng zdobył dziesiątki nieśmiertelnych dusz i utorował sobie drogę. Zanim członkowie Star Alliance zareagowali i spróbowali otoczyć i powstrzymać s z wpadł już w tłum i rozpoczął rzeź. Siekać, rozdzielać ziemi. Wybuch płomienia grzmotu. Mieczsky hell. S. -Feng bez pośpiechu zbierał życia gwiezdnego sojuszu, jedno po drugim. Pomimo tego, że elitarni członkowie rzucali wszelkiego rodzaju umiejętności kontroli w S -Feng, który aktywował aurę żadna z tych umiejętności kontroli nie zadziałała. Jeśli chodzi o różne ataki na niego, z jego szybkością ruchu, żaden z nich nawet nie zbliżył się do uderzenia go. Często obserwatorzy patrzyli, jak ciała wzbijają się w powietrze, uderzające ziemię z kotem z dala od elitarnej armii Sojuszu Gwiezdnego. Ci, którzy obserwowali, byli oszołomieni. Atak S-Hajfenga nie tylko spowolnił ofensywę Star ale także zabił dużą część elit Sojuszu Gwiezdnego. S. Haifeng był nie do powstrzymania, gdy pędził przez armię Sojuszu Gwiezdnego. Gdy członkowie zarówno obserwowali rzeź, ich duch walki płonął w nich, gdy dołączali do ofensywy. On jest taki silny. Ten rozdział załadł najpierw na Novelbin. Czarny płomień może rzeczywiście samo odeprzeć atak gwiezdnego sojuszu. Czy on w ogóle jest graczem? Gracze tajnego pawilonu obserwujący z daleka byli szokowani. Zadziwiający występ z -Feng pobudził nawet wiele zawodniczek pawilon. Pomimo bycia otoczonym przez wrogów, szałes nie tylko trwał bez przerwy, ale był również w stanie uniknąć wszystkich ataków na ograniczonej przestrzeni. Ten wyczyn był niezmiernie trudny. Eksperci sekret pawilonu byli przekonani, że sami poradzą sobie ze stolitarnymi graczami. Podczas bitwy starali się wybrać najkorzystniejszy teren do walki, wykorzystując go do kierowania przeciwników, ograniczając liczbę, z którymi musieli się zmierzyć za jednym razem. W ten sposób mieliby znacznie łatwiejszą obronę przed atakami i unikanie ich. Jednak gdy wrok ich otoczył, trudność obrony i unikania gwałtownie wzrosła. Najprawdopodobniej przetrwałyby tylko chwilę przed śmiercią. Nawet zimna jesień, który uchodził za geniusza nowej generacji, miałby szczęście, gdyby wytrzymał choćby 20 sekund. Jednak s Haifeng wytrzymał już ponad minutę. Co więcej, nie otrzymał jeszcze żadnych obrażeń. Czarny płomień. Złożone emocje wypełniły serce Galaxy Past, gdy obserwowała s Haifeng. Ogólna siła staraliancy wyraźnie przewyższyła Zero Wing z dużym marginesem. Sojusz otrzymał nawet pomoc od różnych gildii. Zgromadzili siłę, której nawet Zero Wing i Uroboros nie były w stanie pokonać. Jednak pod koniec dnia nigdy by sobie tego nie wyobrażał. W tej wojnie, w której brało udział setki tysięcy elitarnych graczy, Zero Wing pojął wynik, dominując tylko dlatego, że mieli po swojej stronie Najeshaifeng. Pojedynczy gracz nie powinien zmienić wyniku Wielkiej Wojny Gildii, ale w tym momencie dokładnie tak się stało. Co więcej, ta dominacja pojawiła się na jego oczach. To się skończy teraz. Zabójczy zamiar błysnął w oczach Galaxy Past, gdy uniósł swój wielki miecz i zaatakował S. Hi feng, krzycząc, wszyscy, zaatakujcie go jak jednego. Nawet przywódca gilgit filiteho, Glorious Echo, podjął działania. Ponad 100 ekspertów również ukradkiem krążyło po plecach S. Hi fenga. Reinkarnacja najsilniejszego boga miecza. Rozdział 749 Opętania Boga Wojny. Rozdział 749 Opętania Boga Wojny. Galaksy Past w końcu nie może tego znieść. Yuan Xin nie mógł się powstrzymać od uśmiechu, gdy obserwował Galaxy Past, który rzucił się na S. Hi feng. Chociaż S. nie mógł zniszczyć armii sojuszu gwiezdnego, nawet gdyby galaktyczna przeszłość pozwoliła szermierzowi pozostać, poważnie zraniłoby to moralę sojuszu. Gdyby Galaxy Past nie powstrzymało niepohamowanej rzezie jest opinie elitarnych członków o ich gildii mogą spaść na dno. Kiedy armia Uroborosa przybędzie, gwiezdny sojusz naprawdę będzie skończony. Jednak przy tej okazji Jąd wreszcie dostrzegł ograniczenia z Podczas walk z niebem i czerwonym piórem S wykazał szybko poprawę swojej siły bojowej. Początkowo Jand po prostu myślał, że występy z przeciwko i Red były wynikiem jego przytłaczających atrybutów. Jednak po zobaczeniu, jak hyphen trwa tak długo, będąc otoczonym przez elity, ale nie otrzymując żadnych obrażeń, nie była to już kwestia lepszych atrybutów. Bez wkroczenia to wymiaru pustki, który pozwalał postrzegać otoczenie tak, jakby było częścią ich własnego ciała, nie można było dokładnie uniknąć tak wielu ataków zaklęć i strzał z tyłu. Yuan Tiexin nagle zdał sobie sprawę z czegoś, co sprawiło, że jego skóra cierpiała. Tajny pawilon zebrał mnóstwo informacji dotyczących przywódcy gildii Zero Wing, czarnego płomienia. Sam Yuan Tiexin wielokrotnie czytał raporty o czarnym płomieniu. Na początku Black Flame zyskał sławę w królestwie gwiezdnego księżyca dzięki swojej tożsamości jako fałszerz, zdobywając tytuł głównego fałszerza królestwa gwiezdnego księżyca. Jednak, gdy czarny płomień zaczął pojawiać się w bitwie, wszystko się zmieniło. Czarny płomień polegał na absolutnej sile, aby pokonać swoich wrogów. Poprzez osiągnięcie zabicia wrogów jednym ciosem zdobył tytuła sury jednorazowego uderzenia. Jednak wydajność czarnego płomienia była wynikiem jego doskonałego wyposażenia i bardzo wysokich atrybutów podstawowych. Jeśli chodzi o jego standardy bojowe, w oczach opinii publicznej był jedynie ekspertem najwyższej rangi. Nie dorównał nawet zimnej jesieni, jeśli chodzi o standardy bojowe. Był tylko kimś z bogatym doświadczeniem bojowym. Nie mógł utrzymać uwagi głównych potęg w boskim domenie. Jednak, gdy brał udział w większej liczbie bitew, standard walki czarnego płomienia raz za razem zaskakiwał publiczność. Ten rozdział załaduj najpierw na Novelbin. Com. Przeszedł z półstopniowego królestwa wyrafinowania do pełnego dotarcia do królestwa wysubtelniania, a następnie wszedł również do królestwa płynącej wody. wraz ze wzrostem liczby bitew zwiększały się umiejętności czarnego płomienia. Teraz dotarł do wymiaru pustki. Yuant Xinn nie chciał wierzyć, że bitwy czarnego płomienia były tylko czynem co więcej, eksperci, którzy postawili stopę w krainach wyrafinowania, mieli własną dumę. Nie stłumią swojej siły, by poradzić sobie ze słabym. Nie miało to sensu. Ponieważ to nie była gra, Yuan Tiexin mógł wymyślić tylko jedną możliwość. Przywódca gildii Zero Wing, Blazk poprawił się z niesamowicie przerażającą szybkością. W porównaniu z horrorem podstawowych atrybutów Czarnego płomienia, jego rozwój był tym, co naprawdę przerażało ludzi. T.H.S. Red Pavilion uważał zimną jesień za geniusza, ponieważ był młody. Ponadto, pomimo tenowania w pawilonie przez niecały rok, dotarł już do sfery uszlachetniania pół i mógł w każdej chwili przebić się do sfery uszlachetniania. Wzrost zimnej jesieni był nawet szybszy niż Juan gdy był młody, ale co z czarnym płomieniem? Ile czasu minęło od uruchomienia domeny Boga? W niecałe dwa miesiące czarny płomień zmienił się z kogoś, kto nie był nawet ekspertem od półstopniowego królestwa wyrafinowania, do prawdziwego eksperta od wymiaru pustki. Czy był jeszcze człowiekiem? Nawet smok wojenny. Ktoś, kogo pawilon smok Fenic uważał za geniusza, który pojawiał się tylko raz na dziesięć lat, nie byłby odpowiednikiem czarnego płomienia. W przyszłości Black Flame może równie dobrze stać się jednym z potworów wirtualnego świata gier. Mając to na uwadze, Yuan Tiexin zdecydował, że nawet jeśli Zero Wing poniesie porażkę w tej wojnie, zaoferuje pomoc Zero Wing w zabezpieczeniu Stony Forestown, korzystając z okazji do związania się z gildią. Domena boga, jako gra rzeczywistości wirtualnej, była ogromna. Różniło się od gier wirtualnej rzeczywistości, którym widzieli w przeszłości. Nawet supergildia nie powinna rozważać pomysłu zmonopolizowania gry. Co więcej, wody wirtualnego świata gier były stosunkowo głębokie. Teraz, gdy w grę wkroczyły również różne duże międzynarodowe korporacje, wirtualny świat gier stał się znacznie bardziej skomplikowany. Jeśli sekretne pawilony mógłby zyskać potężnego sojusznika, takiego jak Zero Wing, przyniosłoby to korzyści przyszłemu rozwojowi pawilonu. Pawilony mógłby wykorzystać więcej możliwości i zyskać silniejsze wpływy. Tak jak Joanny planował wzmocnienie relacji między tajnym pawilonem a skrzydłem Zero, ponad 100 postaci zbliżyło się do S-Gaz z zadziwiającą szybkością. Ten rozdział załaduj najpierw na? Nowel bin. Co? Zatrzymam jego uwagę. Znajdź okazję do ataku. Galaxy Pass dowodził przez czat zespołowy, zbliżając się do S. Następnie wyjął z torby granatowe elikcje. S. Hypheng mógłby walczyć ze względną łatwością, będąc otoczonym przez elitarnych graczy, ale to byłaby inna historia, gdyby był otoczony przez doświadczonych graczy. Dla elitarnych graczy niezwykle trudno było wycisnąć swoje wirtualne ciała do granic możliwości. Nie stanowiło to jednak problemu dla ekspertów. Mogli to zrobić z łatwością. Oczywiście S. nie miał problemów z elitarnymi graczami, jeśli walczył ze wszystkim, co miał, jednak była to zupełnie inna historia z ekspertami, którzy również posunęli się do granic swoich możliwości. Czarny płomień, nauczycie, że z pierwszorzędną gildią nie jest łatwo sobie poradzić. Krzyknął galaktyczna przeszłość. Następnie wrzucił ciemno eliksir do gargła. W tym samym czasie aktywował swoją umiejętność berserk opętania boga wojny. Nagle jego ciało nie tylko powiększyło się o rozmiar, ale także uwolniło olśniewającą złotą poświatę. Jego aura była nawet silniejsza niż potwór Rangi Lorda, a ta nagła zmiana wywołała wstrząs w armii Gwiezdnego Sojuszu. Odkąd różne gildii dowiedziały się o umiejętnościach berserk Zero rozkrzydła, nie wysiłków, aby zebrać własne. Galaktyczna Przeszłość zmobilizowała nawet siłę całej gildii i straciła kilka tysięcy elitarnych graczy, aby zdobyć Wargut Possession, umiejętność berserka, o której marzyli wszyscy berserkowie. Opętanie Boga Wojny było umiejętnością tabu 1. Poziomu. Jego efekty mogą nawet konkurować ze zwykłą umiejętnością berserka 2 poziomu. Co więcej, skill był bardzo odpowiedni dla klasy berserkera. Po aktywacji natychmiast zwiększa siłę użytkownika o 150%, wszystkie inne atrybuty o 80%, a obronę o 200%. Co więcej, im mniej HP miał użytkownik, tym większą premię do siły otrzymał użytkownik. Jedyną wadą tej umiejętności był krótki czas działania, wynoszący 20 sekund. Po upływie tych 20 sekund użytkownik wchodził w stan osłabienia na godzinę. Umiejętność miała również 24 godzinny czas odnowienia. Była to zakazana umiejętność, której należy używać tylko w najważniejszych momentach. Jednakże, aby poradzić sobie ze hifengiem który posiadał przerażające atrybuty, galaktyczna przeszłość nie miała innego wyjścia, jak tylko aktywować tę umiejętność Berserk. W ramach ubezpieczenia galaksypast wypił miksturę ekstremalnej szybkości, rzadką miksturę wysokiego poziomu, którą otrzymał z zadania mikstura zwiększa szybkość ruchu o 100% i szybkość ataku o 150% na 30 sekund z godzinnym czasem odnowienia. Dzięki efektom pergot opętania o ekstremalnej szybkości zabicie s haifenga nie było całkowicie niemożliwe. Co więcej, nie tak dawno s haifeng użył własnej umiejętności Berserka. Umiejętności Berserka generalnie miały bardzo długi czas odnowienia. Minęło niewiele czasu, odkąd s haifeng ostatnio użył swojego. Niemożliwym było, aby jego Berserk skill już się ochłodził bez umiejętności Berserka, nawet jeśli atrybuty s hyfenga były potężniejsze. Nie mógł się równać z Galaktyczną Przyszłością, która aktywowała umiejętność Tabu poziomu 1. Czarny płomień. Nadszedł czas, abyś wiedział, jak to jest, gdy twoje atrybuty są przytłoczone. Galaktyczna przeszłość aktywowała szarże i pojawiła się przede z high jak duch. Z wrogim uśmiechem machnął gwałtownie swoim wielkim mieczem oręzem mrocznego złota, weeping Silver. Bum! Kiedy weeping Silver opadło, okolicą wstrząsnęła eksplozja. Ziemia pod stopami jest High pękła, odsłaniając długie ślady miecza. Wojownik tarczy poziomu 32, który przypadkowo zderzył się za urą miecza, natychmiast stracił życie. Przerażająca moc galaksy past sprawiła, że wszyscy zadrżeli. Reinkarnacja najsilniejszego Boga miecza. Rozdział 750 Berserk. Rozdział 750 Berserk. Występ w Pest zaszokował każdego gracza, którego zobaczył. Nikt nigdy nie wyobrażał sobie, że galaktyczna przeszłość jest tak potężna. Nie tylko jego siła była niezrównana, ale także był tak szybki, że ludzie widzieli go tylko przez przebłysk, gdy się poruszał. Pomimo używania Violent strykę, jednej z najczęstszych umiejętności Berserkera, wykazywał większą moc niż umiejętność OERATTAC. Nawet lord na tym samym poziomie zbladłby w obliczu tak niszczycielskiej mocy. Czarny płomień tym razem na pewno się skończył. Testia naoczyściła oczyściła pokonany nastrój gwiezdnego sojuszu. Tak jak oczekiwano od przywódcy gildi Star Alliance. Właściwie tak dobrze ukrył taką kartę. Gloriausa również był pod wrażeniem. Chociaż miał swój własny atut, był nieco gorszy od karty Galaxy Past. Z taką siłą i szybkością, nawet gdyby czarny płomień nie umarł od nagłego ciosu, zostałby ciężko ranny. Około stu doświadczonych graczy zatrzymało się, myśląc, że bitwa się skończyła, a ich pomoc nie jest już potrzebna. Kiedy jednak opadł kurz, mężczyzna w czarnym płaszczu i szmaragdowym długim mieczu stanął przed galaktyczną przyszłością bez szwanku. On to zablokował. Jak? Szczęki wszystkich prawie opadły na ziemię. S-Fank faktycznie zablokowała tak Galaxy Past, który był silniejszy niż atak Lorda. Wszyscy myśleli, że S-Fank może uniknąć ataku, ale nigdy nie sądzili, że S-Fank zablokuje go swoim mieczem. Co więcej, S-Fank był nadal nietknięty. Tylko ziemia pod jego stopami się rozpadła, a pęknięcia rozciągały się na 5 jardów we wszystkich kierunkach. Ze stanu gruntu wiedzieli, jak ciężkie było gwałtowne uderzenie Galaxy Past. Taka ogromna siła. S-Fank poczuł, że jego ręka, która trzymała zabójczego Reja, zdrętwiała. Chociaż wyczuł szarże na niego galaktyczna przeszłość, nie spodziewał się, że siła i szybkość berserka tak bardzo wzrosną. Z taką szybkością było już za późno na unik. Gdyby nie wyostrzenie postrzegania otoczenia, nie wykonałby Parrygo na czas, by zablokować atak galaktycznej przeszłości. Parry był uważany za jedną z umiejętności ratowania życia szermierza. Może zneutralizować jedno uszkodzenie pochodzące z przodu użytkownika. Jednak użytkownik nie byłby zwolniony z wpływu. Gdyby atak galaktyki Państwa uderzył w ciało Fenga, nawet przy jego wysokiej obronie i HP przekraczającym 14500, nie umarłby, ale też nie miałby zbyt wiele HP. Ten rozdział załaduj najpierw na Novelbin. Co? Chcę zobaczyć, ile umiejętności ratujących życie posiadasz. Widząc, że jego niespodziewany atak nie powiódł się, galaktyczna przeszłość zamachnął się weeping Silver i wykonał horyzontalne cięcie. Horyzontalne cięcie nie tylko miało większy zasięg tak niż Violent Strynkę, ale było też znacznie szybsze. Dzięki wzmocnieniu eliksiru ekstremalnej prędkości weeping Silver przemienił się w smugę srebrnego światła, gdy wystrzelił w kierunku s Galaxy Past całkowicie zlekceważył własne bezpieczeństwo, ujawniając wszelkiego rodzaju słabe punkty podczas ataku. Był całkowicie zainteresowany zamianą S. hitem na hit. W odpowiedzi S. Highfang użył silent steps i uniknął pożerającego białego światła. Pojawił się ponownie za Galaxy Past i rzucił Killing Kray na Berserkera. Podczas korzystania z umiejętności gracze byli bardzo podatni na ujawnianie słabych punktów, jeśli nie byli biegli w ruchach umiejętnością. Galaxy Past sam tego doświadczył. Zamieniając się w smugę elektrycznie niebieskiego światła, Killing Kray opadł z przerażającą prędkością. Nawet jeśli Galaxy Past chciał zablokować atak, było już za późno. Jednak, jakby się tego spodziewał, Galaxy Past natychmiast wykonał cięcie trąby powietrznej, obracając się swoim wielkim mieczem. Zignorował niebieskie światło opadające w jego stronę, całkowicie pochłonięte zamianą obrażeń na obrażenia. Pod względem siły Galaxy Past miał absolutną przewagę. W związku z tym, gdyby wymienili ciosy, Galaxy Past wyszłoby zwycięsko. S- -Feng nie miał zamiaru spełnić życzenia Galaxy Past. Myślą aktywował strzy obronne. Bum! Niebieskie światło uderzyło w ciało Galaxy Past, kradnąc ponad 2300 HP Berserkera. W międzyczasie, chociaż Eping Silver znalazł swój cel, obronne ostrze S-Hyfenga zablokowało obrażenia. Taka wysoka obrona. s haifeng cmoknął językiem. Dzierżył epicką broń, Killing Clay. Jego jednoręczne mistrzostwo miecza osiągnęło nawet standard podstawowego króla miecza, co zwiększyło jego obrażenia zadawane jednoręcznym mieczem o 80%. Mógł z łatwością wykończyć klasę zbroi płciennej na tym samym poziomie jednym trafieniem. Jednak jego atak zadał tylko około 2300 obrażeń. Galaxy Pass miał obecnie 21 tysięcy kilometrów. Pojedynczy atak S. pochonął pochłonął zaledwie nieco ponad jedną dziesiątą jego HP. Tak jak S. Haifeng zamierzał zadać jeszcze kilka ciosów, zauważył, że błogosławieństwo ochrony rycerza strażnika nagle otacza galaktyczną przeszłość. Tarcza prawdy kleryka i błogosławieństwo obrony wyrocznie również spadły na berserkera. Uzdrawiające światło dotknęło głowy Galaxy Past, natychmiast odzyskując jego pełny HP. Szybko S. Haifeng wymachiwał killing krajem i rozpoczął serię ataków. Jednak jedyne, co udało mu się zrobić, to rozbić tarczę prawdy. Wciąż brakowało mu do rozbicia błogosławieństwa obrony. Błogosławieństwo obrony i tarcza prawdy kleryka były inne. Terta prawdy mogła chronić całe ciało celu, a mana rzucającego określała, ile obrażeń może zaabsorbować. Z drugiej strony błogosławieństwo obrony mogło blokować tylko ataki nadchodzące z jednego kierunku. Jednak maksymalne HP celu określało, ile obrażeń może on wchłonąć. Błogosławieństwo obronne stopnia 1 może zaabsorbować obrażenia równe 30% maksymalnego HP celu. Ten rozdział załaduj najpierw na nowy Bin. Co? Ponieważ galaktyka Past miał 21 tysięcy HP, rzucone na niego błogosławieństwo obrony mogło pochłonąć ponad 6 tysięcy obrażeń. S. High zmarszczył brwi. Obecnie byli otoczeni przez członków Star Alliance. Jeśli jest Haifeng walczył z elitarnym MT, nawet jeśli wspomniana MT aktywowała Shiedwal, był przekonany, że może szybko wykończyć MT, nie dając uzdrowicielom szansę na wyleczenie go. Teraz jednak obrona Galaxy Past była po prostu zbyt wysoka. HP Berserkera również wzrosło do 21 tysięcy i miał redukcję obrażeń z błogosławieństwa ochrony. Zabicie Galaxy Past było praktycznie niemożliwe, zanim uzdrowiciele odyskali jego HP. Chociaż sytuacja niepokoiła S-Hyfenga, Galaxy Past był w szoku. W końcu zdał sobie sprawę, jak ogromna jest przepaść między nim a S-Hyfengiem. Siła ataku s była niesamowicie wysoka. Wargot Possession zwiększył obronę galaksy pas o 200%. Byłoby imponujące, gdyby doświadczeni berserkowie mogli zadać mu nawet około 900 obrażeń, ale s Haifeng zadał ponad 2300 obrażeń jednym atakiem, prawie trzy razy więcej niż ci doświadczeni berserkowie. Gdyby nie pomoc otaczających go ekspertów, mógłby stracić blisko połowę swoich PW z tej wymiany. Galaksy, pomogę ci! Gloria również zauważyło, jak ogromna jest przepaść między galaktyczną przyszłością a s Haifengiem pod względem standardów walki. Nawet z pomocą otaczających go ekspertów nie byłoby łatwo pokonać s hyfenga w związku z tym, jako dodatkowy środek ostrożności, Glorious Echo aktywował również swoją umiejętność Berserk, a jego atrybuty natychmiast wzrosły. Chociaż jego umiejętność Berserka, moc złego boga, nie mogła się równać z opętaniem boga wojny galaktycznej przeszłości, wciąż była to bardzo rzadka umiejętność Berserka. Co więcej, Glorious Echo był wojownikiem tarcz. Jego normalne HP było już bliskie 13 tysięcy. Po aktywacji umiejętności Berserk jego HP wzrosło do ponad 26 tysięcy. Promieniował również krwawą miazmą, która utworzyła słabą warstwę zbroi krwi wokół jego ciała, znacznie zwiększając jego obronę. Glorious Echo następnie ujawnił niebieski magiczny zwój stopnia 2 i użył go. Prędkość błyskawicy magiczny zwój poziomu 2. Zwiększa szybkość ruchu celu o 80%, szybkość ataku o 120% i obrażenia o 20% na 30 sekund. Nie można układać w stos. Czas odnowienia. Jedna godzina. Kiedy członkowie Star Alliance zobaczyli, jak dwaj przywódcy gildii aktywują własne umiejętności szału, ich pewność siebie wzrosła. Wyświadczeni gracze, znajdujący się w niewielkiej odległości, zaczęli wspierać dwóch liderów gildii, rzucając wzmocnienia i leczenia. W tym momencie zabicie Galaxy Pasty Glorious Echo było praktycznie niemożliwe. Czarny płomień, dzisiaj będzie dzień, w którym umrzesz. Secho użył szerzej, po czym wydał ryk sprawiedliwości i uwolnił olśniewający blask, gdy zmusił S. Fenga do skupienia się na nim. Jeśli tego nie zrobi, siła i szybkość Echo znacznie wzrosną, a zabicie S. Haifeng stanie się znacznie łatwiejsze. Jednak gdy tylko Secho przybył przed S. Feng, odkrył, że S. Feng się śmiecha. Ten uśmiech powiedział mu dwie rzeczy. Wszystko było pod kontrolą S. Fenga i głupio wskoczyli w płatkę S. Fenga, moc niebiańskiego smoka. Nagle liczne złote smocze łuski pokryły ciało S. siła jego aury wzrosła wykładniczo. Wydawało się, że obudzili starożytną bestię i nie można było powstrzymać się od dreszczy, gdy ta aura ogarnęła ich.